Przed tygodniem we Wrocławiu był one-man show. Bartosz Marzlik wygrał dwukrotnie. Najpierw w piątek nie dał szans rywalom Maćkowi Janowskiemu i Artiomowi Łagucie. W sobotę dwukrotny mistrz świata powtórzył wynik, a jego atak na ostatnim łuku w finale był a la Tomasz Golob. Bartosz Marzlik jest trzeci w klasyfikacji generalnej. Traci 3 punkty do prowadzących Maćka Janowskiego, który obchodzi dziś 30 urodziny, i Artioma Łaguty. Jak będzie dzisiaj? Witamy z Lublina i zapraszamy na historyczne wydarzenie. Cyrk objazdowy pod nazwą Speedway Grand Prix po raz pierwszy zawitał do Lublina, miasta rozkochanego w żużlu. Marcin Majewski, dzień dobry, witamy. I to historyczne wydarzenie będziemy oglądać z naszymi gośćmi. Witam serdecznie. Marek Cieślak, były trener kadry, trener Rowu Rybnik. Człowiek, który w tym roku obchodził 50-lecie małżeństwa i z tym jest związane trochę Lublin. No jest, jest. Zaraz będziemy mówić. Tomasz Golob, witamy serdecznie. Witam, dzień dobry. Tomasz Golob, 53 razy na podium Grand Prix, 22 wygrane. Z Marzlik ma na razie 12. Goni cię Tomek. Goni, goni i chyba dogoni, ale zobaczymy w jakim czasie. Tak, tak jest. Będzie gonił. Natomiast Tomek, twoje wspomnienia z Lublina. No, bardzo dobre. Gdy zaczynałem karierę i w lata 90. początek Wielki Hans, gdy przyjeżdżaliśmy tutaj do Lublina, to było takie poruszenie, jakby trzęsienie ziemi w naszym kraju, że Duńczyk, mistrz świata, jest w takim zespole właśnie w Lublinie. I z tego co pamiętam, to te... No możesz popatrzeć na siebie, proszę bardzo, to jest 90. rok, drugi medal w historii indywidualnych mistrzostw Polski, Tomasz Golob. O, proszę, tak wyglądało podium w 90. roku. Zenon Kasprzak, który wygrywa, był rezerwowym, Mirosław Korbel i trzeci Tomasz Golob. Fajne towarzystwo. No tak, tutaj widzimy całe dwie drużyny. No tak, to był zupełnie inny czas, to był czas, w którym dyscyplina zaczęła się budować i tak naprawdę zaczęło, to jest moje zdanie, że to wszystko się zaczęło właśnie od Hansa Nielsena, który tutaj jako pierwszym zawodnikiem był zakontaktowany, mistrz świata w polskiej lidze. Tomek, podglądałeś go, jego startę, będziemy jeszcze wracać, będziemy z Hansem Nielsenem rozmawiać, natomiast my tutaj w Lublinie trochę walczymy z pogodą, z wiatrami, ale przede wszystkim z deszczem. No i pytanie, jak to będzie wyglądało, kiedy startujemy pierwszy bieg, zatem teraz przenieśmy się do parku maszyn, tam Łukasz Benz i Phil Morris. Phil Morris, który zajmuje się przygotowaniem nawierzchni na cykle Grand Prix, słyszycie Państwo, dopiero ogrzanie motocykli. Pierwsza opcja była taka, że opóźniamy zawody o godzinę, a druga opcja jest taka, że jednak po odkryciu toru i tego, zobaczenie tego, co jest pod folią, startujemy normalnie. I co o tym Phil Morris? The first call was that we will have a 1 hour delay, but when you took the cover off, the track looks fantastic in the circumstances we have like this, so the plan is, Phil? Yeah, we didn't plan for 8, we looked at 8 o'clock as a possibility, but we was quite confident that the covers did a good job, and it's really good that Roslav cooperated with Lublin for the covers. I was here when we put them on at 10 p.m. on Wednesday night. They've done a very good job and they've saved the meet indefinitely. Na pewno dzięki wielkie dla Wrocławia, który zdecydowanie, mogę to powiedzieć, uratował to spotkanie. Byłem tutaj obecny w środę o godzinie 22, czyli wieczorem. Te folie w ekspresowym tempie zostały nałożone. Nie mieliśmy tak naprawdę sprecyzowanego planu, ale już wiedzieliśmy, że planowane jest ustanie opadu około godziny 20. Byliśmy na to przygotowani na wszystko, ale kiedy zdjęliśmy folię, okazało się, że tor jest naprawdę fantastyczny i będziemy jechać normalnie. Czy spodziewamy się jeszcze tutaj jakichś perturbacji pogodowych? Is there any options about the rain, about the weather forecast for the rest of the day? Yeah, the forecast look quite good now, so we're very confident. Obviously, I'm discussing now, we have to water because the track is actually very dry under the covers, which means it's done a good job. So yeah, we're going to just do the last sort of 15-20 minute check and put a little bit of water on, but obviously we're cautious with the weather that could come back and a little bit of rain later. So we're going to push and hopefully we get the meeting done and we can't do much with the track obviously in these circumstances. So no gradings, just going straight? No, we won't. Oh. I mean before the event, where we would do a lot more work with the track, now we sort of can't, but we hope we can get the meeting done and it's a good meeting. Na pewno chcemy tutaj dobrego ścigania i jesteśmy przekonani, że pogoda pozwoli te zawody odjechać do końca. Nie ma na razie tematu, czy będą równania, czy ich nie będzie. Postępujemy zgodnie z procedurą. Widzieliśmy, co się dzieje. Jest polewaczka na torze, widzą to Państwo, ale już Phil odpowiedział na to pytanie. Musimy dolać wody, bo tor
był pod folią bardzo suchy, tam nie było wody, żeby ten tor się nie zaparzył. Dlatego jesteśmy przekonani, że pogoda pozwoli nam odjechać te zawody. Może jest spodziewany niewielki deszcz później, ale jak na razie wszystko ma iść zgodnie z planem. Tyle Phil Morris, któremu dziękuję bardzo. Thank you very much, Phil. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. No nie, pogoda nie może nam popsuć dzisiaj tutaj absolutnie planów. Panowie, no właśnie teraz patrzymy, że jeździ polewaczka po torze, natomiast no jakieś półtorej godziny temu to tu faktycznie był spory, spory opad. Fajnie, że udało się wreszcie wykorzystać tą plandekę. No i czy uważacie, że tu faktycznie tak trochę spoglądam na te chmury, trochę jest ciemno, ale wydaje mi się, że tu... No właśnie, jakie tu może być ściganie dzisiaj, no, na tym torze? Bo mam wrażenie, że tego toru chyba nie do końca wiemy, jaki on może być. Marek? No ja myślę, że będzie dobre ściganie, bo widać, że ten tor był mocno ubity. Teraz dostanie troszkę wody i myślę, że to będzie taki tor zbliżony do normalnego, tak? Tu się ścigają. Dobrze, to ja jeszcze chciałbym nawiązać do twoich wspomnień, jeśli chodzi o Lublin. Jakie ty masz wspomnienia? Bo tak mówiłem o tym, że w tym roku, 17 kwietnia, tutaj była rocznica, 50. rocznica małżeństwa. No właśnie, no i to chciałem coś... To więc to była taka sprawa, że no, ślub w sobotę. Brałem ślub, a w niedzielę tutaj były zawody, to było otwarcie ligi. I udało mi się wygrać wszystkie wyścigi, Włókniarz wygrał i to był początek. Po właśnie... ślubie przyjechałeś tu zaraz na mecz, w swoim ślubie przyjechałeś tu na mecz. Ale ja poszedłem spać o 10. No dobrze. Ja byłem sumiennym zawodnikiem, nawet kielicha się nie napiłem. Na własnym weselu. Kiedy się napiłem później, no właśnie. Wtedy nie. No i mój parowy Zygmunt Gołębiowski, świętej pamięci, był na weselu. On sobie, nie żałował i też pojechał dobrze z parą, w parze ze mną, powygrywaliśmy. Dwa razy 5-1, raz było 4-2. No, także i od tego zaczął się właśnie budować nowy Włókniarz. To już te Staśki Ruraże, Beńki Kasperaki podchodziły, tutaj Juczyński, właśnie ten Gołębiowski. To tak, i tak dalej. To była taka właśnie dykteryjka a propos tego wspomnienia Marka Cieślaka właśnie stąd. To są wspomnienia sprzed 50 lat. Wcale nie mogę w to uwierzyć, ale teraz my wspominamy, co było tydzień temu, a dosłownie przeżyjmy to jeszcze raz, bo było cudownie we Wrocławiu, zatem patrzymy i oglądamy. Zobaczymy, jak to się skończy, ale drgnął medzik, a ma ostrzeżenie. Sędzia tego nie przerywa. Lecimy dalej, a leci najmocniej z Marzlik czy Janowski. Polacy na dwóch pierwszych miejscach, Smarzlik na prowadzeniu, Magic za nim, trzeci jedzie Artiom Łaguta, no i to jest piękny układ dla polskich kibiców. Maciej Janowski coraz bliżej Smarzlika, a Smarzlik już leci po płocie, już szerzej się nie da, teraz atakuje w krawężnik, wyjeżdża szeroko, wie Smarzlik, że to jest jego przestrzeń, to jest jego tor, to jest jego szeroka, jeśli tak będzie utrzymywał to, to może to opętlować i będzie dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach. Teraz Maciek mocno atakuje, straszy Smarzlika i wyjeżdża przed niego. Nie! Znowu jest piekło, znowu jest wojna. Tym razem Smarzlik nie odpuścił. Grand Prix! Chcieliśmy finał, Wrocław, finał! Co tu się wydarzy? Ja tego nie wytrzymam. Maciej, nie! Smarzlik, mistrz świata górą! Nasz ma w górę, kto Łaguta strzelił, ale ten dojazd znowu coś gubi, Artiom Łaguta, czy Bartosz Smarzlik, nie wiem, jedźmy dalej, łofi ten przed Smarzlika, nie ma miejsca, jest, bo Smarzlik wyszarpał sobie coś tam pod ścianą, na prowadzeniu Artiom Łaguta, jak wygra, to zostanie liderem cyklu Grand Prix, ale w pościgu za nim Leon Madsen i Bartosz Smarzlik mocno wykontrował Łaguta, wybiło to z rytmu Bartosza Smarzlika, ale wciąż jest szybki, wciąż jest mocny przy krawężniku. Leon Madsen łopie, ten patrzy i czeka na swoją szansę. Jeszcze dwa okrążenia. Artiom Łaguta chce dołączyć do elitarnego grona, którzy wygrywali to więcej niż raz. Teraz Smarzlik już po swojemu, już po Smarzlikowemu, już tylko tak jak on na świecie potrafi, ale Łaguta wie jak uciekać. Zaczyna ostatnie okrążenie na prowadzeniu Rosjanin. Smarzlik już nie jedzie na motorze. On frunie na jakiejś chmurze, na jakimś dywanie, ale wygra chyba Artiom Łaguta. No chyba, że wydarzy się coś ekstraordynaryjnego, ale chyba nie, a może nie? Ja nie mogę! Ja nie mogę! On
Tomek, jak tobie się oglądało ten finał, szczególnie ten soboty i to ostatnie kółko? Bardzo przyjemnie. Bardzo mi się to podobało. Tomek Dryła krzyczał, że tak po zmarzlikowemu, ja bym jednak trzymał, że to tak trochę po golobowemu było. No, może i tak, ale to jednak Bartek zrobił to całe dzieło. Patrzyłem, przypatrywałem się, że tak powiem, poczynaniom Bartka, Artioma Łaguty, Macieja Janowskiego, Macena, który był też szybki. Tak naprawdę do końca nie wiadomo było, kto będzie w tym finale i kto może wygrać. Natomiast Bartek ich, że tak powiem, wyprzedził jazdą, myśleniem, działaniem i to wszystko jemu się fajnie układało. Z tego, co wiemy, jeszcze dzisiaj czytałem, że Artem Łaguta miał problem z blachami od silnika, które były pęknięte i to mogło wpłynąć na to, że ten motocykl źle jechał, były drżenia, drgania. Oczywiście tak, wszystko się zgadza, ale tutaj w tym przypadku Bartek był dużo lepszy. Bartek był dużo lepszy. No i pytanie, jak on poradzi sobie dzisiaj tutaj na tym torze w Lublinie? Jak popatrzymy na statystyki, to jeśli chodzi o tych, którzy jeżdżą tutaj dzisiaj, a szczególnie ta trójka, czyli Janowski, Łaguta i Zmarzlik, to mimo wszystko Bartek, Zmarzlik ma najlepsze statystyki tutaj na torze w Lublinie. Czy ten tor w Lublinie to będzie dzisiaj taki tor, który może trochę tą klasyfikację generalną, panowie, trochę przewrócić do góry nogami? Może troszeczkę zmienić, dlatego że to już nie jest tor, gdzie liczy się na pierwszym miejscu, nie liczą się osiągi silnika. Tutaj trzeba troszeczkę już pomysłu, są dwa inne łuki, bardzo wąskie wjazdy, a szczególnie przy tym drugim łuku, więc tutaj może się troszeczkę to wszystko wymieszać. I są zawodnicy, którzy jeżdżą dobrze na tym torze, ale też są zawodnicy, którzy mają małe problemy. Jakie dzisiaj one będą, zobaczymy. A dalej dokończy Marek. Marek Cieślak. No Tomek powiedział wszystko to, co miałem w głowie. Niewiele mi zostawił do powiedzenia. 100% racji. To jest tor jeszcze... jego kształt, budowa. Tak to kiedyś bywało. Nawierzchnia jest inna. Czyli park maszyn jest w innym miejscu, jak ty jeździłeś, Tomarek. Tak, tam park maszyn był z tamtej strony, koło rzeki. I tu właśnie dzisiaj jednak ta szybkość jest ważna, ale tutaj dzisiaj technika będzie się bardzo liczyć. Umiejętność ustawienia się do ataku, szczególnie na tym łuku, wejście w drugi łuk. Te wejście jest trudne, jest ostre. Poza tym zawsze tam są od lat dziurki, także nie wszyscy będą sobie radzili. No ja myślę, że tu Macen będzie groźny, bo on umie tu jechać. No właśnie, wywołałeś Macena, a przy Macenie jest kto? No Hans Nielsen, nie. Wielski Hans Nielsen. Jak usłyszałem, że Lublin będzie gościł Grand Prix, od razu dzwonię do Tomka Goloba. Tomek, musisz być w Lublinie na pierwszym Grand Prix, no bo marzy mi się, żeby w Lublinie był Tomasz Golob i Hans Nielsen. Zatem teraz przenosimy się do parku maszyn, tam Łukasz Bęc i Hans Nielsen i ja chcę pokazać coś. O właśnie, ja mam tutaj takie zdjęcie, proszę bardzo. O, ja do tej kamery czy do tej? W każdym razie to jest takie zdjęcie. Proszę bardzo, to jest zdjęcie, które dzisiaj dostałem. 91 rok, Łukasz Bęc może tłumaczyć Hansowi Nielsenowi. 91 rok. Tomek, kto tu jest w kasku czerwonym? No, na pierwszym miejscu i z przodu oczywiście Wielki Hans. Wielki Hans, a tutaj w tym żółtym czepku jest... Adept, który chce się uczyć. Adept, który spogląda na Hansa Nielsena. Dobrze, to my teraz już do parku maszyn. Hans Nielsen i Łukasz Bęc. Oczywiście przyjechał tu dla reprezentacji Danii, ale troszeczkę powspominajmy. Zaraz będzie to zdjęcie, zaraz Hans będzie to obserwował. Of course you came here, Hans, hello, for Team Denmark. But we have some memories on the screen, if you will be so kind to watch. There will be a photo held in a second from 1991. And we'll see it shortly. And there is a Tomasz Golob in studio. But do you recognize this photo? Who is in front? Who is in back? Yeah, look a bit like me, yeah. Tak, wygląda to troszeczkę jak ja. Yeah, of course, the leading is Mr. Hans Nielsen, and the little Golob, as a junior, he is in the back with Polonia Bydgoszcz, mm-hmm. with the yellow helmet. What are the memories from Lublin? Because Lublin is a little bit Hans Nielsen, and Hans Nielsen is a little bit Lublin. Yeah, obviously I have great memories from Lublin, my days in Lublin, and obviously coming over here as the first foreigner and as a world champion at the time in 90 to actually
see so many people at a meeting just for league meetings, and the press and the interest from the public was incredible, and that was kind of a start on a new era at the time. Obviously, a lot of other foreigners followed after me, and has, as we've seen, become a very successful league, and great to see, especially here at Lublin, with the with the with the fact that they have a full house every time, and the way Kuba and his team is running everything. Just heard at the jury meeting as well that he had a lot of praise for everything he's done here, and everything's so organized, and great to see. Naprawdę miło jest to oglądać. Wszystko jest tutaj bardzo dobrze zorganizowane. Nawet na briefingu trzeba pochwalić Jakuba Kempę, który tutaj wszystko organizuje. Na meczach ligowych są tu komplety publiczności, a mi te zdjęcia i te czasy oczywiście dużo przypominają, kiedy ja, tak nieskromnie mogę powiedzieć, otworzyłem jakby te bramy do Polski. Powstała zupełnie nowa era ligi, która do dzisiaj jest tutaj w kraju nad Wisłą absolutnym topem. Zaraz po mnie do tej ligi dołączyli przecież inni obcokrajowcy. Były to zupełnie inne czasy. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo ludzi na trybunach, mnóstwo dziennikarzy, spotykam tych ludzi, te twarze teraz tutaj w Lublinie i naprawdę ma to dla mnie wielkie znaczenie. Czy można powiedzieć, że już wtedy, w latach 90. poznał jednego ze swoich największych rywali, oczywiście tylko na torze, Tomasza Goloba? Can we say that in that time, early 90s, you met one of your main opponents that time, Mr. Tomasz Golob? Yes, I remember clearly, actually. I was surprised the first time we met Bugots and Golob. He was, you know, I noticed this young kid sort of almost flying after the bike, you know, so thin and so small. Tomek is listening. Yeah, right. Well, you were doing well, Thomas, and I did notice that, oh, this kid, I think he's going to go a long way. And he certainly did, and we've had some great fights on the track, you know, throughout our career, and it's been a great having some great fights with you, Thomas, and thanks for that. Dziękuję Tomku za te piękne boje, które toczyliśmy na torze oczywiście żużlowym, gdziekolwiek nie startowaliśmy. Ja pamiętam bardzo doskonale, kiedy pierwszy raz wypatrzyłem Cię podczas meczu w Bydgoszczy i mówię, o tutaj jest taki nieznany nikomu junior, ale jedzie bardzo pięknie. Pewnie Tomku też to pamiętasz. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do dzisiaj nie zapominam tego, jak wtedy otworzyły się bramy, ale jak wtedy Twoja kariera, jeszcze zupełnie nieznana, ruszyła do przodu i stoczyliśmy wiele, nie wspomnę ile, tych bojów na torze. Dziękujemy pięknie, tyle Hans Nielsen, dziękujemy Tomaszowi. Tomek Golob jeszcze chciał coś również Markowi Cieślakowi. Dziękujemy bardzo. Sekundkę, jeszcze Tomek Golob jeszcze chciał coś powiedzieć. Chciałem podziękować Hansowi za to, że jeździł na motocyklach, że spotkałem jego w Lublinie i to przez niego, to on mi dał tyle energii do tej motywacji, do tego, by ścigać się i dogonić wielkiego Hansa, także bardzo Tobie dziękuję, bo dzięki Tobie mogłem się cały czas szkolić i patrzeć na Twoją sylwetkę. Thomas is very grateful that you've been a hard opponent, that he could learn from you actually about your condition of your body on the bike, about everything, mainly the start. But he is very grateful for all those years that you've been an opponent on the track, but very good people out of the track. Thank you very much, Thomas. Same ways. I to samo dla Tomasza. Dziękuję Ci bardzo, Tomek, za te wszystkie lata. Wracamy do studia. Tyle Hans Nielsen. Tak, tak, Hans. Tysen, tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. No i teraz, proszę Państwa, tutaj w Lublinie zaczyna się prezentacja, zatem jeśli chodzi o prezentację, to przenosimy się do naszych komentatorów. Tak sobie od rana myślę, co gra w duszy Tomasza Dryły, który tu jako dziecko przychodził z tatą na te zawody. Pozdrawienia dla pana Antoniego, który podjeżdżał sobie tu rowerem, zostawiał, przypinał i przychodzili tutaj, razem siedzieli. Nie chcę wiedzieć, ale zatem zaraz mam nadzieję, że coś nam tu Tomek powie. Lubelak, Tomasz Dryła i Krzysztof Cegielski. Wiesz co, miałem coś przygotowane, ale po takim wstępie jestem totalnie rozbity, emocjonalnie zachwycony i przeszczęśliwy, że rzeczywiście mam taką okazję. Bardzo podoba mi się ten wstęp, mnóstwo wspomnień. Ja wczoraj pozwoliłem sobie wrzucić jedno zdjęcie z bramy stadionowej, na której przewisiałem sporo godzin pewnie jako dzieciak i momentalnie pojawiło się od wszystkich Państwa z całej Polski kilkaset komentarzy o tym, jak kto zaszczepił się żużlem. Bardzo często to właśnie był albo ojciec, albo mama, albo kumpel, albo przyjaciel. Oj, bardzo sentymentalnie, pięknie się zrobiło. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Cegielski, dzień dobry. I Tomasz Dryła, zapraszamy jeszcze na spokojnie, jeszcze wyluzowani na prezentację przed pierwszym turniejem Speedway Grand Prix w Lublinie. Oczywiście zawodnicy rezerwowi już na torze, Wiktor Lampart i Mateusz Świdnicki z dziką kartą.
wystartuje w obu tych turniejach Dominik Kubera i poza tymi trzema Polakami mamy jeszcze trzech stałych uczestników cyklu, oczywiście Krzysztofa Kasprzaka, broniącego tytułu mistrza świata Bartosza Zmarzlika i współprowadzącego razem z Artiomem Łagutą w cyklu Macieja Janowskiego. Jeśli mogę jeszcze nawiązać do historii, no gratulacje Tomek, na twoje ręce, ale tak naprawdę dla wszystkich kibiców Motoru Lublin, bo jest to historyczny moment. Ja podobne chwile przeżywałem po 2011, kiedy Grand Prix zawitało do Gorzowa. Też w takich momentach zawsze wspomnienia odżywają i cała historia jest przed oczami, jak się zaczynało, gdzie się siedziało, ile ławki się zajmowało i ile koców się zużywało, żeby zająć właśnie jak największą część dla całej swojej rodziny i każdy z nas jest wdzięczny właśnie, najczęściej rodzicom, tak? Którzy nas zaciągali na te zawody żużlowe. Najczęściej jeszcze w brzuchu mamy. Dokładnie. I tak to się kończy, że no dzisiaj masz to szczęście, że możesz obserwować to no z dobrego punktu widzenia, proszę jest Państwa. Nieźle, jest nieźle. To przyznam. A jeszcze wczoraj czytając te wszystkie historie, to o czym ty mówisz, strasznie się śmiałem i strasznie mi było przyjemnie, bo ostatnio jakoś mam wrażenie, że to, co się dzieje w internecie i co wrzucamy na temat zawodów, rywalizacji, to jest delikatnie mówiąc dość kontrowersyjne i czasem ostre, a tu nagle się okazuje, że jesteśmy, mamy jakiś wspólny rodowód, mamy wspólną pasję, tak dużo nas jest w różnych miejscach kraju i zarażeni jesteśmy jedną piękną sportową chorobą i super jest od czasu do czasu skupić się na tym, przypomnieć sobie to, przypomnieć sobie te swoje pierwsze zajawki, bo to jest piękno sportu, rywalizacji i sportowej wspólnoty. Różne przeżyliśmy odcienie zapachu motocykli żużlowych przez te wiele, wiele lat, ale te cztery kółka, to w ogóle kółko, po którym poruszają się zawodnicy, jest na szczęście niezmienne i kierunek jazdy, więc no ogromnie się cieszymy, że jesteśmy w Lublinie, w świetnych warunkach, w pięknej organizacji. Myślę, że przed nami dwa niezapomniane wieczory. Odmalowane jest tu wszystko, od kickboardów, przez trawę, przez tunel, którym wyjeżdżają zawodnicy na tor, ale jeszcze o tym, co gdzie lśni, pewnie będzie okazja opowiedzieć. Najlepsza trójka wyjeżdża na tor. Był Bartosz Zmarzlik. Teraz dwóch, którzy współprowadzą w klasyfikacji generalnej z trzema punktami nad mistrzem świata. To oczywiście Rosjanin Artiom Łaguta, który żartuje, że niezależnie od tego, kiedy tu przyjeżdża, to zawsze pada. To samo mówi jego rodak Emil Sajfudinow, bo przecież jak był tutaj z Unią Leszno, to też lało. No ale dzisiaj ma być pięknie. No i prowadzący w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix, razem z nim wrocławianin Maciej Janowski. Czapka do tyłu, Maciek nie chce jej zgubić, stałe rytuały, jest gotowy na walkę, na to, żeby zostać tutaj liderem po tych dwóch turniejach. Nie było treningu, nie było tych prób i tych jazd próbnych. Niektórzy jeszcze dogrzewają motocykle tutaj podczas tej krótkiej prezentacji, więc to też jest jeszcze inny rodzaj przygotowań do tego turnieju. Jeszcze większe wyzwanie przed zawodnikami bez jakiejkolwiek tutaj próby z tą nawierzchnią. Ma tę okazję, ma tę możliwość i ten przywilej, by poprosić wszystkich o to, by troszkę na niego poczekać. Maciej Janowski, lider cyklu Grand Prix. Kiedy on zamelduje swoją gotowość, kiedy on zdejmie czapkę i da sygnał, że jest gotowy do hymnu, wtedy będziemy mogli zacząć oficjalnie pierwszy w historii turniej cyklu Grand Prix na torze przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie. Beata Kozidrak, hymn Polski. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szabą odbierzemy. Marsz, marsz do Rosji, z ziemi łódzkiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz do Rosji, z ziemi łódzkiej. Przejdziemy walkę, będziemy Polakami. Dał nam przykład Bonaparte,
Beata Kozidrak zaśpiewała hymn. No, lublinianka to musiała chyba to zrobić, mam też takie wrażenie, ale też z tatą chodziła tutaj na Żurze, zresztą mówiła o nas w czarnym charakterze, który przygotował Tomek Dryła. Muszę od razu zapytać cię, Tomek, generalnie śpiewa się hymn, ale człowiek już myśli o pierwszym starcie, to w ogóle jakoś to dochodzi, czy nie dochodzi do człowieka ten hymn przed? Bo bardziej po zawodach chyba, co? Jak się wygrywa? Ja myślę, że ten hymn jest bardzo ważną rzeczą, bardzo ważnym wstępem. Dlatego, że tutaj jedziemy nie tylko dla siebie, ale dla kraju, dla kibiców, dla regionów Polski. Więc to jest taki wstęp, który każdy chyba odbiera to bardzo poważnie. To jest motywacja. Dokładnie, jest motywacja. I dla to mnie jest jak to taka odprawa przed biegiem. I dla mnie to było święte i takie niesamowite. I jeszcze bardziej było takie dla mnie ważne, kiedy otwierany był hymnem i kiedy Polak zwyciężał, również był hymn. No my tego sobie absolutnie życzymy, tak było we Wrocławiu, mamy nadzieję, że tak będzie w Lublinie, ale skoro jesteśmy w Lublinie, to musimy pokazać, no jak niesamowitą drogę przeszedł Lublin do tego miejsca, w którym się znalazł i jak kreatywni ludzie są po prostu w Lublinie. Teraz materiał, który przygotowała nasza zdolna reporterka Kinga Sylwestrzak. Ligowy awans za awansem, rosnąca w siłę drużyna i kibice, którzy skoczą za swoimi ulubieńcami w ogień. W ostatnich latach Lublin rozkochał w sobie żużlową Polskę. Fani ze stolicy województwa lubelskiego dali o sobie znać nie tylko dopingiem, ale i kreatywnymi sposobami na oglądanie meczu ze stadionu. Nie da się nie zauważyć tego, co dzieje się na trybunach w Lublinie od lat. Od tego, że one są cały czas pełne, tego, że one są radosne, tego, że one są fair. Nie tylko wobec miejscowych zawodników, ale wobec wszystkich, że tam się kocha żużel, że to jest miejsce, gdzie się docenia jazdę sportową i to jest cudowne, i to jest fantastyczne. Niepowtarzalny klimat stadionu przy Alejach Zygmuntowskich nie uszedł uwadze organizatorom Speedway Grand Prix, którzy zdecydowali powierzyć Lublinowi dwie rundy cyklu. Świetnie, że możemy powierzyć organizację Speedway Grand Prix kolejnemu miastu w Polsce, z którym bardzo dobrze się pracuje. Organizacja zmagań o tytuł najlepszego żużlowca globu to niewątpliwie duże przedsięwzięcie. Jest ono tym bardziej wyjątkowe, że organizowane w Lublinie po raz pierwszy w historii. Nowa arena na mapie Grand Prix to także wyzwanie dla zawodników, choć dla najlepszych z najlepszych tor w Lublinie nie powinien kryć tajemnic. W gronie 10 najlepiej punktujących zawodników na lubelskim torze każdy znajduje się na liście startowej. Ze średnią ponad 2,52 prym wiedzie Jason Doyle. Niewiele mniej zdobył Matej Żagar. Z Polaków najlepiej w Lublinie radził sobie Bartosz Zmarzlik i startujący z dziką kartą Dominik Kubera. Aktualni liderzy cyklu Maciej Janowski i Artiom Łaguta zajmują kolejno 7 i 10 miejsce. Ten tor oczywiście jest specyficzny, dlatego że ciężko na tym torze dopasować motory. Mam nadzieję, że nam się uda dobrze dopasować motory i być takim samym szybkim jak we Wrocławiu. Pozostaje tylko zadać pytanie, czy można się sugerować występami ligowymi. Zobaczymy, jak będzie przygotowanie tego toru, bo jak będzie twardy, to trzeba wziąć jakieś inne silniki. Jak będzie przyczepny, to trzeba mocniejsze silniki wziąć. I zawsze pamiętałem Lublin z dobrych występów, więc pojedziemy tam z optymizmem i na pewno z chęcią zaprezentowania się jak najlepiej. Komu udzieli się optymizm kibiców? Kurczę, no to jest Grand Prix na terenie polskim, to jest Grand Prix w Lublinie, to jest Grand Prix w miejscu, gdzie ludzie kochają Speedway i to są Mistrzostwa Świata. I muszą być wyjątkowe i ta impreza musi być wyjątkowa dla polskich zawodników. Oni przede wszystkim powinni się tam czuć rozpieszczeni na trybunach, przez trybuny, przez kibiców. O tym, czy trybuny poniosą polskich żużlowców, dowiemy się już niedługo. Lublin, powiedzmy, to jest ósme polskie miasto, które gości najlepszych żużlowców na świecie. Po Gorzowie, Toruniu, Bydgoszczy, Lesznie, Wrocławiu, Chorzowie i Warszawie. Artiom Łaguta powiedział w tym materiale, że tu jest problem z dopasowaniem motocykli. Jak spoglądam, jak Artiom jechał w tym sezonie, to były dopiero w czwartej serii, przywiózł trójkę. Po drodze miał 2-0, a Maciek Janowski, jeśli chodzi o mecz ligowy w tym sezonie, nie wygrał tu biegu. Mam nadzieję, że tamte występy już zapomnieli i dzisiaj jest inny dzień i inny tor, inna stawka. No, ja myślę, że zebrali doświadczenia na tych zawodach, gdzie im nie szło, ale końcówkę wtedy
już Wrocław złapał, także myślę, że poradzą sobie. Tomek, jak myślisz, jak tutaj to się może rozstrzygnąć, jak mogą przebiegać te zawody? Artyom ma dużo racji, dlatego że to jest tor strasznie niewygodny i przy jakimkolwiek małym błędzie niewybaczalnym ciężko się jedzie. Jak ja przewiduję, no oczywiście są zawodnicy, którzy tutaj startowali, tak jak na przykład Matej Zagar, który może być jakimś większym prezentem, jeśli chodzi o punkty. Mamy zawodników, którzy tutaj radzili sobie bardzo dobrze podczas ligowych zawodów i oni na pewno wiedzą, co trzeba zrobić, żeby od tych pierwszych biegów się lepiej dopasować i tak to mniej więcej będzie. Zobaczymy, jak będzie, to ja tylko powiem, że Tomasz Golob z tego zdjęcia tutaj, które dzisiaj pokazywaliśmy, to był 91 rok, 46-43 wygrany Motoru Lublin. No i pan Tomasz Golob 7+2 bez wygranego biegu tutaj w Szalejach Zygmuntowskich. Wtedy Hans Nielsen zrobił 15, no ale Hans w Lublinie to rzadko kiedy nie robił 15. Wtedy dowiedziałem się, jak smakuje porażka z Mistrzem Świata, tak? Także no, to było całkiem dobre w tym dobre przeżycie. Kończymy zatem chwila przerwy u nas i po przerwie jedziemy pierwszy bieg. Tomasz Dryła i Krzysztof Cegielski skomentują dla Państwa pierwsze historyczne Grand Prix w Lublinie. Miasto legend, miasto snów, miasto historii i nowoczesności, gdzie kiedyś kat golił głowę, diabły urzędowały w trybunale, a dziś mieszkają ludzie otwarci, gościnni i zakochani w Speedwayu. Lublin to żużel, dziś po raz pierwszy w historii Lublin to Speedway. Grand Prix na historyczny turniej z dziką przyjemnością zapraszają Państwa Krzysztof Cegielski i Tomasz Dryła. To jest 65. ściganie o indywidualne mistrzostwo świata w ramach Grand Prix na polskiej ziemi. Maciej Janowski, obchodzący dzisiaj 30. urodziny, wylosował jedynkę i on ruszy w kasku czerwonym z pierwszego pola do wyścigu inauguracyjnego. Emil Sajfudinow obok niego, Ty Wofinden z trzeciego i Fredrik Lindgren czwarty tor. Trójka wjechała w życiorysie Maćka Janowskiego, więc wielkie życzenia tych trójek jak najczęściej. No i zacznij od tej pierwszej, najważniejszej. Maciek testuje dwa motocykle. Jeden, drugi wrócił do tego pierwszego. Mówiliśmy o tym, że nie było tych jazd próbnych, więc stąd tych prób przed tym pierwszym bardzo ważnym startem troszkę więcej. Bardzo mocna stawka. Janowski, lider cyklu, aktualny wicemistrz świata Ty Wofinden, brązowy medalista Fredrik Lindgren, na dokładkę czwarty w generalce Emil Sajfudinow. Przypominamy, w ubiegłym tygodniu świętował setny turniej Ty Wofinden. Dzisiaj po raz 101. Długo czekaliśmy, długo nie wiedzieliśmy, czy ten piątek uda się wystartować tego dnia. Wszyscy tutaj mocno drżeli. Dalej drżą trybuny, my nieco zmarznięci, ale to jest ten moment, kiedy mam nadzieję kanapa w domu przed telewizorem staje się wanną z hydromasażem. Dajcie się zaczarować wschodem, jedźcie z nami razem w Lublinie. Speedway Grand Prix ruszają! Męcik dobrze, tylko że dojazd do góry zamknięty przez Wofindena. Lindgren także z przodu, Maciej Janowski kontra Emil Sajfudinow. Na razie rywalizacja dla Macieja Janowskiego, ale on jest trzeci na czele Ty Wofinden. Zanim Fredrik Lindgren rzuca się w pościg, Polak dzisiaj 30 urodziny, na razie na trzeciej pozycji Emil Sajfudinow. Wydawało się, że będzie walczył z Maciejem Janowskim, tymczasem na dystansie tego pierwszego okrążenia jakby został delikatnie z tyłu. Wszystko to non-stop rozprowadza trzykrotny indywidualny mistrz świata Ty Wofinden. Zanim Fredrik Lindgren spróbuje trochę po wrocławsku środkiem toru nabrać szybkości, przedłużyć prostą Maciej Janowski, ale tutaj w Lublinie później czeka mocna zawijka, mocna grawka. No i dalej na trzecim miejscu Maciej Janowski, krawężnik trzymany właściwie przez wszystkich Wofinden Lindgren. I teraz Maciej Janowski na ostatnim okrążeniu będzie chciał atakować Szweda, jednak zebrał mocny ładunek szprycy spod tylnego koła Fredrika Lindgrena. Pierwszy wyścig w historii Grand Prix w Lublinie wygrywa Ty Wofinden. Zanim Lindgren, Maciej Janowski trzeci, bez punktu Emil Sajfudinow. Zacznę od tego, że kiedyś chyba było hasło i tak to funkcjonowało: kobiety na traktory czy traktory na pola, więc powiedziałbym, że plandeki na tory to jest to, czego potrzebujemy w Speedwayu. Tyle opadu, ile było, to spowodowało, że bez tego przykrycia toru po prostu takiego wyścigu tutaj byśmy dzisiaj nie oglądali. Tor równiutki jak stół,
bez żadnych nierówności, wręcz bardzo twardy, miejscami oczywiście suchy, tam gdzie te plandeki dobrze przykrywały tor, miejscami troszkę bardziej wilgotny, ale to bez żadnego wpływu niebezpiecznego dla zawodników, więc dzięki temu oglądamy ten pierwszy wyścig i tutaj nic już złego się na tym torze dzisiaj nie wydarzy, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, więc to się z przyjemnością oglądało. No troszkę gorzej start Maćka Janowskiego, tak jak tutaj widzimy. Fajny moment startowy i później Maciek Janowski prawdopodobnie poczuł, że ten motocykl jakby był być może za mocny. Próbował dociążyć to tylne koło i nagle złapał większą przyczepność. To chyba też z tego powodu, że właśnie nawierzchnia toru jest nierówno wilgotna w związku z tymi plandekami i mogą zawodnicy odczuwać takie różne wpływy przyczepności na motocykl. Wygrywa Ty Woffinden, to jest jego 198. trójka w cyklu Grand Prix. On w dzisiejszej stawce ma oczywiście tych indywidualnych zwycięstw najwięcej. Goni szóstego na listach wszechczasów Andreasa Jonssona. Szwed, były zawodnik Motoru Lublin, wygrał 201 wyścigów w Grand Prix, zajmuje szóste miejsce. My przechodzimy do drugiego lubelskiego. Bartosz Zmarzlik, kask biały, trzecie pole startowe. Max Frictor pierwszy, Oliver Bertson na drugim i Martin Waculik trzecie pole startowe, jeśli chodzi o Polaków i ostatnie występy ligowe. Bartosz Zmarzlik na tym torze miał najlepsze wyniki, najlepsze osiągnięcia. Zresztą w spotkaniu ligowym w sześciu wyścigach zdobył przy Zygmuntowskich 16 punktów, przegrywając tylko raz z Grigoriem Łagutą i raz z Jarosławem Hampelem. Tor bardzo twardy na starcie. Już widać po tym, co zrobi Bartek Zmarzlik. Nie wybiera żadnego wolnego pola na polu numer 3, tylko tę samą kolejnę wykorzystuje, na której stał przed chwilą inny zawodnik. I to ten, który wygrał. Frick, Bertson, Zmarzlik, Waculik. Ale długo to przenieśle Polak, ale będzie ciasno. Martin Waculik na pierwszej pozycji. Bartosz Zmarzlik, za nim Max Frick trzeci. Stawkę zamyka Oliver Bertson. I teraz jedziemy tak po pierwsze ściganie, po pierwsze emocje, po pierwszego Zmarzlika. Mocno Martin Waculik, jeszcze nie teraz, ale już przyczajony, już jakby czuł w pierwszym wyścigu ten rytm Bartosz Zmarzlik inaczej i lepiej. Martin Waculik, Słowak z przodu, ale Zmarzlik znowu wykorzystuje tę piekielnie długą prostą, przyczajony teraz mocno, raz, drugi zebrał szprycę. Motocykl na pewno jest szybki, motocykl na pewno jest w stanie się zebrać, ale przy jeździe bezbłędnej będzie bardzo ciężko wyprzedzać. Martin Waculik jedzie optymalnie, jedzie właśnie bezbłędnie, jedzie po trójkę i zaczyna ostatnie okrążenie na prowadzeniu, czy już nie? Zmarzlik próbuje, ale tam jest strasznie ciasno, strasznie mało miejsca i teraz decyduje, która fura ciągnie i właśnie wyciąga Bartosza Zmarzlika. Widać było przez trzy okrążenia, a teraz od razu wybił z głowy jakąkolwiek rekontrę. Zmarzlik zaczyna od trójki, drugi Martin Waculik. Przez trzy okrążenia widzieliśmy, że jeśli tylko znajdzie się ułamek, chwila, moment, kilka centymetrów, to jest w stanie to zrobić Bartosz Zmarzlik. Wejście w pierwszy łuk ostatniego okrążenia zdecydowało. Są plusy i minusy bycia kolegą Bartka Zmarzlika. Te minusy to właśnie bardzo dobra znajomość tego, co Bartek może zrobić z tobą tak naprawdę w czasie wyścigu, to znaczy po prostu może być wszędzie, może cię wyprzedzić z każdej strony i nawet jeśli jedziesz poprawnie, nawet jeśli jedziesz dobrą linią, wydawałoby się, i właściwie ten z tyłu, czyli Bartek Zmarzlik, nie posiadający większych szans na wyprzedzenie, przecież krąży taka opinia, że tu jest wąsko, że nie ma gdzie wyprzedzić, że są wąskie wejścia w łuki, że są wąskie proste, że naprawdę jest bardzo trudno. Ale choćby w tym meczu ligowym Motoru ze Stalą, to Bartosz wyprzedzał jak chciał, którędy chciał, gdzie chciał i kiedy chciał. No to akurat Tomek Golob był takim zawodnikiem, który po kilku wyścigach, gdzie wszyscy jeździli gęsiego, nagle wyjeżdżał na tor i pokazywał, że są inne ścieżki, można inaczej wyprzedzać, można w ogóle wyprzedzać, więc to niczym Tomek Golob właśnie, Bartek Zmarzlik, ale jak on pięknie się rozpędzał, będąc z 15 metrów za Martinem Waculikiem, usiadł na tym motocyklu właściwie na tylnej części błotnika, tylnego oczywiście koła, i od razu uzyskał ogromną prędkość, więc no przed Bartkiem też myślę, że
propozycja powołania do Mistrzostw Świata na długim torze. Trzecie pole przed chwilą wygrało, teraz Robert Lambert w białym kasku. Trzecie pole wygrało dwa razy. Lambert 6 maja 2017 roku zadebiutował w polskiej lidze na najniższym szczeblu w meczu przeciwko Poznaniowi, zdobywając komplet i przez 3 lata pokonał z motorem Lublin drogę do najwyższej klasy rozgrywkowej i utrzymał się w niej. Na trzecim torze Robert Lambert, a trzeci z Polaków w trzecim wyścigu jadący z dziką kartą Dominik Kubera w kasku niebieskim. Drugie pole, trudne zadanie, bo z pierwszego Leon Madsen, z czwartego Anders Thomsen. Dominik Kubera, dzika karta, co się dzieje? Silnik stanął Roberta Lamberta, 30 sekund. Czy motocykl jest odpalony, czy motocykl jest gotowy, rezerwowy? 20 kilka sekund zostało, aż było słychać tutaj na naszym stanowisku. Robert wie, że ten motor na pewno do wymiany. No w takiej sytuacji 15. W meczu ligowym był Dominik Kubera. Zabrakło też kilku sekund. Długo to trwa. Normalnie mechanicy mają motocykl odpalony tuż przy płocie, czekają do końca, kiedy właściwie... A tutaj Robert już nie ma żadnych szans, żeby zdążyć na start. Więc tylko ten motocykl... jeszcze trzeba zamknąć bramę, ale chyba pokazuje też... No, tutaj niedopatrzenie ze strony teamu. No i Robert Lambert, który na pewno chciał się wyjątkowo dobrze pokazać przed lubelską publicznością w turnieju Grand Prix. Ale jaką sygnalizację teraz? Co robi Phil Morris? Phil Morris... Każe zawodnikom odjechać od taśmy? Czeka na Wiktora Lamparta. I wyraźnie zdaje się, że pokazywał, że będzie od nowa procedura, tak? Tak. Tak, teraz wystartował czas 2 minut. Czekamy na park maszyn, wieści. Nie dziwię się frustracji Roberta Lamberta, jak ja jako młokosa nie jeżdżę na motocyklu, przyjeżdżałem na Grand Prix, to święta była zasada, że druga maszyna musi być odpalona i stać tuż przy wyjeździe z parkingu, bo w razie takich sytuacji, które mogą się zdarzyć każdemu, automatycznie ten motocykl wędruje pod taśmę jako drugi. Także duże zamieszanie w teamie Roberta Lamberta, na pewno przysnęli mechanicy, cóż, tak się zdarza, ale tych punktów, które mógł wywalczyć w tym biegu, nikt mu już nie odda. Dziękuję. Często obserwujemy takie zachowanie, gdzie aż uderza w oczy to, że zawodnik jest już pod taśmą. Jeszcze Wiktor Lampard musi zdążyć, proszę Państwa. To też nie jest łatwa sztuka. Także tutaj wszyscy dostają szkołę żużla. Każdy musi być zorganizowany. Niektórzy są, niektórzy nie są, więc tutaj rezerwowy też już minutę zajęło Wiktorowi, żeby ruszyć z parku maszyn. Jest chyba w tych boksach najdalej oddalonych od toru, ale oczywiście on jest gotowy, on jest u siebie, wyjeżdża jak na treningu i on tutaj może, no zwłaszcza jeszcze, kiedy widzi Dominika Kuberę obok, no to normalny dzień w pracy. Dzień w pracy. Jak myślę o tych, którzy szykują specjalnie zawodnikom tę drugą maszynę, to zawsze gdzieś Emil Sajfudinow mam w głowie, że tam Tomek Suskiewicz czeka, w razie czego ten drugi motocykl jest odpalony, ale Polacy też to robią. Zawsze każde doświadczenie uczy. Nie zrobisz tego raz, to już później nie zapomnisz. Jeśli dalej będziesz pracował. Dokładnie. Leon Madsen, pierwsze pole startowe. Na drugim Dominik Kubera jadący z dziką kartą. Na co dzień motor Lublin. Na trzecim Wiktor Lampard. Na co dzień motor Lublin. Anders Thomsen, tor czwarty. Trzeci wyścig przed nami. Taśma poszła, Kubera strzela. Ależ ten motor go raz, drugi ciągnie, ale ciągnie go w dobrym kierunku. Kubera na prowadzeniu. Za nim Leon Madsen. Trzeci Anders Thomsen. Stawkę zamyka Wiktor Lampard. A na pierwszym miejscu jadący z dziką kartą reprezentant lubelskiego motoru Dominik Kubera zaczyna na prowadzeniu kolejne okrążenie. Leon Madsen za nim, czai się Anders Thomsen. Duńczycy. Wiadomo, jeśli jest ich przynajmniej dwóch pod taśmą w turnieju indywidualnym, no to możemy spodziewać się bardzo ciekawej rywalizacji. Na szczęście to wszystko za plecami jadącego z przodu Dominika Kubery. Jeszcze trzy miraże, jeszcze trzy łuki tego okrążenia. Kubera za nim cały czas strzygają na najdrobniejszy błąd Leon Madsen. Thomsen widzi, że Madsena delikatnie szarpnęło i będzie szykował jeszcze jeden atak. Starał się wyjechać z tyłu za szpryt.
miejsce, ale jednak obsypany nią solidnie. I Dominik Kubera, który debiutuje w takiej roli, zaczyna od debiutu doskonałego. 3 punkty, wygrywa i będzie współliderem po pierwszej serii. Drugi Leon Madsen, trzeci Anders Thomsen, bez punktu Victor Lampard. Witaj Grand Prix, mógłby powiedzieć Dominik Kubera. Wielkie brawa dla Dominika. Świetny start. Troszkę się obawiałem jego startów, to znaczy jego bardzo dobrych startów i tego, co robi w ostatnim czasie po tych startach, to znaczy tego agresywnego zakładania się na przeciwników. Ostatnio dostał taką lekką szkołę od mistrza świata Chrisa Holdera w Toruniu, kiedy próbował się zakładać właśnie na Australijczyka, a ten go mocno potraktował łokciem, więc to był taki lekki przedsmak tego, co dzisiaj Dominik Kubera będzie czuł i przeżywał podczas zawodów Grand Prix, ale tutaj nie było złudzeń. Tutaj nie miał nikt absolutnie żadnych szans, żeby cokolwiek, w jakikolwiek sposób zaszkodzić Dominikowi w tym starcie, mimo tego, że ten motocykl faktycznie chciał jechać szybciej niż Dominik nawet sobie tego życzył. Bardzo dobrze dopasowany motocykl do tej twardej nawierzchni na starcie, tak mi się wydaje, więc no to jest przewaga gospodarza i świetnie, że Dominik to tak pięknie wykorzystał. 4. wyścig przed nami. Znakomicie rozłożył się program, bo w każdym z biegów mamy jednego reprezentanta nominalnie, bo przecież poprzednio mieliśmy 2 w ramach rezerwy. A teraz Krzysztof Kasprzak na 3. polu startowym w kasku białym za moment w wyścigu 4. Jego ojciec Zenon na torze w Lublinie 30 ponad lat temu sięgał po indywidualne mistrzostwo Polski. Krzysztof wygrywał tutaj też ważne turnieje. Między innymi ostatni finałowy Speedway Euro Championship, Mistrzostw Europy w 2017 roku. Mistrzem Europy został 2. wtedy w lubelskim finale Andrzej Lebiediew, a wicemistrzem 3. Artiom Łaguta. Jego też mamy pod taśmą w wyścigu 4. Rosjanin na 2. polu startowym, Jason Doyle z 1. i Matej Żagar. 4. pole startowe, też świetnie znający ten tor. Po doświadczeniu Roberta Lamberta to w tej chwili Phil Moritz wręcz musi wyganiać mechaników z rezerwowymi motocyklami. Na szczęście już żadnego na torze nie ma, więc możemy powoli startować. Jason Doyle, tor 1, na 2. Artiom Łaguta, współlider cyklu Grand Prix 2021. Z 3. reprezentant Polski Krzysztof Kasprzak i z 4. reprezentujący lubelski motor jeszcze w ubiegłym roku Matej Żagar. To jest diabelski 666. wyścig Słoweńca w turnieju Grand Prix. Czekamy, żeby podjechali, bo czas już minął, a oni jakby się skradali, jakby do końca chcieli wyczekać. To Artiom Łaguta, 2. pole, podobnie jak Dominik Kubera, podobnie dojeżdżał do tego 1. łuku. Zostaje Kasprzak, czy znajdzie dla siebie miejsce? Jaki znajdzie, bo jest przed Żagarem, a jeszcze chciał atakować Jasona Doyle'a. Żagar rzuca się szeroko w pościg za Jasonem Doyle'em. Artiom Łaguta ucieka i jest już bardzo daleko z przodu. Matej Żagar przez krawężnik, Jason Doyle cały czas 2., ale Żagar może okazać się lepszy, mocniejszy, bardziej zdeterminowany w tym wyścigu i przejeżdżają pod nosami naszych ekspertów i gości w studiu. Jednak Żagar 2. za Artiomem Łagutą. Na 3. miejsce spada Jason Doyle. Nie chce mistrz świata z Australii z 2017 roku odpuścić, ale będzie ciężko. Szkoda, że znowu stawkę zamyka Krzysztof Kasprzak. Lecą już ostatnie okrążenie. Mały błąd Żagara może to zaraz wykorzystać. Jason Doyle znów jest na deflektorze na tylnym kole Słoweńca, ale ten odjeżdża. Ten pokazuje, że tor w Lublinie zna bardzo dobrze. Zwycięża Artiom Łaguta, za nim Matej Żagar, 3. Jason Doyle, bez punktu Krzysztof Kasprzak. A zatem z tej 3 najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej Artiom Łaguta wygrywa swój wyścig, Bartosz Zmarznik wygrywa swój wyścig, Maciej Janowski 3., ale pamiętajmy, tutaj trzeba wdrapać się do półfinału, a później walka o punkty jest od nowa. A ten telebim na 2. łuku to specjalnie dla Bartka Zmarznika. Chyba tak, bo on lubi sobie zerknąć. On lubi sobie zerkać i tutaj w ogóle nie będzie musiał patrzeć gdzieś w górę, bo zawodnicy właściwie najeżdżają na ten ogromny ekran na 2. łuku, więc no myślę, że nie jeden tam już spojrzał, jaką ma przewagę, czy gdzie jest przeciwnik, więc to na pewno będą wykorzystywać.
Artiom Aguta daleko z przodu po świetnym starcie, podobnie jak Dominik Kubera z drugiego pola startowego. I tak się wydaje, że to drugie, czwarte chyba troszkę bardziej przyczepne niż zwłaszcza pierwsze, które być może w samym momencie startowym jest dosyć twarde, później trochę na dojeździe do łuku troszkę bardziej przyczepne, ale no niewątpliwie tutaj troszkę loterii z tymi polami startowymi jest i zawodnicy muszą na to zwracać uwagę. Tor twardy, dosyć dużo takiego luźnego piasku, dosyć mocno się w związku z tym kurzy. Zawodnicy próbują omijać to jadący z tyłu, bo mimo tego, że to jest chyba taki suchy ten piasek, to jednak potrafi zawodników troszkę jadących z tyłu powstrzymywać. Artiom Łaguta wygrywa, wspomniałem, 666 wyścig Mateja Żagara w Grand Prix. Jest siódmy na liście wszechczasów, jeśli chodzi oczywiście o zawodników, którzy startowali najczęściej. Prowadzi Greg Hancock 1247 wyścigów, ponad 1000 razy w GP startował spod taśmy jeszcze tylko Nicky Pedersen, dokładnie 1017 razy, trzeci na tej liście wszechczasów, 903 wyścigi w Grand Prix. Tomasz Golob, Halo Studio! Jesteśmy, no i panowie, takie pierwsze wrażenie po tej pierwszej serii. Chyba bardzo szybki Łaguta, mam wrażenie. Chyba najszybszy spośród tych, których dzisiaj żeśmy widzieli. Dobrze dysponowany, dobry silnik, szybki silnik i widać, że jedzie bardzo szybko. To będzie chyba jeden z główniejszych rywali dzisiaj dla naszego Bartka i Maćka Janowskiego. Ale nasz Maciek walczył jak mógł, ale... No jeden punkt. Jeszcze ma cztery wyścigi w rundzie zasadniczej, no ale ten atak Bartka... To jeszcze będziemy wracać do tego, co było a propos Bartka, natomiast trochę tutaj było, trochę żeśmy też dyskutowali o tym, jak widzieliśmy, w jaką frustrację wpada Lambert. Tomek, to by się zdarzyło tak kiedyś, żeby jakiś mechanik nie zdążył z drugim motocyklem dla ciebie? Znaczy, to nie ma prawa się zdarzyć, dlatego że to są zawody o Mistrzostwo Świata i zawodnicy muszą mieć zapasowy motocykl przygotowany. Oczywiście tutaj jest troszeczkę wytłumaczenie, że jest tunel, który prowadzi do parkingu, jest troszeczkę dalej. Natomiast motocykl powinien być z mechanikiem przygotowany, zapalony do wymiany w tym momencie. No ale nie było właśnie tego motocykla, w związku z tym tutaj spory błąd, ale teraz my do parku maszyn, bo tam człowiek, który po prostu wszedł w Grand Prix jak w masło, czyli Dominik Kubera i Karol Lina Wieszczycka. Dokładnie, Dominik razem ze mną. Dominik, no to ja zapytam najpierw o ocenę tego twojego debiutanckiego wyścigu w cyklu Grand Prix. No myślę, że było fajnie. Ja jestem zadowolony z tego wyścigu, choć nie do końca podobał mi się start. Dlatego też jakieś małe, drobne korekty zostaną wprowadzone. Na dystansie nie było źle, choć myślę, że może być jeszcze ciutko lepiej. Byłeś bardzo zestresowany przed tym twoim pierwszym biegiem. Powiedz mi, kiedy stanąłeś już pod tą taśmą, to tak sobie pomyślałeś, kurczę, właśnie spełnia się ten mój wielki sen, tego małego chłopca, który kiedyś oglądał te wielkie gwiazdy, a teraz sam jestem w tej czołówce najlepszych zawodników świata. No dokładnie, zawsze o tym marzyłem, żeby tutaj się znaleźć. Dziękuję bardzo za tą dziką kartę, za tą nominację. No i będę starał się, żeby... A ta nominacja to w ogóle cię zaskoczyła? Powiedz tak szczerze. Byłem mile zaskoczony tą nominacją, bo gdzieś już wcześniej słyszałem, że może się pojawić taka szansa i postaram się nie zmarnować. Powiedz mi a propos tego toru, czy ten tor jest dobrze przygotowany, bo wiadomo jaka była tutaj pogoda w Lublinie, ten tor był przykryty plandeką, jak wyjechałeś, czy on różni się mocno od tego toru, na którym ścigasz się tutaj na co dzień, że tak powiem? No ja myślę, że tutaj wielki ukłon dla całych działaczy za to, że udało się zorganizować tą plandekę, bo ona zrobiła super robotę. Ja jestem już tutaj, powiedzieć, że od wczoraj rano w Lublinie i gdyby nie ona, to dzisiaj na pewno byśmy nie odjechali i jutro myślę, że też by mógł być problem, a ona zrobiła taką robotę, że dzisiaj tor jest bajka. To jeszcze tak szybciutko na koniec, powiedz mi, bo tydzień temu zadebiutowałeś w studio Grand Prix, dzisiaj debiutujesz na torze w cyklu Grand Prix. Stresy kiedy towarzyszył ci większy? Tydzień temu czy właśnie dzisiaj? Nie, no wiadomo, że właśnie dzisiaj są zawody i trzeba się ścigać i dać siebie wszystko, a w studio to była taka fajna odskocznia i fajnie było zobaczyć żużel jakby z perspektywy telewizji. No to dzisiaj życzę ci powodzenia na torze. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Panowie, czy faktycznie taki, bo dość surowo potraktował siebie tutaj Dominik Kubera, faktycznie bardzo, bardzo, bardzo fajnie pojechał Marek Cieślak. On tam czuje jak na starcie, czy mu troszeczkę przekręciło, czy nie dokręciło. W każdym razie efekt był bardzo dobry, bo
bo wyjechał ze startu i później był szybki. Jechał za nim przecież Leon Madsen, który umie wykorzystać każdy błąd przeciwnika, więc tutaj ja myślę, że nie powinien sobie Dominik nic zarzucać, a jeżeli mówi, że może być jeszcze lepiej, no to fajnie, to czekamy. Czekamy, dobrze. Było dobrze w drugim biegu i Tomek, ciebie poproszę analizę, bo co ten Bartek z Marsnik wyprawiał w tym drugim biegu, to jak, co on zrobił, jak on minął rywala Martina Waculika, kolegę z drużyny. Tomek, to analizujemy ten bieg i poprosimy, o, właśnie. Trochę się bałem o Bartka, dlatego że Bartek zmieniał motocykle na próbie i... Nerwowo wybrał, było, prawda? Tak, tak trochę. Wybrał, wydawało się, że no, wybrał z powrotem ten pierwszy i tutaj przy takim dobrym starcie, ale nie do końca, bo ten, że tak powiem, Martin Waculik z czwartego pola wyprzedził Bartka. Tutaj widzimy, jak Bartek przygotowuje sobie tą szybkość. On oczywiście jedzie po zewnętrznej przy Martinie, może sobie na to pozwolić zawodnik z jego drużyny z Gorzowa, krzywdy mu nie zrobi. Teraz widzimy, jak Bartek próbuje znowu przejść na zewnętrzną i znowu rozpędza się po tym takim, jak widzimy, takim popiele bardzo luźnej nawierzchni, która jeszcze nie jest odmoczona, bo pogoda jest taka, jaka jest. W związku z tym próbuje po tym twardszym cały czas, widzimy jak... Jaka siedzi, tu jest strata, prawda? Na, tak, siedzi na tylnym błotniku i zbliża się do Martina, buduje cały czas, buduje. Tutaj widzimy jak, no jak, że tak powiem, przy ataku takim od wewnętrznej jedzie po krawędzi tylnym kołem tego nasypanego i wyprzedza Martina. Martin tutaj próbuje oddać się, czy powtórzyć atak Bartka w drugą stronę, ale to już niestety nie ta prędkość, nie ten pomysł, nie ta jazda. Piękna analiza mistrza świata Tomka Goloba z 2010 roku, a teraz my do trzykrotnego mistrza świata Taja Wolfindena, który też trójkę zapisał w pierwszym biegu. Wolfinden jest razem z nami. Co powie o polach startowych? Triple World Champion Taja Wolfinden, hello. What can you say about the starting gates? Because when they took out the cover, the tracks looks fantastic, put the water on, and they said that probably the gate number 1 and 4 will be the best, and you won the start from the gate number 3. Yeah, for sure. Gate 3 is a little bit closer to the corner than gate 4, but gate 4 has got more material on it. But, you know, it's amazing to say how much rain has came down in the last 2 days and how dry the track is, so they've done a good job. To jest niesamowite, ile deszczu spadło tutaj w ostatnich 2 dniach i jak wygląda ten tor po zdjęciu folii. Rzeczywiście, pole trzecie jest lepszy, krótszy dojazd do wejścia w łuk niż na polu czwartym, ale to na polu czwartym jest więcej odsypanego materiału, także zobaczymy, jeżeli chodzi o sprawę z pól startowych. Tyle Taj Wolfinden, któremu bardzo dziękuję. Thank you very much, Taj, we coming back to our commentators i wracamy do naszych komentatorów. Dziękuję. Dziękuję. Weekend po weekendzie, a Taj znowu nie dowierza, bo we Wrocławiu nie wierzył, że skoro nie pada, tor może być tak mokry, a tutaj nie wierzy, że skoro tak długo lało, może być tak suchy. Przed nami wyścig piąty, Matej Żagar, pierwsze pole startowe, na trzecim Max Frick, z czwartego Robert Lambert. Tak naprawdę po raz pierwszy dzisiaj, bo wcześniej wykluczenie, dotarły sygnały, że wściekły był na swoją ekipę Brytyjczyk. I z drugiego reprezentant Polski, Maciej Janowski, kask niebieski. Magica, bardzo ważny wyścig dla niego, on za każdym razem będzie startował w porównaniu. Teraz drugie pole, poprzednie 2 wyścigi wygrane przez zawodników w niebieskich kapeluszach. Oby teraz było podobnie, ale może być ciężko. Żagar strzelił, Frick strzelił, a jeszcze rozpędza się Robert Lambert i Maciej Janowski niestety zamyka stawkę na ten moment, ale to jest tylko ten moment. Max Frick z przodu, za nim Matej Żagar musi toczyć walkę z Robertem Lambertem. Maciej Janowski, a Lambert ma świadomość, że jeśli nie chce bardzo szybko pożegnać się z turniejem na torze, który doskonale przecież zna, to ta jedynka też nie jest jego wymarzoną zdobyczą. Mocno wykontrowany motocykl Lamberta widzi to Maciej Janowski, przenosi chyba całą swoją siłę na bardziej zewnętrzną część toru, ale ma cały czas ogromny kłopot z przodu Max Frick, Żagar cały czas drugi, no i rywalizacja o trzecie miejsce. Mam nadzieję, wierzę, że jeszcze dostarczy nam dreszczy. Znowu próbuje szeroko Maciej Janowski, znowu obsypany tym piachem, teraz już nie jechał tak szeroko, jakby chciał przyjechać, przeciąć szprycę za Robertem Lambertem, ale cały czas Brytyjczyk jest przed nim. Max Frick wygrywa na pewno, drugi Żagar, szalony atak, Lambert, Maciej Janowski, yes. Kto dał radę? Chyba dał, mam nadzieję, że dał radę. Punkcik moim zdaniem na pewno.
ależ się zrobiło bardzo ciasno za plecami Australijczyka na wyjściu z ostatniego wirażu tego okrążenia. No sprzyjają Maćkowi czasami koledzy na torze. Jeszcze Robert Lambert musiał po samym betonowym krawężniku i tutaj musiał zwolnić, ponieważ Matej Żagar bardzo spowalniał. Tak, tak. Maciek Janowski między czerwonym a żółtym miał dużo przestrzeni. No. Troszkę szkoda, bo moim zdaniem pierwsze dwa wejścia przez dwa okrążenia w pierwszy łuk. Maciek miał tam taki problem z płynnym wejściem, troszkę jakby wchodził szeroko, mocno go kontrowało, tor po laniu oczywiście wody, więc tam tracił, na wejściu w łuki bardzo zyskiwał. To by sugerowało, że ten motocykl był troszkę za słaby, ze zbyt małą mocą, więc dopiero gdzieś tam na końcu prostej rozpędzał się do dobrej prędkości. No i dopiero jak miał właśnie wolną przestrzeń po zewnętrznej części toru, to mógł spokojnie wyprzedzać, no w tym przypadku akurat tylko Roberta Lamberta, ale biorąc pod uwagę ten okoliczności tego wyścigu, to i tak dobrze, że ten punkcik jest. Kolejne wnioski na pewno zaraz zostaną przez Maćka i jego team wyciągnięte, więc spodziewam się tylko jego lepszej jazdy, bardziej skutecznej, z większą ilością punktów. Niektórzy mawiają, plotą jakieś rzeczy o dzikim zachodzie, a ja wiem doskonale, że najdziksze rzeczy dzieją się na wschodzie. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest obsada wyścigu szóstego. Bartosz Zmarzlik, czwarte pole startowe, ale tak naprawdę mamy tutaj trzech zawodników z podium ostatniego turnieju we Wrocławiu. Zwycięzca i wspomniany broniący tytułu Bartosz Zmarzlik, do tego Artiom Łaguta, Leon Matce, czyli całe pudło, a na dokładkę czwarty w generalce Speedway Grand Prix Emil Sajfudinow. W takiej stawce Bartosz Zmarzlik pojedzie dzisiaj po raz drugi. No tutaj nie widzę nikogo, kto miałby ochotę zamykać gaz, więc tak jak mówisz, ta walka może być bardzo mocna tych zawodników, no z taką krwią bardzo ostrą. Do tego oczywiście trochę tak bardziej z zachodu Leon Matz, no ale on też trochę taki nasz, z Gdyni, więc absolutnie pasuje do tego towarzystwa i to jeden z najgroźniejszych przeciwników Bartka. Czuję i słyszę, że trybuny też mocno szykują się na ten wyścig. No panowie, prośba do was czterech, do tego kwartetu, dajcie Lublinowi zasmakować mistrzostwa. Łakuta, Matzen, Sajfudinow, Zmarzlik. Dobrze z Martula z Fortego, ale Artiom jest szybki dzisiaj. Co się wydarzy na wyjściu z pierwszego łuku? Artiom Łaguta z przodu. Bartosz Zmarzlik znowu. Przyczajony wąż, ukryty wąż w pościgu za nim. Na trzecim miejscu Emil Sajfudinow. Stawkę zamyka jak długo. Leon Matzena już jest na deflektorze, już jest na kole, już jest na pokrywach, już jest za GMM. Bartosz Zmarzlik, tego się nie da zrobić. A może jednak? A sztukmistrz w Lublinie. Zmarzlik z przodu, za nim Artiom Łaguta, trzeci Emil Sajfudinow, czwarty Leon Madsen. Madsen nie wierzy, Madsen nie wie, co się dzieje, ale widzi, że przed nim po raz kolejny delikatnie przestawia motocykl Emila Sajfudinowa, więc jest szansa w tym wyścigu. A z przodu Polska, a z przodu mistrz świata, Zmarzlik na prowadzeniu. Zaczyna ostatnie okrążenie, cieszą się podnośniki, chociaż dzisiaj są tylko dwa, ale ma być więcej jutro. Zmarzlik z przodu, za nim Artiom Łaguta, walka o punkt. Pozycję do samego końca. Emil czy Leon Zmarzlik to zrobił? Artiom 2, punkt jednak Emil Sajfudinow. Bez punktu Leon Matze. Wow! Ależ pięknie się to ogląda, kiedy wyjeżdża zawodnik, który tak naprawdę chyba mentalnie załatwia swoich przeciwników. No jak nie przed startem, bo jeszcze wtedy każdy wie, że ma równe szanse, albo wydaje się zawodnikom stojącym obok, że mają równe szanse, ale już w trakcie wyścigu to było widać po zachowaniu Artioma Łaguty, że no to nie jest zawodnik, który daje się wyprzedzać zbyt często, bo zazwyczaj ucieka daleko do przodu, a tutaj było widać po zachowaniu Artioma Łaguty, że tak trochę czekał, bo już widział ten niebieski motocykl i niebieski kombinezon. Proszę Bartek, jedź, nie zrobię ci krzywdy. Zostawił też ładnie miejsce, kiedy już Bartek dokonywał tego ostatecznego ataku. Po prostu Artiom Łaguta czuł, że jest troszkę na straconej pozycji. Właściwie nie zrobił nic, jeśli chodzi o defensywę, bo no moim zdaniem powinien wyjechać szerzej, na tą odsypaną nawierzchnię. Tam jest chyba najszybsza ścieżka.
Ale Bartek Zmarzlik, no widzę po nim, że on jakby dostosowuje styl jazdy, powiedziałbym układ ciała na motocyklu trochę do warunków panujących na torze, do geometrii. Nie wiem do czego jeszcze, ale to jest jakby inny zawodnik niż na innych torach, więc to jest absolutnie rzecz niespotykana w dzisiejszym świecie u jakiegokolwiek innego zawodnika. On po prostu potrafi się dopasować do okoliczności otaczających jego, do potrzeb, no dobrze, akurat na tej nawierzchni. Krzysztof, ale rozmawiamy o pewnego rodzaju kunszcie, o tym, co może wykonać jeden człowiek, a inni na świecie mają z tym problemy. Tego się uczy, z tym trzeba się urodzić, z tym trzeba rozmawiać o Tomaszu, z Tomaszem Golobem. Jak się to, skąd to się bierze? Z Tomaszem Golobem każdy o tym rozmawiał, tylko nikt więcej nie umiał tego zrobić i naśladować, więc to trzeba się po pierwsze urodzić, a po drugie to musi być poparte tytaniczną, nieskończoną, bezgraniczną pracą. Siódmy wyścig przed nami. Zwycięzca z pierwszego inauguracyjnego Ty Woffinden, czwarte pole startowe, na trzecim Oliver Bertson, Jason Doyle, drugi tor i z pierwszego jadący z dziką kartą ten, który wygrał w pierwszej serii, Dominik Kubera, wicemistrz świata juniorów, brązowy medalista z 2019 roku, młodzieżowy indywidualny mistrz Polski, indywidualny mistrz Europy juniorów, dwukrotny zwycięzca srebrnego kasku, brązowego kasku i jeszcze coś, pięciokrotny drużynowy mistrz Polski. Domin na pierwszy, Jason Oliver i Ty. Znowu leci, znowu ten motor jest bardzo mocny, tym razem zamknięty na wyjściu przez Jasona Doyle'a, ale jest spasowany, ale chce jechać, ależ ta fura chce walczyć w tym turnieju. Dominik Kubera za plecami Jasona Doyle'a, bardzo mocno, bardzo śmiało, bardzo twardo i mistrzowsko chciał tutaj postawić pewne warunki i przetłumaczyć żużlowo pewne sprawy Ty Woffinden, ale nie, ale broni się skutecznie Dominik Kubera. Stawkę zamyka Oliver Bertson. Kubera jeszcze się będzie czaił, jeszcze będzie szukał szansy, by dopaść Jasona Doyle'a. Jeśli ten jeszcze raz lub dwa skartuje tak mocno motocykl, to ta okazja może się pojawić. A Ty Woffinden za plecami Polaka, cały czas przy krawężniku, cały czas jakby tylko tam poza tym jednym atakiem szukał swojej szansy i zaczęli ostatnie okrążenie. Jason Doyle z przodu, za nim konsekwentnie cały czas Dominik Kubera, już raz odparł. Świetny, mocny, twardy, mistrzowski atak Woffindena i ten na więcej sobie nie pozwolił. Zwycięża Doyle, Kubera, dwa punkty, świetnie. Ty Woffinden punkt, bez punktu Oliver Bertson. W niebieskim kasku Jason Doyle zwyciężył. Myślę, że też tak mocno odetchnął, ale kolejne punkty Dominika Kubery. Możemy się tutaj doszukiwać w tych słowach Dominika, że będzie robił jakieś korekty. Nie wiemy, czy zrobił, czy nie zrobił ostatecznie, ale jeśli zrobił, no to nie wiem, czy na lepsze, bo być może mógł się pokusić nawet tutaj o zwycięstwo, bo ten moment startowy znowu świetny, ale już dojazd taki troszkę gorszy w przeciwieństwie do Australijczyka Jasona Doyle'a, więc być może troszkę tam zabrakło. Widać było też po jeździe Dominika Kubery, że w szczycie łuków ten motocykl troszkę stawał. Dzięki temu Ty Woffinden dojeżdżał do tylnego koła Dominika Kubery i później dopiero na tych oczywiście bardzo długich, prostych Dominik odjeżdżał, więc myślę, że będzie miał kolejne wnioski po tym wyścigu i być może wróci do tego, co było wcześniej, albo jeszcze inne ustawienia tutaj zastosuje. Nikt nie wygrał jeszcze z pierwszego toru w dzisiejszych zawodach, z czwartego. Biorę pod uwagę oczywiście tak te skrajne, bo to jest ciekawe. Tylko raz Bartosz Zmarzlik w wyścigu szóstym. Poza tym niezwykle konsekwentnie zawodnicy z pól wewnętrznych w kaskach niebieskim i białym. Teraz w tych nakryciach głowy Martin Vaculiktor, drugi kask niebieski, Anders Thomsen z trzeciego w białym, Fredrik Lindgren, pierwsze pole startowe i Krzysztof Kacprzak, kask żółty, tor czwarty. To trzeba brać pod uwagę, o czym mówisz, tak jak Dominik Kubera z pierwszego pola. Czasami, najczęściej zawodnicy mają jakieś uwagi do motocykli i próbują coś zmieniać, no bo dobry moment, dojazd słabszy, przeciwnik w tym wypadku uciekł do przodu, więc często dochodzi do zmian w ustawieniach motocykla, a to nie do końca się
jakby sprawdza później, bo stoimy później na innym polu startowym, lepszym, z innymi parametrami na dojeździe do łuku i mamy wtedy jeszcze większy problem, bo faktycznie te pola się troszkę dzisiaj różnią i to na to bardzo zawodnicy i mechanicy muszą zwracać uwagę. Bardzo liczymy na Krzysztofa Kasprzaka, reprezentant Polski na czwartym polu startowym. No miewał tu świetne występy ligowe, ale też dużo fajnych, ważnych sukcesów w zawodach indywidualnych. Na razie bez punktów pierwszej serii. Zobaczymy, jak będzie teraz. Ty zwracasz uwagę, że Martin furę Waculik zmienił Martin Waculik. Okay. Martin, to jechał Bartek, więc może niekoniecznie trzeba było zmieniać ten motocykl. On był całkiem niezły. Tak, Bartek to porządny zawodnik. Lindgren w wyścigu ósmym na torze pierwszym. Wacul na drugim. Anders Thomsen, tor trzeci. Krzysztof Kasprzak, Polska. Czwarte pole. Nieźle, Krzysztof. Czy wyciągnie go ten motocykl, czy da mu jechać, czy przez ten środek toru znajdzie dla siebie miejsce, jest dobrze. Lindgren na prowadzeniu, Kasprzak za nim, Martin Waculik w tym momencie mijany chyba przez Andersa Thomsena, nie, Słowak twardo się broni, zbliżają się obaj w tej walce do Krzysztofa Kasprzaka i to jadący przed Waculikiem i Thomsenem Kasprzak być może rozda w tym wyścigu bardzo ważne karty, bardzo ważne obrazki położy na stół, ale Thomsen chce sobie jeździć, ale Thomsenowi Lublin się podoba. Anders Thomsen jest już drugi. Jednym wirażem, jednym łukiem przedostał się na tę pozycję. Nie odpuszcza Krzysztof Kasprzak. Ta zmiana w motocykla Martina Waculika aż nadto nieprzyjemnie wyglądająca, bo teraz z tyłu za Krzysztofem Kasprzakiem. Martin Waculik z przodu, daleko, bezpieczny. Fredrik Lindgren, Thomsen za nim, ale to jest duża strata cały czas z tyłu. Krzysztof Kasprzak, czy to się coś dymi, czy to są jakieś inne rzeczy podnoszące się z toru. Ważne, że jest punkt reprezentanta Polski. Lindgren 3-2, Thomsen punkt, Kasprzaka bez punktu, Martin Waculik. Martin Waculik bez punktu, więc no to może być efekt właśnie tego, że Bartek Zmarzlik wyprzedził wtedy Martina Waculika. Myślę, że będą też wnioski o to, żeby Bartek Zmarzlik mył te motocykle, które przez niego są zmieniane na nowe. Martin Waculik już jest z pierwszą ofiarą. Być może za chwilę Artiom Łaguta wyjedzie na świeżym motocyklu, więc no to też trzeba brać pod uwagę, z kim się ścigamy, kto jak jedzie. To trzeba przeanalizować, bo niekoniecznie ten motocykl jest winny temu, że zostałem wyprzedzony, więc no Martin Waculik zrobił dużą zmianę, zmienił motocykl, chyba że jakiś poważniejszy defekt wystąpił. Dobrze. Martin Waculik bez punktów, Lindgren z trzema i też mu pewnie wiele uwagi pola nie poświęcimy, bo tutaj dużo słów analizy zapewne zabierze nam Anders Thomsen. To prawda, dziwiłem się, że wcześniej zawodnicy nie pokonują łuków szerzej, płynnie, obu łuków. Tam jest dużo usypanej tej nawierzchni. Może nie jest jakaś mega przyczepna, ale po wewnętrznej do środka toru właściwie nie ma już nic. Anders Thomsen został tam być może nawet mimo woli wepchnięty, bo tam była tylko przestrzeń. Od razu poczuł, bo to zawodnik czuje, że rozwijam większą prędkość. Wyprzedził Martina Waculika. Widzi, że w kasku żółtym Krzysiek Kasprzak też jedzie środkiem toru, tylko lekko dojeżdża tylnym kołem momentami do bardziej usypanej nawierzchni, ale to było mało, żeby zaszkodzić tutaj mniej wyłamanym motocyklem jadącemu Thomsenowi, więc brawa dla Duńczyka. Dwie serie za nami, jeden niepokonany zawodnik, mistrz świata, Bartosz Zmarzlik. Halo Studio! Max Trick here with us on 4 points so far. Max, what can you say about your first świata, nie wiem, czy mnie słychać. O, chyba mnie teraz słychać. Witamy po przerwie, a u nas jest kolejny gość w naszym studiu, no bo jak jesteśmy w Lublinie, no to absolutnie, no to jest matecznik Niny Słupskiej. Prawie kończymy zbiórkę. Tomasz Słupski, tata Niny. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witam serdecznie. Dobrze, ale zanim będziemy rozmawiać z Tomaszem Słupskim, to przenosimy się do Parku Maszyn, bo tam gorący wywiad Karolina Wieszczyńska i jej gość. Dokładnie, ze mną Matej Żagar. Matej, na twoim koncie 4 punkty. Co zatem po tych dwóch seriach możesz powiedzieć? Z czego jesteś zadowolony, a czego jeszcze brakuje? No brakuje tylko 2 punktów. No i delikatnie teraz w drugim wyścigu trochę zmienił ustawienie. Myślałem, że będzie lepiej, ale uważam, że było gorzej, bo prędkości tej na trasie nie było, którą bym chciał. Teraz mam bieg ostatniej serii. Też trzeba coś zmienić, bo
trzeba być szybkim. W tegorocznym cyklu Grand Prix tak różnie u Ciebie z tą formą, taki trochę roller coaster. Z czego to się, Matej, bierze? No roller coaster nie jest, nawet jest bardzo stabilne, ciągle jest źle. Ale no mówię, to nie jest koniec serii. Dzisiaj też są inne zawody, już lepiej rozpoczynam jak wcześniej. Także wszystko jeszcze, mam nadzieję, przede mną. Tak sobie sprawdziłam statystyki i generalnie, jeżeli chodzi o ten tor, to jesteś tutaj drugim po Jasonie Doyle'u z najlepszą średnią biegową. Ty się ucieszyłeś tak szczerze, że to Grand Prix zawita do Lublina, gdzie ten tor no jest twoim sprzymierzeńcem. Nie no, spędziłem tutaj wspaniały rok, jeździłem dobrze, byłem szybki, także zawsze tam, gdzie dobrze idzie, chętnie się tam wraca. To niech ci dalej dobrze idzie, dziękuję ci bardzo. Również pozdrawiam. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Mateja Żagara. Lubię, jak Matej Żagar mówi, wypowiada się zawsze ten dystans kolorowo, ale z nami jest, przypomnę, Tomasz Słupski. Zbliżamy się do końca tej akcji. Serce nasze się cieszy bardzo. Brakuje niespełna 200 tysięcy, w związku z tym oczywiście marzy nam się, żeby w ten weekend tutaj podczas Grand Prix zamknąć tą zbiórkę. Czy to oznacza, mając te 200 tysięcy, że już jakieś przygotowania są, żeby uruchamiać procedurę tej kuracji genowej? Tak, rozpoczynamy już procedurę, całą procedurę kuracji i terapii genowej, więc tak naprawdę czekamy na te 200 tysięcy, możemy kupić tak naprawdę lek, jechać do szpitala, zaaplikować lek i czekać na super efekty. Ale musimy jeszcze zebrać te 200 tysięcy. Dokładnie, jeszcze brakuje nam 200 tysięcy złotych. Ale 8,5 miliona żeśmy zebrali. Tutaj wspierał Marek Cieślak, Tomasz Golob. Się pomaga, łamane na Nina. W związku z tym bardzo prosimy Państwa o wsparcie, no bo te 200 tysięcy przy tych 8,5 milionach, no to już wydaje się, że to już naprawdę niewiele. Dokładnie, więc ja chciałbym podziękować całemu środowisku żużlowemu, bo bez Was ta walka by się nie udała. Tak naprawdę ja dziękuję, bo uratowaliście moją córkę i ja wierzę, kiedy rozmawialiśmy kiedyś z Tomkiem Golobem, że będzie sezon, w połowie sezonu albo na sam koniec Nina musi pójść do szpitala, dostać lek i walczymy o jej zdrowie, żeby szybko stanęła na nogi. Więc panu Tomkowi obiecałem, że zrobię wszystko, żeby tak się stało, więc jesteśmy przed dzień, żeby tak było. Zatem poprosimy Państwa o wsparcie i oczywiście będziemy śledzić, co się z Niną dzieje. To Państwu też obiecuję. Zatem poprosimy o wsparcie. Się pomaga, łamane na Nina. 200 tysięcy mamy do zebrania. Super by było zakończyć tą akcję podczas tego weekendu, a my teraz przenosimy się do Łukasza Bęca, bo tam Fredrik Lindgren. Drodzy Państwo, dołączajcie. Szachownica dla Niny już jest widoczna na wyjściu z ostatniego łuku. Razem z nami Fredrik Lindgren. Rzucaliśmy okiem na czasy i zdziwienie, że takie czasy, ale tutaj są takie długie, proste. Czy się z tym zgodzi? We are looking, Fredrik, hello, at the times. It's quite long because we have here maybe the longest straight in Poland, you think? Yeah, it's a very long straight here in Lublin, that's for sure. To na pewno. W Lublinie rzeczywiście te proste są chyba najdłuższe w Polsce. Będziemy to badać. Co może powiedzieć, bo rozpoczął znakomicie chyba pierwszy raz w tym roku swój turniej i wreszcie się uśmiecha, bo cały czas jest skoncentrowany. I think for the first time in the GP this year, you begin comfortable, you begin very nice and score really good points. What do you reckon? What was the plan? Yeah, no, that's nice. It's very important in the GP to start off good. To have a couple of points in the beginning, it calms everything down in the head, you know, you can calm down a bit and think clearer, I think. Rzeczywiście, zacząć w Grand Prix bardzo dobrze od początku to jest coś pięknego dla głowy. Można odpocząć, odsapnąć, żeby wejść dobrze w ten turniej. Czy analizuje pola startowe? Pojechał z pola czwartego i pierwszego, teraz drugie. Czy mają na to czas? Do you analyze the gates? You've been on the gate 4, gate 1, now gate 2. Do you have a time for analyze? Yeah, we look all the time. We see before gate 1 had not been so good in the beginning, but RTM had a really good there before my heat and I kind of look what he was doing and try to copy it. Mamy czas na to, bardzo mocno analizujemy wszystko. Pole pierwsze na początku nie było dobre, ale spoglądałem na Artioma Łagutę, który przed moimi startami pojechał świetnie z pierwszego pola i będę próbował go skopiować. Tyle Fredrik Lindgren, któremu dziękuję bardzo i oddajemy głos naszym komentatorom. Tak, sumikę, Fredrik. Dziękuję. Grand Prix Polski, historia Dziękuję. Naszego kraju jest bardzo skomplikowana, historia Lublina nie mniej, chociaż jest piękna, ale proszę sobie wyobrazić, że zawsze, jeśli kiedykolwiek, w jakiejkolwiek formie państwo polskie było na mapie, to Lublin zawsze był jego częścią, a mówię o tym dlatego, że teraz
czterech reprezentantów Polski pod taśmą w wyścigu dziewiątym, w wyścigu zaczynającym trzecią serię startów. Bartosz Marzlik, tor pierwszy, Krzysztof Kasprzak na drugim, Maciej Janowski, zmieniony motocykl na torze trzecim i Dominik Kubera jadący z dziką kartą, czwarte pole startowe, kask żółty. Liderujący w klasyfikacji Grand Prix Maciek Janowski na nowym motocyklu. Chyba nawet nie trzeba było patrzeć na tę grafikę, można było się trochę tego spodziewać. Widzi, że na tamtym motocyklu nie jest aż tak dobrze, były zmiany. Dalej nie było świetnie, więc nowy motocykl, nowe próby. Oby miał lepszy start i zdobywał więcej punktów do tej klasyfikacji, która pozwoli mu wpiąć się do półfinału. Nie ma podziałów, tutaj mocne, głośne Polska, Polska. No myślę, że kibice na trybunach uwielbiają takie sytuacje. Pojawiają się race, to jest biało-czerwone święto sportu, który kochamy, a teraz czterech zawodników, naszych rodaków pod taśmą w jednym wyścigu Grand Prix w Lublinie. Raca się świeci, taśma za moment w górę, Marzlik, Kasprzak, Janowski i Kubera, ależ to długo trwało. O, jak Kubera zamyka Janowskiego bezlitośnie, a za moment kłapnie też Bartosza z Marzlika. Dominik Kubera przed mistrzem świata, stadion szaleje. Na trzecim miejscu Krzysztof Kasprzak, Maciej Janowski musi teraz sobie z nim jakoś poradzić, ale co się dzieje z Medzikiem? Tymczasem Kubera chce być tym, który jako pierwszy nie da się wyprzedzić z Marzlikowi, bo dwa wyścigi mistrza świata bardzo podobne. Drugi na wyjściu z pierwszego łuku. Pościg szalony, atak, wyginanie, manewrowanie na motocyklu, a tymczasem małe daje do tego szansę i okazję Dominik Kubera, jadący z dziką kartą, zawodnik Motoru Lublin, teraz jeszcze powiększa przewagę nad Bartoszem z Marzlikiem. Kasprzak cały czas przed Maciejem Janowskim rzuca się na szeroko. Zmarzlik widzi to Dominik Kubera. Ta rywalizacja ciągle jest ciekawa, bo Zmarzlik chce zrobić wszystko, by zachować status niepokonanego. Daleko z tyłu Medzik, Kasprzak przed nim, jeszcze raz próbuje, jeszcze raz się stara, ale to Dominik Kubera ogarnął ten temat. Ależ on jest szczęśliwy, ależ on jest zadowolony, jak on jest zdeterminowany. Dominik Kubera jako pierwszy pokonuje Zmarzlika i to on pewnie będzie liderem po trzech seriach. Brawo Polacy za świetne ściganie. Jak to było? Gdzie trzech się bije, tam czwarty korzysta? Tam dzika karta korzysta. No pięknie, pięknie. Dominik Kubera, znając jego determinację i bezgraniczną wolę walki, on tutaj po prostu bije swoje wszelkie rekordy, zapisuje w swojej historii kolejne piękne zgłoski, więc nie tylko debiut, nie tylko pierwsze zwycięstwo, ale od razu, jak jadę, a nie wiem, kiedy będę miał kolejną szansę, no to pokonam tego mistrza świata i będzie kolejny fajny zapisek w jego zeszycie, więc no tutaj start absolutnie bezbłędny, od momentu startowego do wejścia w łuk, idealnie uniesione przednie koło, więc jeśli Dominik Kubera dokonuje tu jakiś korekt w swoich motocyklach, no to umie to robić chyba doskonale, bo idzie naprawdę w dobrą stronę i to był też dobry moment, żeby pokonać Bartka Zmarzlika. Tor w porównaniu, poruszeniu, mniej linii do wyprzedzania, cięższa szpryca spod koła, więc no nie dziwię się, że Dominik uciekł i właściwie Bartek Zmarzlik tutaj nie miał okazji, żeby jakiegokolwiek ataku spróbować. Jest współliderem w tym momencie klasyfikacji przejściowej turnieju Dominik Kubera. Ma tyle samo punktów co Bartosz Zmarzlik, tyle samo trójek, dwójek, oczywiście lepszy w bezpośrednim starciu. Może jeszcze się w to wmieszać Fredrik Lindgren i może Artiom Łaguta. Nie mamy ich w wyścigu dziesiątym. Anders Thomsen, tor pierwszy, Max Frick na drugim, Jason Doyle na trzecim. To są dwa pola, które dzisiaj dają dużo możliwości, a pamiętamy, jakie widowisko stworzyli Australijczycy podczas ostatniego wrocławskiego drugiego turnieju i Emil Sajfudinow na dokładkę z czwartego z punktem, a zatem będzie to Emil zdeterminowany do granic możliwości. No tak, na pewno widział przed chwilą start Dominika Kubery. Emil już na poprzedni wyścig zmienił motocykl. Teraz trzyma się tego motocykla na pewno po jakichś zmianach. To czwarte pole jest na pewno dobre, więc no jest to moment, żeby to wykorzystać.
Pierwszy tor Anders Thomsen. Myślę, że jeśli spodziewamy się dobrych, fajnych rzeczy, to Thomsen jest jednym z tych magików, który może nam to zagwarantować. Dalej Australijczycy. To jest gwarancja tego, że powinno być świetnie. No i wspomniany Emil Sajfudinow na zmienionym sprzęcie spogląda w lewo, jakby chciał zachęcić. No chodźcie już, bo ja tu mam robotę do wykonania. Thomsen, Frick, Doyle, Sajfudinow, taśma w górę. Thomsen, Jason Doyle, nieźle Emil Frick, zamknięty zupełnie. Anders Thomsen jeszcze wyjeżdża bardzo szeroko. Czerwony kask z tyłu, ale co tu będzie, petarda! Musiała być, Jason Doyle z przodu przeciska się, tak jakby to była kolejka w minionych czasach. Przepraszam, ale ja tu stałem, ja tu muszę być. Dla mnie musicie tu znaleźć miejsce, bo mi turniej ucieka. Emil Sajfudinow jakby wypowiadał te słowa, jest za Jasonem Doylem na trzeciej pozycji. Max Frick, co zrobi drugi z Australijczyków w tym wyścigu? Thomsen jest z tyłu, a to też może jeszcze wróżyć na mnie złe emocje. O, to już jest inny Emil. To jest inna prędkość, to jest inna chęć atakowania cały czas. Z przodu Jason Doyle już mocnął jego koło, jego włoski na oponie, a teraz jeszcze musi się bronić, bo z tyłu atakuje Max Frick między Australijczykami Emil Sajfudinow. I jeszcze jedna szansa, i jeszcze jedno okrążenie. Jeśli popełni najdrobniejszy błąd, Jason Doyle zaprosi do ataku Emila Sajfudinowa, to ten to na pewno wykorzysta, ale jeszcze czai się z tyłu Max Frick, który wysunie się bardzo szeroko, mocno kontruje, szarpie Emila Sajfudinowa, Doyle wygrywa na pewno, a nie było żartów. Tutaj pokazał Emil Sajfudinow, że dwójka też jest cenna. Sorry, ja mam jeszcze szansę. Tak, wystarczył jeden łuk przejechany po zewnętrznej Maxa Fricka i już był tuż za tylnym kołem. No, Emil Krawężnik Sajfudinow. Kolejny turniej, bardzo wąsko Emil, konsekwentnie, no robi to świetnie, jest mistrzem jazdy po wewnętrznej, ale no trochę dla mnie wygląda jakby no, chciał zrobić jak najmniejszy przebieg w tych silnikach. Nie zapuszcza się zupełnie na zewnętrzną. Jedzie bardzo mądrze przy tym wszystkim, biorąc pod uwagę, że jedzie bardzo wąsko, bo wchodzi, tak jak teraz w tym wyścigu, szeroko, ale od razu ścina do wewnątrz, wierząc w to, że te wyjścia po wewnętrznej wyprowadzą go na prowadzenie. Troszkę się dziwię, że nie spróbował ani razu jakby płynnej jazdy po zewnętrznej, tak jak Max Frick na ostatnim łuku, bo widzimy, że to potrafi przynieść efekt. Nawet tutaj ten pierwszy łuk, szeroko przejechany przez Emila Sajfudinowa, spowodował, że od razu włączył się w walkę o prowadzenie, więc to, że później tego nie spróbował, to troszkę się dziwię, bo te kolejne ataki właściwie po wewnętrznej nie przynosiło takiego efektu, a jeszcze na ostatnim łuku niewiele brakowało, żeby tutaj po tym postawieniu motocykla, o widzimy, w poprzek Max Frick był już tuż za tylnym kołem, więc no musi Emil Sajfudinow mocno walczyć o punkty. Jason Doyle już aż tak wiele walki nie musi w to wkładać, już i dobrze startuje i ten motocykl jest szybki, więc te dwie trójki nie dziwią. Dwa kolejne zwycięstwa Australijczyka. Przed nami wyścig 11. Zapowiada się dobrze. Martin Waculik, pierwsze pole startowe. Robert Lambert na drugim. Tai Woffinden, trzeci tor. I Artiom Łaguta na torze czwartym, który ciągle myśli o tym, żeby być współliderem tego turnieju, bo współliderem cyklu indywidualnych mistrzostw świata jest Martin Waculik. Powrót do motocykla numer 1, do tego, na którym zaczynał turniej, więc no to był jakiś tam błąd, jeśli chodzi o wybór motocykla na drugi wyścig. Wraca do tego, no chyba szybkiego, bo wyścig pierwszy był z jego udziałem bardzo udany, bardzo szybki i dosyć skuteczny. Robert Lambert po pierwsze punkty, drugie pole startowe. Nie pokonał jeszcze w tym sezonie w Grand Prix Artioma Łaguty, a miał 4 okazje. 5 szans miał Martin Waculik i też mu się to nie udało. Kat na Waculika i Lamberta, Artiom Łaguta na torze czwartym, na trzecim Tai Woffinden, Lambo na drugim, z pierwszego Wacul. Kto najlepiej? Tai Woffinden.
Wofinden znowu trzecie wyjaśnia sytuację, co zrobi Artiom Łaguta. Nie ma miejsca, jest Słowak przed nim w płocie, a jeszcze przy krawężniku atakuje Robert Lambert. Brytyjczycy jednak na pierwszym i ostatnim miejscu na razie w tym wyścigu, a Łaguta już drugi. A Łaguta już poradził sobie z Martinem Watulikiem i za moment będzie ścigał być może Wofindena. Wofinden z przodu, za nim Artiom Łaguta, Robert Lambert trzeci, za ostatni wrzucił swój motocykl w drugi łuk tego okrążenia, ale to nie daje efektu, leci! Aeroflot przeleciał obok British Airways i jest na prowadzeniu już Artiom Łaguta, a za nim wspomniali Brytyjczycy, synowie Albionu, Ty Wofinden i Robert Lambert, z tyłu Martin Watulik, a zatem i Lambert, i Watulik po raz kolejny przyjadą do mety w wyścigu Grand Prix za plecami Artioma Łaguty, i to daleko za plecami Łaguty, ale świetna walka Brytyjczyków do ostatniego łuku. Co zrobi Lambert? No pojechał tak za Wofindenem, ani mocno do tyłu, ani mocno w szeroko, ani mocno w krawężnik, i dojeżdża trzeci. Artiom Łaguta zwycięża, a był w tym wyścigu w poważnych tarapatach. Tak, był taki moment na wyjściu z pierwszego łuku, że Artiom Łaguta nie do końca wiedział, gdzie ma się znaleźć. Nie było tam miejsca, nie było gdzie pojechać. Wszyscy zablokowali tor jazdy, więc wybrnął z tego doskonale. Przejechał tak właściwie jeden łuk, pięknie, mało włamanym motocyklem. No i trochę obok takiego zdezorientowanego Taja Wofindena, który popatrzył w lewo, na pewno to za chwilę również zobaczymy. Tu jest moment startowy. O, ta taśma troszkę po zewnętrznej też jakby szybciej ruszała, tak mi się wydawało po tej powtórce patrząc, więc kto wie, czy to nie jest kolejny lekki atut dla zawodników stojących po zewnętrznej części toru na polach numer 3 i 4. Tutaj między dwóch zawodników Artiom Łaguta. Tu jeszcze bezpieczny przejazd po pierwszym łuku na drugiego okrążenia. No i później ta zewnętrzna. Myślę, że to jest jakby podstawowa rzecz w dzisiejszym żużlu. Mało włamany motocykl i jak najbardziej płynny przejazd po łuku powoduje, że od razu nabieramy prędkości, pokonujemy szybciej te metry. No i tutaj Artiom pokazał, że spokojnie przejechał obok Taja Wofindena. 12. wyścig przed nami. Na pierwszym torze Matej Żagar, na drugim Fredrik Lindgren, trzecie pole Leon Madsen i z czwartego Oliver Bercon, Słoweniec, i trzech Skandynawów pod taśmą w wyścigu 12. Oliver Bercon pokonał w tegorocznym cyklu 5 zawodników w 20 wyścigach, oczywiście przed tym turniejem, z czego Żagara aż 3 razy. Słoweniec jest jedynym zawodnikiem, z którym Oliver Bercon ma lepszy bezpośredni bilans w Grand Prix. Żagar, Lindgren, Madsen, Bercon. Lindgren drugi, a może to Żagar tak zaspał. Będziemy analizować powtórki. Madsen jedzie szeroko, Bercon szuka dla siebie miejsca, podnosi mocno Lindgren, ale był tak daleko z przodu, że nie są w stanie tego wykorzystać zawodnicy jadący za nim. Madsen szerzej niż Matej Żagar. Żagar przyczepiony do krawężnika i zerka do tyłu, czy jest zagrożenie ze strony Bercona. Lindgren, Madsen, wydawało się, że między nimi może się to rozstrzygać i wiele na to wskazuje. Zdeterminowany mocno Leon Madsen, za plecami ciągle Fredrika Lindgrena. Szwed przed Tuńczykiem, trzeci Słoweniec, Matej Żagar. Bercon tym razem za Matejem Żagarem, ale Madsen cały czas szuka. Madsen cały czas kombinuje. Madsen wciąż stara się znaleźć jakiś sposób, jakiś myk na ten tor, by doścignąć i zaatakować Fredrika Lindgrena. Już jest bardzo blisko. Zbudował sobie pewną pozycję wyjściową. Teraz ścina, przycina, przejeżdża przez szprycę, ale musi jednak zostawić wszystko na ostatni łuk. A Lindgren jest sobie szybki i jest sobie zwycięski. Znowu dużo dzieje się za nim, a Fredrik Lindgren na spokoju dużym wygrywa drugi swój kolejny wyścig. I to on obejmuje prowadzenie razem z Artiomem, Bartoszem i Dominikiem w turnieju. Coraz bardziej skuteczny Fredrik Lindgren, coraz bardziej niebezpieczny. Kiedy widzimy takiego Fredrika Lindgrena, to możemy się obawiać i oczekiwać tego, że no tutaj stoczy walkę o zwycięstwo w dzisiejszym turnieju, ale Leon Madsen również nie lekceważyłbym zupełnie, bo zmienił motocykl na ten wyścig.
Widać było, że była większa prędkość. Czuł ten motocykl lepiej. Jechał bardzo ładnie, bardzo mądrze za Fredrikiem Lindgrenem. Próbował ładnie omijać i skutecznie udawało mu się omijać szprycem spod tylnego koła Fredrika Lindgrena, więc on już, Leon Madsen, on już czuje, że wraca do gry, że ma szybki motocykl, pewnie minimalne korekty, ale uważam, że zostanie przy tym motocyklu, na którym jechał właśnie w tym wyścigu. Mamy czterech zawodników, a nawet pięciu, którzy wygrali dwa indywidualnie wyścigi. To oczywiście prowadzący Fredrik Lindgren, Artiom Łaguta, Bartosz Marzlik, jadący z dziką kartą Dominik Kubera, ale także Jason Doyle. Tyle, że on do dwóch trójek dokłada jedynkę w wyścigu swoim pierwszym, otwierającym udział w tym turnieju. Stąd ma 7 punktów, wspomniana wyżej czwórka po 8. Liderem Fredrik Lindgren. Halo Studio! Jesteśmy i od razu przechodzimy do tego, co wydarzyło się w biegu dziewiątym. Tomek, czy ja mogę zacytować twoje słowa? Proszę bardzo. Tomek Golo powiedział, że Dominik Kubera jest w stanie wygrać te zawody. Jak na to Marek Cieślak? Na pewno może, ale są jeszcze inni, którzy też mogą. Łaguta jest szybki, jak patrząc na to, co tutaj jest, jak minął Wolfindena, prawda? Tak, ale już wyciągnął wnioski, dlatego że Łaguta nie wiadomo dlaczego, tak jak taki ma syndrom z Wrocławia, że jedzie środkiem toru na prosy. A to tutaj jest Dominik Kubera w żółtym kasku. Poprosimy was, chłopaki, o analizę. No, jeżeli Dominik Kubera wygrywa w tym momencie z najszybszym zawodnikiem, którym jest Bartek, jedzie, oczywiście, jedzie jednym z najsłabszych, bo jeszcze przy Artiom Łaguta też jest oczywiście szybki. Oczywiście doceniamy tak wszystkich, oczywiście, mówimy teraz o Polakach. To jedzie no, najrówniejszym torem, wie gdzie niesie, wie, jedzie na co dzień w lidze, więc nie popełnia błędów, a Bartek spokojnie, widząc co się dzieje, Bartkowi dwa punkty dają dużą przewagę punktową nad innymi zawodnikami, w związku z tym jedzie spokojnie, jedzie i uznał, że tym razem się nie uda wyprzedzić. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, ale co dzieje się z Maćkiem Janowskim w takim razie, który jedzie w tym biegu, no i przyjeżdża ostatni? No cóż, Maciek, myślę, że problem jeden zasadniczy to jest numer startowy. Każdy jego bieg to jest po polewaniu toru. I on jednak nie może przykleić sobie tego tylnego koła po prostu do nawierzchni po starcie. Czy to jest jedyny problem Maćka Janowskiego? Też nie. Myślę, że... No, mów to, co mi mówiłeś wcześniej. Ja myślę, że Maciek Janowski musi szybko wyciągnąć wnioski po dzisiejszych zawodach i być może zmienić coś w tylnym kole. Ja wiem mniej więcej, o co chodzi, więc no to trzeba, nie chcę tego zdradzać, ale tętkę nie założy, powiedz. Rzeczywiście może być problem tutaj w niedoskonałości, utrzymywaniu powietrza względem opony, toru. To może mu tutaj się nie układać. Nie chcę dalej tego jakby wątka ciągnąć, wątku, dlatego że to Maciek powinien powiedzieć, czego jemu brakuje. No ale dobrze, no ale jak słuchać i uczyć się, to od najlepszych, Tomek. W związku z tym, co byś mu doradził? Ja myślę, że musi popracować i pozmieniać pewne rzeczy w regulacji w swoim sprzęcie, tak aby ten pierwszy metr, który puszcza sprzęgło, był zdecydowanie lepszy. Bo cóż z tego, że on ma szybki motocykl, kiedy na tak trudnym torze, tak ciasnym, tak niewygodnym, nie można nic zrobić więcej, więc tutaj nie ma toru, gdzie można się rozpędzać 100 na godzinę, 120 i wymieniać zawodników na jednym, drugim, trzecim łuku. To jest trudny tor, więc trzeba przywiązać uwagę do regulacji startowej. Czyli tutaj, no, a tym samym właśnie mieć lepszy start, no bo tego brakuje. Mam takie wrażenie, że trochę ma Maciek Janowski od drugiej części zawodów we Wrocławiu. Mam wrażenie, że ma ciągle jakiś kłopot, że to jakby ciągle tak trwa. We Wrocławiu też przegrywał ostatnie starty. No właśnie, i tam były też walka o to, żeby... No, to nie wiadomo, co podziało mu się ze sprzętem, bo przecież Maciek potrafi jechać i myślę, że tu jest jakiś też problem. No to zobaczymy, czy coś udało się z tymi regulacjami zrobić. Jedziemy bieg 13. Tomek Dryła, Krzysztof Cegielski. Mamy Medzika w tym wyścigu. Pierwszy wyjechał na tor, jakby chciał od razu mentalnie wejść w ten bieg, w tę serię. Absolutnie ostatniej szansy dla niego stawka następująca. Oliver Bertson, pierwsze pole startowe, jeszcze bez punktu Szwed w tych zawodach. Anders Thomsen, tor drugi, jedynka, dwójka i zero oraz Artiom Łaguta współprowadzący. Pamiętajmy, to są dwaj zawodnicy, którzy przed pierwszym wyścigiem tego turnieju prowadzili w klasyfikacji
generalnej cyklu Grand Prix Artiom 8. Maciej 2 w dzisiejszym turnieju. Jak dotąd? Każdy chce pokonać lidera, każdy chce być lepszy, każdy porównuje się do tego najlepszego, więc to na razie nie jest dobry czas dla Maćka Janowskiego dzisiaj, no ale przecież on nie z takich tarapatów już wychodził, jedzie na tym samym motocyklu, na którym jechał w ostatnim wyścigu, na pewno po zmianach zobaczymy, jaki będzie efekt. Oby skuteczny już na samym starcie. Oliver Bertson, tur pierwszy, Anders Thomsen na drugi, Artiom Łaguta, trzecie pole i Maciej Janowski na czwartym. Magic, wróć do nas, wróć do tego turnieju, jak poleci z czwartego, długo to wszystko trzymane, znowu patrzy się w dół Maciej Janowski, Artiom Łaguta już odlatuje, Oliver Bertson teraz szeroko próbuje Maciej Janowski, tyle że tam jeszcze Thomsen straszy, mało miejsca, rzuca się w pościg Maciej Janowski, Bertson go nie powstrzyma, nie ma prawa go powstrzymać, jest już drugi Magic, ale ile trudu, ile walki kosztuje go zdobycie tej pozycji, a tymczasem daleko z przodu już Artiom Łaguta między Skandynawią, może być jeszcze ciekawie, na trzeciej pozycji Oliver Bertson nie punktował w trzech seriach, teraz jedzie po pierwszą zdobyć, chyba że Thomsen się uprze i mu nie pozwoli. Anders Thomsen cały czas na czwartej pozycji. Artiom Łaguta jest bardzo mocny, jest bardzo szybki i świetnie się tutaj czuje. Maciej Janowski teraz mocno w poprzek przejechał ten łuk. Cały czas patrzy w dół, cały czas zerka, kontroluje swój motocykl. Jakby nie wszystko mu grało, jakby nie wszystko pozwalało mu robić to, na co ma ochotę. No ale jest dwójka, pierwsza. Tyle, że to jest sytuacja bardzo trudna w turnieju. Artiom Łaguta przeciwnie, zwycięża. Kolejne trzy punkty. Bertson po raz pierwszy na mecie ze zdobyczą. Anders Thomsen ostatni w tym wyścigu. Ach, szkoda, że Maćkowi nie wyszedł ten start i nie wygrał tego wyścigu. Oczywiście dwa punkty są niezłe, ale biorąc pod uwagę to, że wcześniej było tych punktów mniej i tylko jeden wyścig został naszemu reprezentantowi, to mamy troszkę niepokoju. Przede wszystkim patrząc na jazdę Maćka Janowskiego. On w tym roku ciągle powtarzał, że cieszy się jazdą, że czerpie z tego ogromną radość, że czuje się swobodnie na motocyklu i wykorzystuje w tej radości każdy fragment toru. Dzisiaj no nie ma tej radości, bo te motocykle nie pozwalają mu jechać szybko. Te ustawienia. Można było mieć jakieś obawy, że jeśli te starty nie będą lepsze, to biorąc pod uwagę jego numer startowy, ten ciągle wyrównany tor i zroszony, to jest jednak trudniejsza sprawa do tego, żeby pokonywać rywali na dystansie, nawet jeśli motocykl jest bardzo szybki, a dzisiaj tej szybkości również nie widać, bo gdyby tak było, no to trzymałby się gdzieś za tylnym kołem tych najlepszych, nawet gdyby nie było miejsca do wyprzedzenia, a dzisiaj tego niestety nie widzimy. W wyścigu 14 starcie najbardziej doświadczonych na lubelskim torze zawodników. Oczywiście jeśli chodzi o występy ekstraligowe, Dominik Kubera w ekstralidze odjechał tu 44 wyścigi, Żagar 45, Słoweniec wygrał 18 z nich, Dominik 10, mocne Polska na trybunach. Wcześniej speaker zaintonował piękną przyśpiewkę, biało-czerwoni z jednej strony na drugą, krzyczeli do siebie fani, Sajfudinow, Żagar, Waculik i Dominik Kubera z czwartego. Jak on lutuje te starty, to jest coś niemożliwego, ale teraz podjechał pod niego Emil Sajfudinow i trzeba jeszcze pokazać kunszt na trasie. Drugi Dominik jest na pewno. Pytanie, co za nim? Matej Żagar, Dominik Kubera znają ten tor, znają te nawierzchnie jak nikt w tym wyścigu, a być może nawet w tym turnieju. Stawkę zamyka Martin Waculik. Strasznie ciężki turniej dla Martina Waculika, ale pierwszy taki wyścig chyba, gdzie trzech zawodników absolutnie ma szansę, ochotę i determinację do tego, by wygrać. Mocno kontrowany, postawiony w poprzek Dominik Kubera, a i tak bronił się jeszcze przed Matejem Żagarem. No nie może, chociaż bardzo chce minąć reprezentanta Polski. Słoweniec, nam się to podoba, bo jedzie po półfinał Dominik Kubera. Emil Sajfudinow cały czas z przodu. Zacznie za moment ostatnie okrążenie na prowadzeniu. Teraz już sobie przeleciał Dominik tak jak chciał i jest spokojny na drugiej pozycji. Jeszcze próbuje Matej Żagar. Zasypany, zakopany szprycami jedną, drugą. Emil z przodu, a zatem Rosjanie na razie rozgrywają tę serię startów pod swoje dyktando. 3 punkty Sajfudinow, 2 Dominik Kubera, punkt Mateja Żagara, bez punktu Martin Waculik po raz trzeci z rzędu. To jest koszmar Słowaka. Emil Sajfudinow, zwycięstwo. Odwołuję tymczasowy przydomek Emila o krawężniku, mówiący w tym wyścigu już zdecydowanie inaczej. Rosjanin
wchodził środkiem toru, ale już wykorzystywał właściwie na każdym łuku mało wyłamanym motocyklem, ładnie wyjeżdżał po zewnętrznej części toru, więc od razu było widać różnicę, jak wcześniej w połowie łuku mocno kontrował, żeby szukać takiej długiej, prostej po wewnętrznej części toru, ale chyba sam poczuł, że to nie jest najszybszy tor jazdy, tak teraz płynnie po zewnętrznej, mniej wyłamanym motocyklem od razu widzieliśmy dużo, dużo lepszy efekt w postaci jazdy Emila Sajfudinowa. Tutaj Dominik Dobrze, Kuber... że było za nim dwóch zawodników, którzy znają ten tor, bo pościgali się Dominik Kubera i tak, Matej Żagar. Tak, ale wydawało mi się, że Dominik Kubera właśnie skorzysta z tego, żeby jechać szerzej i gonić Emila Sajfudinowa. Dominik nie do końca wiedział, na czym ma się skupić. Wchodził wąsko, tam troszkę przez chwilę zamknięty przez Emila Sajfudinowa. Matej Żagar próbował z tego skorzystać, więc no tutaj już Dominik od pewnego momentu, widząc, że Emil Sajfudinow uciekł daleko do przodu, skupiał się już tylko na obronie tych dwóch bardzo, bardzo cennych dla niego punktów. Emil Sajfudinow, drugie pole startowe, to jego 101 turniej Grand Prix, 605 wyścig w turnieju królewskiej klasy, jeszcze 20 i dogoni kolejną z legend lubelskiego motoru z początku lat 90. Lee Adamsa na 8. miejscu w klasyfikacji wszechczasów, Australijczyk Lee Adams, Woffinden na drugim torze, Leon Madsen na trzecim, Max Frick, tor czwarty i z pierwszego Krzysztof Kasprzak, który w końcu zapunktował w dwóch kolejnych, ostatnich swoich startach. 5 sekund do wyścigu 15. W kasku czerwonym reprezentant Polski Krzychu Kasprzak, dalej Ty, Leon i Max. Do Maxa w tym wyścigu poszli. Dobra reakcja, dobry moment Kasprzak, ale zamknięty i przez Madsena leci także po zewnętrznej. Frick z tyłu zostaje, Woffinden, Madsen z przodu. Madsen pokazuje, że będzie mocny w półfinałach, bo zmierza do nich bardzo pewnie. Zanim Max Frick, raz, drugi, zasypany sprytą, ale pozostaje na drugiej pozycji Krzysztof Kasprzak. Zanim Woffinden teraz będzie starał się wjechać pod reprezentanta Polski, jest bliżej płotu, czy będzie w stanie to zrekontrować? Krzychu, co pojechał Kasprzak z Woffindenem, takiego Kasprzaka chcemy oglądać w cyklu Grand Prix. Madsen cały czas z przodu, Frick cały czas za nim, a Kasprzak non stop przed Woffindenem. Mocno go w tym momencie wyniosło, postawiło, szednie koło leciało w górze, wykorzystał to oczywiście bezlitośnie Ty Woffinden, szkoda, bo to był twardy, żużlowy wyścig Krzysztofa Kasprzaka. Madsen z przodu, coraz dalej, coraz spokojniej, coraz pewniej, zmierzający po 3 punkty za nim Max Frick i trzeci ostatecznie Ty Woffinden, Krzysztof Kasprzak bez punktu. Ach, szkoda tego momentu, bo ten jeden punkt wydawało się, że już nie jest zagrożony, jeśli chodzi o Krzysztofa Kasprzaka. Troszkę szkoda, że nie próbował jazdy takiej jak z przodu Leon Madsen czy Max Frick, właśnie bardziej takiej płynnej, pozewnętrznej. Umie to doskonale robić, a to, co wydarzyło się na wyjściu z pierwszego łuku, chyba trzeciego okrążenia, po wewnętrznej, mocna kontra, później gdzieś ten motocykl ustawiony w pionie na tej twardej nawierzchni, ale podejrzewam, że Krzysztof wybiera tę linię, bo czują zawodnicy, że tam jest jakiś ślad zostawiony po oponach, jest według nich bardziej przyczepny niż po zewnętrznej, więc dlatego pewnie takie wybory, ale patrząc na innych zawodników, to jednak ta płynna jazda po zewnętrznej, po odsypanej nawierzchni przynosi większe efekty. Leon Madsen, no to co mówiliśmy wcześniej, on chyba uczy się tej nowej punktacji, bo wcześniej to nie było jego sprzymierzeńcem, a teraz spokojnie z biegu na bieg rozkręca się, zmienia w motocyklach ustawienia, zmienia motocykle, to już drugi bieg na nowym motocyklu, więc buduje swoją wartość na te najważniejsze wyścigi tego turnieju, jeśli oczywiście się dostanie, bo kradło się 0, ma 7 punktów, ale wszystko wskazuje na to, że w półfinale będzie bardzo groźny. Kończymy czwartą serię. Jeśli odjadą ten wyścig, niezależnie od tego, czy pogoda będzie płatać figle, czy pozwoli odjechać wszystkie, ten turniej zostanie zaliczony, a wyścig straszny, bo jeśli mówiliśmy po poprzedniej serii o najmocniejszych zawodnikach, to trzech z nich mamy
pod taśmą Bartosz Zmarzlik, Fredrik Lindgren, Jason Doyle, a do tego na pierwszym polu zdeterminowany sakramencko Robert Lambert Zmarzlik na drugim, chociaż stoi bardzo blisko środka polu. Pola, ależ mocno to było trzymane, tak. Będzie trudna sytuacja, rozpędza się Jason Doyle, Zmarzlik zostaje na samym końcu, Doyle z przodu, Lambert jest drugi, Lindgren próbuje ścigać Lamberta, Zmarzlik to widzi, być może przytnie do krawężnika, być może znajdzie dla siebie jakieś miejsce, jakąś przestrzeń. Doyle jedzie po wielkie rzeczy dzisiaj, jest na prowadzeniu. Teraz to wyjście z łuku bardzo dobre dla Zmarzlika, tyle że Lindgren nie chce odpuścić, ale wydaje się, że ta rywalizacja ze Szwedem może być na korzyść Polaka. Została noga gdzieś, została na torze, szarpnięty zupełnie. Bartosz Zmarzlik cały czas jednak trzyma punktowaną pozycję, a Lindgren pcha się do szerokiej. I teraz jeszcze ten środek toru może dać większe korzyści dla Bartosza Zmarzlika. Przed nim Robert Lambert, daleko z przodu Jason Doyle. Piękny wyścig, piękne ściganie. Aha, Lindgren. Znów jest Lindgrenem. A teraz Zmarzlik odpowiada. Wysyła go w stronę mostu na Bystrzycy. Teraz Lindgren to będzie odbierał przy krawężniku. Zamknięty, zgaszony. Oby tak do końca. Doyle to wygrywa. Lambert drugi, Zmarzlik po szalenie intensywnej walce kończy wyścig na punktowanej pozycji, ale to, co stworzył z Lindgrenem, to był wielki żużel. Pojawiały się takie opinie, że tu ciężko jest wyprzedzać, że nie ma tych wyprzedzeń zbyt wiele, ale każdy kolejny wyścig powoduje, że nie dzisiaj. No, kiedy są najlepsi zawodnicy na świecie, to próbują różnych rozwiązań. Bartosz Zmarzlik z Fredrikiem Lindgrenem byli tutaj absolutnie wszędzie. Raz po samym betonie, po krawężniku, a za chwilę tuż pod samym płotem. Nie było tutaj półśrodków, wybierali te skrajne linie toru jazdy i bardzo słusznie, tak mi się wydaje, bo właściwie tylko tam można zbudować jakąś prędkość w tych dwóch skrajnych miejscach, więc wydawało się, że Bartosz Zmarzlik, jadąc bardzo blisko po wewnętrznej, właściwie po samym krawężniku, robił to dobrze, przede wszystkim płynnie i to go w miarę wyciągało, no ale tam był taki moment, gdzie stracił płynność jazdy, chyba, nie wiem, uśliznęła mu się lewa noga, ten laczek, albo przednie koło. Mam nadzieję, że to zobaczymy. No tutaj była walka tych liderów o jeden punkt tylko, bo Jason Doyle również złapał świetny rytm i jechał właściwie daleko z przodu od samego startu. A sylwetki mieli jak podczas Speedway of Nations w październiku w Lublinie, tak, w ubiegłym sezonie, położeni łokciem, kolanem na torze. No dobra, Artiom Łaguta samodzielnym liderem po czterech seriach, Jason Doyle i Dominik Kubera. Brawo Domin, polska dzika karta z 10 punktami, Bartosz Zmarzlik 9. Tak wygląda najlepsza czwórka po czterech seriach. Ochłońmy chwilę, wracamy za parę minut do Lublina na ostatnią serię. Witamy z Lublina po krótkiej przerwie. Artiom Łaguta prowadzi po czterech seriach startów. Ma punktów 11, drugi Jason Doyle, trzeci Dominik Kubera. Obaj zawodnicy mają po 10 punktów. Zatem jak lider jest z nami, to zatem szybciutko przenosimy się do parku maszyn, bo Artiom Łaguta, który dzisiaj piekielnie szybki na torze w Lublinie. Właśnie tutaj panowie mówią, Artiom, że jesteś dzisiaj piekielnie szybki. Rozumiem, że ty jesteś dzisiaj zadowolony z tych swoich motocykli i z toru, z przygotowania. Oczywiście jestem zadowolony z motoru, także mnie wydaje, że dzisiaj nie tylko ja szybki, jest jeszcze paru zawodników szybkich, także no, tak na razie jest dobrze. Powiedziałeś przed tymi zawodami, że ten tor lubelski to jest taki specyficzny tor, niełatwy do ścigania, ale ty dzisiaj całkowicie temu zaprzeczasz. No tak, bo może na początku sezonu, tak jak mówiłem wcześniej, że nie mieliśmy taki dobry silnik na ten tor. Dzisiaj jest zupełnie inny silnik, który przygotował pan Ryszard Kowalski, także dobrze spisuje to ten silnik i mam nadzieję, że awansuje do finału. Czy ty właśnie czujesz dzisiaj w sobie taką pewność siebie, która pozwoli ci stanąć dzisiaj na tym najwyższym stopniu podium? Jak ty czujesz pewność, to ciebie lepiej nie jeździć na żużlu. Chciałam cię jeszcze tylko tak na koniec szybciutko zapytać, czy dzisiaj siodełko jest dobrze przymocowane i nie masz żadnych problemów? No na razie nie ma problemów, także jedziemy do przodu. To do przodu, dziękuję ci bardzo. Dziękuję.
Uśmiechnięty Artiom Łaguta, no ale trudno się dziwić, ma 11 punktów po 4 startach. My wracamy do biegu 16, a szczególnie do początku tego biegu, bo Tomek Golok tam, jak zobaczył, jak Bartek się ustawił, to właśnie... Byłem zaniepokojony, tak, dlatego że Bartek wybrał bardzo głęboką kolejnę na starcie. Głęboka kolejna ma to do siebie, że może pociągnąć, ale też i może przekręcić tylny kąt. Pierwszy moment ma Bartek bardzo szybki, ale potem po metrze dwóch stanął delikatnie i zawodnicy z to pierwszego, jak i czwartego Tomek, pola. Zerkamy. Tak, przy trzecim polu i widzimy, że no niby dobry ten start, ale jednak z pierwszego pola i czwartego, no tutaj jest może troszeczkę przypadku dla Doyla, który pojechał w dużej pierzynie pozewnętrznej i przybrał prędkości, odjechał stawce. Potem tutaj widzimy, jak Bartek można powiedzieć, że musi się ciężko musi się napracować, żeby dogonić Fredkę Lindgrena, który też nie jest wolny, bo jest przecież szybki. 3 punkty zdobył w ostatnim swoim biegu. Tutaj widzimy, Bartek zmienił tor jazdy, po małej zmniejszył promień i to jemu daje możliwość wyjechania przed Fredką. Fredka oczywiście się nie poddaje i próbuje tutaj w tej pierzynie pozewnętrznej, ale jeżeli nie dojeżdża tylnym kołem szerzej, to tej prędkości nie uzbiera. Natomiast Bartek solidnie cały czas atakuje Fredkę. Tutaj widzimy, jak częstował go ładnie. Się, tak, na zewnątrz Fredka już został. Wydawałoby się, że jest już z tyłu. Niemniej Bartek zamyka do krawężnika i środkiem toru mknie do mety. Ten jeden punkt dużej różnicy nie daje, natomiast daje szczęście w ilości punktów dla Bartka i można powiedzieć, że przy niedobrym starcie, przy takim starcie słabszym, można też przegrać przy jak trzecim lub czwartym. Marek Cieślak też liczy punkty, Marek też będzie miał swój czas, ale my teraz jedziemy już ostatnią serię, bo tam Maciek Janowski z Waculikiem, z Doylem i z Madsenem. Kiedy ja wolę Tomka posłuchać? My teraz w takim razie słuchałem całe życie trenera. Do Tomka Dryły i do Krzyśka Cegielskiego. No i czujemy, że wjeżdżamy w ostatnią serię. Panowie, na ten wasz los czekaliśmy długo. Maciej Janowski, faktycznie jest ciężko. W dniu 30 urodzin ciągle tej trójki, ona jest z przodu, jeśli chodzi o PESEL, ale nie ma jej w wyścigu, a przecież Maciek lubił różne inauguracje, lubił otwarcia. Wygrał pierwszy w historii turniej Grand Prix w Halstavik w Szwecji. Jako pierwszy Polak wygrał Grand Prix Wielkiej Brytanii, jako pierwszy Polak w Teterowie, jako pierwszy 2 razy z rzędu Grand Prix Danii w Horsens. Dużo tego było dzisiaj. Lublin nie będzie pewnie wspominany najlepiej. Martin Waculik, drugie pole startowe. Jason Doyle ukarany ostrzeżeniem za poprzedni wyścig na trzecim i z czwartego. Leon Madsen, zaczynamy ostatnią serię fazy zasadniczej. Lublin 2021. Jeszcze mruwa poprawia Janosia. Magic Martin, Jason Leon poszli, zostaje kompletnie Maciej Janowski, a jeszcze wciska się w niego z trzeciego, wyrzucając mu speedway z głowy zupełnie i totalnie. Jason Doyle z przodu, Martin Waculik, Maciej Janowski próbuje pokazać coś, próbuje charakterem, wolą walki wykrzesać punktowaną pozycję, ale każdy mu odjeżdża. Jason Doyle, Leon Madsen, między nimi ciekawa rywalizacja. Madsen przed Doyle'a, Doyle będzie pikował pod Madsena, prawdopodobnie zamknięty w krawężniku, gdyby była jakaś sytuacja, która pozwoliłaby zaatakować Maciejowi Janowskiemu, ale niestety on jedzie daleko, daleko z tyłu, chociaż może teraz, ale nie na prowadzeniu. Martin Waculik, który też budzi się w tym turnieju, a więc można nawet po 3 zupełnie nieudanych wyścigach coś znaleźć, coś wykrzesać. Waculik na prowadzeniu, tymczasem Magic w końcu przed Doyle'a, w końcu zaatakował, w końcu pokazał, że przecież jest liderem cyklu, teraz na jednym kole, ale jednak przed Australijczykiem, który po świetnych występach teraz 0. No żużel jest nieprzewidywalny. Dobrze, że Maciej żegna się taką zadziorną akcją, punktem zdobytym, bo przez 3 okrążenia wyglądało to naprawdę nieciekawie, a przecież trzeba się pozbierać i jutro wrócić tu mniej więcej o 16:40. I to jest największy plus obecnej jakby formy rozgrywania tych turniejów, że już jutro można sobie poprawić nastrój. Nie trzeba czekać tygodnia czy dwóch, więc jutro Maciek Janowski z nowymi doświadczeniami tutaj, z nowymi wnioskami na pewno będzie po prostu skuteczniejszy. Start jest bardzo ważny, jutro już z innym, nie tak trudnym, biorąc pod uwagę jego
wyjścia spod taśmy numerem startowym, więc powinno być już zdecydowanie łatwiej. Widzimy już, jeśli zawodnik z drugiego pola startowego tak wyraźnie wygrywa start, bardzo trudno po równaniu, po roszeniu jest zrobić cokolwiek. Widać było, że no tej wody tutaj poszło zdecydowanie więcej. Na pewno niektórzy z Państwa już się zastanawiali, czy nie padał gdzieś tutaj deszcz przelotnie nad Lublinem. Nie, po prostu troszkę więcej wody wjechało na tor. Było widać, zwłaszcza po tych pierwszych okrążeniach, że trzeba było jednak trzymać w związku z tym wewnętrzną linię toru jazdy. Jason Doyle tak wyprzedził Leona Madsena na pierwszym łuku, ale później z kolei na pierwszym łuku drugiego okrążenia już Australijczyk odjechał na zewnętrzną część toru i dał się objechać właśnie Duńczykowi, więc tutaj też było troszkę tej inteligentnej walki. No i chyba tymi dwoma punktami Leon Madsen no, walczył o ten półfinał i prawdopodobnie się nim znajdzie. Ma 9, ma wygrany wyścig, ma 2 dwójki. To są zazwyczaj statystyki, liczby, cyferki, które pozwalają bardzo, bardzo poważnie i zdroworozsądkowo myśleć o półfinale. Na pewno nie będzie w nim Macieja Janowskiego. Lider cyklu Grand Prix jeszcze sprzed 90 minut straci to miano na pewno. Pytanie, kto nim zostanie. Tutaj bardzo ciekawa walka. Emil Sajfudinow, który ma 6 punktów, ciągle realne szanse na półfinał zachowuje na drugim polu. Z pierwszego Robert Lambert, z trzeciego Oliver Bertson. Oni, podobnie jak Krzysztof Kasprzak, tym wyścigiem żegnają się z turniejem. 24 sekundy do końca tej procedury. Krzysztof Kasprzak jeszcze z tyłu, ale już wszyscy gotowi. Emil wie, że musi powtórzyć to, co przed chwilą Martin z drugiego, żeby wystrzelić i wjechać do półfinału. Nie będzie łatwo, bo lampo leci, a motor go niesie do przodu. Kasprzak objeżdża po szerokiej, wypakował się Bertson. Musi robić cuda na kiju Emil Sajfudinow, ale będzie ciężko i za chwilę półfinał może odlecieć. Kasprzak leci drugi, natomiast Oliver Bertson spada teraz za Emila Sajfudinowa. Na prowadzenie Robert Lambert, Sajfudinow po punkt. Jeśli ten punkt dowiezie, będzie miał tylko 7, a zatem zdaje sobie sprawę, że żółty kask, który mu miga przed oczami, przed tym telebimem, musi minąć, jeśli chce być na pewno, albo z dużym prawdopodobieństwem w półfinałach. Emil Sajfudinow cały czas za Krzysztofem Kasprzakiem. Broń się, Krzychu, chcemy dwójkę przy twoim nazwisku zobaczyć. Fajnie, żeby reprezentant Polski dobrze żegnał się z tym turniejem. Lambert po pierwsze indywidualne zwycięstwo też na osłonę zaczyna na prowadzenie. Ostatnie okrążenie, Kasprzak czy Sajfudinow. Obaj mocno wykontrowali tuż za szczytem przed ostatniego wirażu tego okrążenia i będzie decydował ostatni łuk. Kasprzak daleko zaczął skręcać, obroni to chyba, wygrywa Lambert. Kasprzak za 2, świetnie i dzięki, Krzysztof. Na trzecim miejscu Emil Sajfudinow, Bertson bez punktu po raz 4 dzisiaj. No mamy kolejny wyścig, w którym zawodnicy, którzy wcześniej mieli ogromne problemy, nagle jadą z przodu skuteczniej, szybciej. Nie wiem, czy to też nie jest spowodowane tym, że ten tor jednak się troszkę zmienił. Widzieliśmy wcześniej pierwsze wyścigi, wiele wyścigów na początku turnieju, w których zawodnicy jeździli w kurzu, w takiej suchej nawierzchni, w takim luźnym piasku. Teraz tego już nie ma, jest zdecydowanie bardziej wilgotno. Troszkę mniej jakby tej nawierzchni. Nie wiem, czy wcale to nie powoduje, że jest jeszcze mniej przyczepności, więc troszkę te warunki się zmieniły i myślę, że niektórzy zawodnicy mogą być zaskoczeni, ci, którzy radzili sobie wcześniej idealnie, a ci z kolei, którzy mieli problemy, czasami też tak jest, że po prostu tor dopasowuje się do zawodnika, do motocykli i kto wie, czy właśnie tak się nie stało z Martinem Waculikiem wcześniej, z Robertem Lambertem teraz, który miał wcześniej jakieś tam pozytywne przebłyski, ale to zwycięstwo już teraz zdecydowanie pewniejsze. 19 wyścig przed nami na skrajnych polach, mistrzowie świata i to wielokrotni. Ty Wolfenden na pierwszym torze w kasku czerwonym, Bartosz Zmarzlik, który w 2 ostatnich sezonach dzielił i rządził na ziemi w Speedwayu na torze 4 w kasku żółtym. Wolfenden ma 7 punktów, Zmarzlik 9, pewny półfinału. Brytyjczyk jeszcze nie wie, że ważne punkty powinien tutaj dowieść, ale zupełnie inną koncepcję na ten start ma Matej Żagar, bo on ma 6 i gdyby
wygrał, to jak najbardziej do półfinału się dostanie. Anders Thomsen z drugiego uzupełnia stawkę w wyścigu 19. No widzimy, że niektórzy zawodnicy, którzy gdzieś tam balansowali obok tego ósmego miejsca na granicy, tracą punkty, więc jest to okazja dla Słoweńca. Nie widzimy tutaj u Bartka Zmarzlika żadnych prób z nowym motocyklem przed tym pewnym półfinałem. Być może jakieś oryginalne ustawienie, ale motocykl oczywiście ten sam. Czwarte pole, Bartosz Zmarzlik na pierwszym, Ty Woffinden, drugie Anders Thomsen, trzecie Matej Żagar. 20 sekund do przedostatniego wyścigu fazy zasadniczej pierwszego turnieju w historii Grand Prix w Lublinie. Jeszcze 15, pokazuje zegar, ale oni nie będą tak długo czekać. Lecimy. Woffinden, Thomsen, Żagar, Zmarzlik, taśma w górę. Kto dobrze leci z czwartego z Marzula, ależ to był łomot na wjeździe w krawężnik pierwszego wirażu. Jego już nie ma, ale kto za nim? Czy Woffinden, czy Żagar? Żagar mocno jedzie z trzykrotnym mistrzem świata, ale ten wie, jak bronić się przed takimi wjazdami. Woffinden drugi, Żagar trzeci, Thomsen zamyka stawkę, a Zmarzlik z przodu, bardzo mocno z przodu i każde kolejne przejechane metry wydają się tę przewagę powiększać. Niemożliwą prędkość osiąga Bartosz Zmarzlik w tym wyścigu. Woffinden cały czas drugi, to jest jazda na punkty dające półfinał, ale Żagar nie rezygnuje, Żagar próbuje wykorzystać to, że przejechał tu do wiele więcej wyścigów niż trzykrotny mistrz świata, kiedy reprezentował w ubiegłym roku barwy lubelskiego motoru. Thomsen zamyka stawkę, ostatnie okrążenie zaczyna na prowadzeniu spektakularnym Bartosz Zmarzlik i już sobie bada i już sprawdza, jak daleko pod ten płot warto się wybrać. To jest wyścig na jego warunkach. Zmarzlik 3, 2, Woffinden, punkt Żagara, bez punktu Thomsen. Taką nudę lubimy, proszę Państwa. Żółty kask. Już zastanawiam się i spodziewam się tego, że jeśli to czwarte pole zostanie Bartkowi do wyboru, to obstawiałbym, że je właśnie wybierze. Czy to w półfinale, czy też, mam nadzieję, będzie miał też okazję do takiego wyboru w wyścigu finałowym. Piękny start, piękna jazda. Być może właśnie jakieś inne ustawienia w motocyklu spowodowały, że zwyciężył ten bieg bezdyskusyjnie. Zawsze lepiej jest zwyciężyć tak wyścig tuż przed półfinałem niż w pierwszym wyścigu turnieju, więc tu już mamy inne trochę warunki, takie warunki, które będą przypominały zdecydowanie bardziej wyścig półfinałowy niż wyścigi czy tor w wyścigach początkujących w tym turnieju. No Matej Żagar miał nadzieję na tym trzecim polu startowym, niezłym, chciał zwyciężyć, no ale kiedy stoimy na starcie, puszczamy sprzęgło i patrzymy do przodu, a tam już ktoś jest przed nami, no to troszkę można stracić wiarę w to, że jeszcze tutaj zwyciężę, i z takim efektem zderzył się w tym wyścigu Matej Żagar. Pokazują dziewczyny nazwiska zawodników i jedną planszę z numerem 16 i napisem Wildcard, dzika karta. Dominik Kubera robi to naprawdę dobrze. Trzecie pole startowe, domina, 10 punktów, dwa wygrane wyścigi, dwa razy drugi, teraz w kasku białym reprezentant Polski jadący z dziką kartą. Ostatnia dzika karta, która wjechała w ogóle na całym świecie do półfinału, to Gleb Czugunow w ubiegłym roku z 8 punktami, potem już bez żadnej zdobyczy. Jeśli chodzi o zawodnika urodzonego w Polsce, który jechał z dziką kartą, to dobry kumpel i przyjaciel Dominika Kubery, Bartosz Smektała, Warszawa 2019. Dominik w półfinale będzie na pewno, ale czuję, że ten apetyt wzrasta, chociaż wyścig kończący fazę zasadniczą straszny. Lindgren po prawej stronie, Artiom Łaguta po lewej, z pierwszego Max Frick. Absolutnie każdy z nich ma albo zapewniony półfinał, albo szansę. Tak, to jest dobry test dla Dominika Kubery przed tym półfinałem. Widać też po polach startowych, że zawodnicy bardzo długo już w tej chwili przygotowują te pola startowe. To też by sugerowało, że tam coraz więcej się dzieje, czy coraz więcej te pola, czy kolejny potrzebują pracy, bo były wyścigi, gdzie właściwie sędzia już puszczał zawodników, kiedy jeszcze 20 kilka sekund było do
skończenia czasu na zegarze, więc no, tu wchodzimy w najważniejszy etap tego turnieju. W tej serii nikt z trzeciego pola nie zdobył choćby punktu. Cztery ostatnie wyścigi, kaski białe 0. Oby to odczarował Dominik Kubera. Tor trzeci, taśma już w górze. Domin umie startować. Domin robi to dobrze. Domin jedzie dzisiaj turniej albo zawody życia. Niech to trwa jak najdłużej, bo on jeszcze będzie atakował Frika. Krawężnik dla Dominika. Nie ma Frika dla Dominika. Frik się broni. Jadą wszystko w tym wyścigu. Jest Kubera na pierwszym miejscu. Wjeżdża w drugie okrążenie. Frik już tego nie zrozumiał. Frik tego nie był w stanie wytrwać i wytrzymać, więc rzuca się Fredrik Lindgren. A chciałby on nauczyć Dominika Kubera jazdy w Grand Prix. Jak to zrobił Fredrik Lindgren? Zabrał się za jadącego z dziką kartą Dominika i szybko przeskoczył na pierwsze miejsce. Artiom Łaguta jest w tym wyścigu. Podróżuje sobie trzeci za Dominikiem Kuberą, za Fredrikiem Lindgrenem. Z tyłu cały czas Max Frick, a oni już jadą. Ostatnie kółko fazy zasadniczej w Lublinie. W pierwszym piątkowym turnieju Dominik Kubera. Fantastyczny wyścig. Będzie 12 punktów. Będzie piękny półfinał. Zwycięża Lindgren. Dominik Kubera przed Artiomem Łagutą. Max Frick za nimi. Brawo! Piękny wyścig, piękny wyścig. Najważniejsze, że z udziałem naszego reprezentanta Dominik Kubera 2 punkty, 12 punktów. To zawsze, kiedy po turnieju, po zawodach zawodnik ma 12 punktów, to już jest takie no, minimum tego maksymalnego szczęścia od 12 wzwyż, więc Dominik Kubera w Grand Prix 12 punktów po 5 biegach, to naprawdę jest wynik absolutnie fantastyczny. No i wykonuje wielkie zadanie dla Bartosza Zmarzlika, bo Artiom Łaguta traci tak naprawdę 2 punkty w tym wyścigu i zajmuje drugie miejsce po fazie zasadniczej. Bartosz Zmarzlik wygrywa, oczywiście obaj będą wybierać jako pierwsi, ale to też ma znaczenie. Ten moment startowy to chyba o czym mówiłeś, nie najlepsze trzecie pole startowe, ale dojazd do łuku, no jak z procy Dominik Kubera wykonał. Opanował do perfekcji jazdę na swoim motocyklu. Piękna technika jazdy, dopasowana do potrzeb tego motocykla. Wyciąga z niego maksimum. I tutaj błąd oczywiście Australijczyka. Max Frick wyjeżdża na zewnętrzną część toru i tam traci trochę mocy. Dominik Kubera trochę chyba właśnie tę sytuacją, po której wyprzedził po zewnętrznej części toru, trochę sam się uśpił albo źle odczytał jakby tę nawierzchnię. No ale to jest Grand Prix, on się wciąż tutaj musi uczyć tego, że choćby jeden łuk, a nie daj Boże więcej przejechanych troszkę nie najlepszą linią, troszkę tak lajtowo powodują, że za chwilę ktoś może się znaleźć. A no on jeździ dziką kartą, ale to Fredrik Lindgren jest tym, no, dzikim zawodnikiem, który umie pojechać wszędzie i on każde miejsce wykorzysta do tego, żeby pojechać szybciej, a na pewno nie będzie się bał tam pojechać, więc to szybko pokazał no, temu, który no, mam nadzieję będzie częściej gościł w Grand Prix, czyli Dominikowi. Ale też jego zdobycz pokazuje. Fredrik Lindgren wygrywa 3 wyścigi indywidualnie, tyle samo co Bartosz Zmarzlik. Zmarzlik jest pierwszy, a Lindgren, dlatego że zawalił 1-4. A to będzie miało duże znaczenie. Seria, faza zasadnicza za nami. 2 Polaków w półfinałach, 2 już nie jedzie. Jeden z nich z Państwem, Krzysztof Kasprzak. Krzysztof razem ze mną. Krzysztof, 4 punkty na Twoim koncie. Prawdziwego mężczyzny nie poznaje się po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy. Szkoda, że ta 2 dopiero wpadła na sam koniec. No tak, cały czas się męczyliśmy, cały mecz, bo jednak na lidze był inny tor, więcej stopni. I no tutaj był tor cały czas przykryty, a teraz jak pada w to się otwiera i trochę w złą stronę poszliśmy. Jeszcze w tym pierwszym motocyklu, co czułem się w miarę dobrze, rama pękła, tył ramy i musiałem teraz mieć motor, ale też jechałem w miarę szybko. Ale szkoda też tych straconych punktów, bo chociażby w Twoim drugim starcie, kiedy straciłeś tę punktowaną pozycję z Andersem Thomsenem, teraz później w następnym biegu, tam gdzieś się podniosło. Co tam się w ogóle wydarzyło? Tam takie są miejsca, tam gdzie plandyka przepuszczała wodę, to są takie miejsca czarne i one pociągają. No tak jak powiedziałeś, straciłem punkt z Tajem i z Thomsenem, bo jechałem tutaj za wąsko ten łuk. No i 2 punkty mogło być więcej. Czyli teraz już wiesz, nad czym najbardziej trzeba popracować przed tym jutrzejszym turniejem? Tak, teraz coś zmieniliśmy takiego, coś nigdy tutaj nie startowałem i okazało się to najlepsze, więc dziękuję wszystkim opakom, którzy mi doradzali przed tym biegiem, co mam porobić, bo no,
mówimy, że wyprzedzajmy zawodnicy, to musimy coś zmienić, żeby było lepiej, więc staram się jak mogę, starty wygrywam, ale po trasie jednak cały czas mam problem z tą szybkością. W finale w 1990 roku, w finale IMPU, twój tato stanął tutaj na najwyższym stopniu podium. Może zrobiłbyś mu prezent i jutro ty stanął tutaj, gdyby się udało. No tak bardzo bym chciał. Dzisiaj właśnie o tym myślałem, że tata był w 90 roku tu. Ja wygrałem SEC w 2017, to fajne było uczucie, ale... No to jutro tak trzeba mówię, to powtórzyć. Będziemy walczyli jutro. Dziękuję bardzo, Pozdrawiam Krzysztof. Kibiców. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To był Krzysztof Kasprzak w rozmowie z Karoliną Wieszczycką. Tak odważnie Karolina tutaj. Faktycznie jakieś też nadzieje w Grudziądzu, mam wrażenie, przed tak ważnym meczem z Częstochową się pojawiły, bo faktycznie Krzysiek, ten ostatni start bardzo dobry. Czy przyznasz, Marek? Nie, no ja myślę, że Krzysiek dzisiaj stracił parę punktów, gdyby on to dowiózł. Ale to była taka bardziej ofensywna jazda niż defensywna. Ja myślę tak, że starał się i no szkoda, że tam tu go pociągnęło, tutaj troszeczkę wybrał zły tor. Myślę, że 3 punkty stracił, te 7-8 punktów mógł sobie zrobić. Przed chwileczką widzieliśmy, kto awansował. Tam jest zawodnik, który awansował z 7 punktami, to jest Emil Sajfudinow jako 8. I panowie, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co było w biegu 20, co tam się działo, bo tam się dużo działo. Ten Fredrik Lindgren nam wjechał na pierwsze miejsce, ale Marek, ciebie poproszę o analizę, bo teraz będzie twój były zawodnik słuchał, a ty będziesz mówił. Tomek, poprawiaj mnie. Ale nie, zanim to będą wybory pól. Panowie, no Tomek, to byś co byś wybierał? No, czwarte. Myślę, że czwarte. Nie ma co się zastanawiać. Tak. Czwarte, no tak. Z czwartego pola wygrał, pojechał szybko i... Tylko, że wiesz, trochę, że będzie po Polaniu, nie? I no tak. Może mu troszeczkę... Pierwszy półfinał, więc rzeczywiście to dalej. Ja myślę, że Bartek jest tak szybki i na starcie ma tak te pierwsze 2 metry dopasowane, że nie boi się. Oczywiście jest Maceń, który jest też doregulowany, coraz szybciej jedzie. Trzecie pole... Wofindenowi chyba zostało tylko drugie pole, tak? Tak jest, zostało drugie pole. Lindgren, Wofinden, Madsen z Marslik w pierwszym półfinale. No to naprawdę będzie wyglądało, to wygląda groźnie, no ale nie. Jak zostaje się mistrzem, chce się zostać mistrzem świata jeszcze po raz trzeci z rzędu, no to trzeba taki półfinał co najmniej przyjechać drugi. Artiom Łaguta wybrał pierwszy tor. No, my chyba się pomyliłem. Dla mnie zaskoczenie. Zaskoczenie, no dobrze. Dla to teraz też. Dominik Kubera brał, które powinien? A weźmie trzecie. Drugie bierze. Drugie. No właśnie. Jest z tego toru, wie co robi, ma jakiś pomysł na to. To już będzie po tym biegu pierwszym półfinałowym. Jason Doyle bierze czwarte. No tak jaki jest. Zadowolony. No, zadowolony. Ma w pamięci tą szarżę po zewnętrznej, gdzie jechał w tej pierzynce i wyprzedził 3 zawodników, także no i szybki Sajfudinow, który ma według mnie dobre trzecie pole. Dobrze, no to Marek, obiecałem, że będziesz analizował bieg 20. Tam był Frick, Łaguta, Kubera i Lindgren, prawda? Zastanawialiśmy się trochę w tym biegu, gdzie jest Łaguta, nie? Bo to on taki był szybki, ale trochę go nie było widać w tym biegu. No ja myślę, że start troszeczkę poustawiał początek tego biegu. Trudno się jedzie z tyłu, kiedy z przodu zawodnicy ale się popatrzmy, tasują, gdzie prawda? Jest Frick, a gdzie jest w tej chwili Fredrik Lindgren, proszę bardzo. Fredka nie jest, jak to się mówi, palcem robiony i on potrafi po prostu się przyczaić i wykorzystać. O, ustawił się pięknie po szerokiej, nabrał dużej szybkości, no i zaskoczył tutaj Dominika. Chociaż Dominik też jechał bardzo, bardzo fajnie. Także ja przed zawodami mówiłem, że Lindgren będzie groźnym zawodnikiem w dniu dzisiejszym i miałem rację. Jeżeli chodzi o Artioma, no Artiom jechał z tyłu. Artiom chyba liczył swoje punkty i wiedział, ile tych punktów już ma, czyli miał już 11, więc ten jeden punkt pasował mu do kolekcji. Ale nie wierzę, że nie chciał mieć 2 albo 3. No, no to i Bartek jechał z tyłu i też sobie policzył, że te 2 punkty są dobre niż tam gdzieś się zaczepić i stracić je. Także zacieramy ręce i jedziemy półfinały. No przenosimy się do naszych... I kibicujemy naszemu mistrzowi. W takim razie teraz Tomek Dryła, Krzysztof Cegielski. Mamy 2 reprezentantów Polski w 2 wyścigach półfinałowych Speedway Grand Prix Lublin 2021. W pierwszym z nich
Bartosz Zmarzlik, kask żółty, czwarte pole startowe dwukrotnego indywidualnego mistrza świata, trzykrotny czempion Tai Woffinden na torze drugim. W kasku niebieskim Leon Madsen, były mistrz Europy i także medalista mistrzostw świata na trzecim. Kolejny z medalistów mistrzostw świata Fredrik Lindgren. Pierwsze pole startowe, kask czerwony od krawężnika Lindgren, Woffinden, Madsen, Zmarzlik. No, wybory pól startowych przez zawodników wskazują ewidentnie na to, że tam wśród nich właśnie nie ma jednolitej opinii, jeśli chodzi o pola startowe, bo właściwie wybrali odwrotnie niż normalna logika by wskazywała. Pierwszy półfinał od wewnętrznej do zewnątrz, drugi półfinał już można zewnętrzny, ale akurat Bartek Zmarzlik, no to co mówiliśmy wcześniej, choćby tutaj był tor zalany zupełnie wodą i wszystko zgarnięte do wewnątrz, to on i tak wybierze to czwarte pole startowe. Ono jest dobre, widzieliśmy przed chwilą. Tam jest dużo przyczepności pod samą bandą. Ale tutaj no, przeciwnicy godni. Spodziewam się, niech ten komputer szybko puszcza, bo tutaj mogą być różne ruchy i te nerwy mogą już tak nie wytrzymywać. Każdy chce tutaj być na dwóch pierwszych pozycjach i każdy wie, że ten start jest kluczowym elementem. Trzy wyścigi zostały w pierwszym turnieju historycznym Grand Prix w Lublinie. Pokazuje kierownik startu w stronę Leona Madsena, by zbliżył się do taśmy jak najszybciej. Wszyscy gotowi, wszyscy zastygli. Zaraz zielone i jedziemy. Lindgren, Woffinden, Madsen, Zmarzlik spod płotu. Ależ ten Madsen jest niepokorny. Ile napsuł krwi wszystkim. A może to gra, a może to jego pomysł, a może to jego taktyka. Lecą wszyscy w górę, a Zmarzlik do przodu. Leci Bartosz Zmarzlik pierwszy. Fredrik Lindgren mocno szarpnęło jego motocyklem, ale powiedział Marek Cieślak, czym nie jest robiony Szwed i jedzie na drugim miejscu za Bartoszem Zmarznikiem. Nie może pogodzić się z takim obrotem spraw Tai Woffinden, a wszystkie akcje przed startem na razie nie na wiele zdają się. Leon Madsen zamyka stawkę, Zmarznik znowu z przodu, a zatem będzie jak tak się skończy, a cała Polska wierzy, że tak się skończy. Wybierał jako pierwszy w wielkim finale, odjeżdża, powiększa przewagę. Lindgren jakby jeszcze nie mógł być bezpieczny, jakby nie mógł być pewny udziału w decydującej grze, bo Woffinden cały czas czeka. A ja wącham, bo jakiś sprzęgło pachnie nam tutaj nad pierwszym torem. Robi to chyba Woffinden, postawił wszystko na jedną kartę, ale nie da rady, przynajmniej nie teraz. Broni się Lindgren, co tu się dzieje? Ważne, że cały ten galimatias, kociołek, młynek do żużlowej kawy jest daleko za plecami Zmarznika. Leci Taj, czemu tak późno? Zmarznik wygrywa, Lindgren drugi. Zapraszamy do wielkiego finału. Bartosz Zmarznik i Fredrik Lindgren. Mówiłeś, że mamy dwóch reprezentantów, no to pierwszy z nich już jest w finale. Teraz czekamy na Dominika Kuberę w półfinale numer 2. Chyba dobry czas Bartka Zmarzlika w tym wyścigu. Kopia startu poprzedniego, którym startował również z czwartego pola startowego, więc wiedział, co ma robić. Pewnie podobne ustawienia, podobny styl przygotowania toru na wierzchni na tym czwartym polu startowym, więc to znowu przyniosło efekt, mimo tego, że przeciwnicy absolutnie godni i bardzo groźni, ale z problemami. Do góry pojechał Fredrik Lindgren, troszkę do góry też i w poprzek Leon Madsen, więc to musiał wykorzystać Bartosz Zmarzlik do tego, żeby pojechać sobie do przodu. O tym sprzęgle wspomniałeś. Długo dosyć zawodnicy stali przed puszczeniem taśmy startowej, no i chyba to efektem tego było jakieś spalenie sprzęgła. U którego zawodników? Być może u Leona Madsena, bo on tutaj nie wyglądał na szybkiego ani na starcie, ani na dystansie. Czy myślisz, że po tym półfinale Bartosz Zmarzlik jest już na ten moment pewien, że czwarte pole będzie jego w wielkim finale? Stawiam, że tak. Drugi. Jeśli coś tam zostało jeszcze na tym czwartym polu startowym, to on wie doskonale, bo czasami tak jest, że już po prostu nie zawodnik czuje, że nie ma z czego wystartować i musi wybrać inne pole startowe, ale stawiam na to, że Bartosz znajdzie tę nawierzchnię, a jak nie, to przywiezie ją w kieszeni i tam sobie usypie i ubije. Artiom Łaguta, pierwsze pole startowe w drugim półfinale, kask czerwony jako współlider klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix, przyjeżdżał na ten turniej jako współlider, kończył fazę zasadniczą. Teraz po dodaniu punktów z
zawodnikom, którzy już odpadli. Samodzielnym liderem jest Maciej Janowski, ale to tylko przez chwilę, bo ma 4 punkty przewagi nad Artiomem Łagutą. Drugi Rosjanin w tym półfinale, Emil Sajfudinow, kask biały, trzecie pole startowe. Na czwartym swojego miejsca szuka były mistrz świata Jason Doyle. Z ostrzeżeniem będzie musiał uważać, a na drugim ten, który rozpala kibiców w Lublinie dzisiaj chyba najmocniej, płata pięknego sportowego figla całemu żużlowemu środowisku i jedzie jak po swoje, jakby czuł się w tym towarzystwie zupełnie naturalnie. Oby tak było, oby ten czas nastąpił jak najszybciej. Jadący z dziką kartą Dominik Kubera. Minutę 20 przygotowywał to czwarte pole startowe Jason Doyle, więc tam jest dużo nawierzchni. Jest pewnie dosyć luźna, ale kiedy zawodnik ją ubije, no to robi się tak zwana guma i można to wykorzystać, ale trzeba być bardzo, bardzo czujnym. Czwarte pole, Jason Doyle, na trzecim Emil Sajfudinow, pierwsze Artiom Łagutą, na drugim Dominik Kubera. To miasto nie zna słowa niemożliwe, może Dominik to zrobi, ale ciężko, jak, leci dominator Dominik Kubera, jest pierwszy, a za nim strasznie ciasno na wyjściu z pierwszego łuku Artiom Łagutą. Jason Doyle zamyka stawkę, Emil Sajfudinow, biało-czerwone szaliki w górze, Dominik Kubera będzie miał kłopoty, jedzie twardo, jedzie ostro, jedzie w sposób straszliwie zdeterminowany Artiom Łagutą i widać, kiedy już wyjechał na pierwszą pozycję, jak szybko powiększył swoją przewagę nad drugim Dominikiem Kuberą. Artiom Łagutą, ale to ciągle jest wynik piękny, ale to ciągle jest miejsce dające prawo jazdy w wielkim finale. Za moment zaczną ostatnie okrążenie. Trzeci Jason Doyle, czwarty Emil Sajfudinow wiezie za plecami medalistów indywidualnych mistrzostw świata. Jadący tu dziką kartą Dominik Kubera. Głos mi się łamie. Nie teraz. Doyle to widzi. Leci. Było ich wielu. Wygrywa Artiom Łagutą. Artera Kubera. Jest w wielkim finale. Chłopaku, ty to zrobiłeś! Jesteś w czwórce świata! Fantastycznie! Wow! I to po jak dramatycznym wyścigu! Dominik, już możesz złapać oddech, już możesz wziąć jakikolwiek oddech, bo to był wyścig na absolutnym bezdechu. Ogromnie się cieszymy. Drugie miejsce Dominika Kubery. No, po raz kolejny poczuł, co to jest rywalizacja o tytuł mistrza świata z zawodnikami, których tak naprawdę tylko ten tytuł interesuje. Ostra walka najpierw z Rosjaninem, z Artiomem Łagutą, później z Jasonem Doylem. Jakieś błędy, nerwowa jazda, wyjazd na zewnętrzną. Tam no, ten motocykl zachował się niepokornie. Na pewno spadł tak z obrotów, że Dominik aż nie słyszał, żeby ten motocykl w ogóle pracował, więc na szczęście długa prosta w Lublinie uratowała go i na końcu tej prostej okazał się szybszy od Australijczyka Jasona Doyle'a, ale tutaj nie było żadnych podziękowań. To po raz kolejny jakby doświadczenie, że tu jest duża złość, to jest duża strata dla Jasona Doyle'a. Tutaj każdy jedzie indywidualnie i nie ma sentymentów. Tutaj wjazd ostry Artiom Łagutą, ale ładne zachowanie Dominika Kubery. Utrzymał płynność jazdy, nie spanikował, ale tutaj już jeden z kolejnych łuków, wjazd na zewnętrzną, złapanie luźnej nawierzchni, obie nogi w powietrzu. Strata mocy, no i tutaj tylko na pełnym gazie liczył, modlił się, żeby mi wystarczyło tej prostej, żebym zdążył zamknąć do wewnętrznej Jasona Doyle'a. Jakie szczęście, że się udało. Rosjanin, Szwed i dwóch Polaków w wielkim finale. Halo Studio! Jezus Maria, jakie to były emocje. Już przez chwilę myślałem, że Dominik Kubera po pierwsze się wywróci, a po drugie myślałem, że jednak ten Jason Doyle, który umie wykorzystać każdy błąd, że jednak ten błąd wykorzysta. Co tam się panowie stało? Tam zbyt skontrował chyba maszynę, prawda? No ja myślę, że tylne koło uciekło mu na takim śliskim kawałku po prostu toru. To zaraz będzie ten moment, kiedy to jest jeszcze świetny start. Mówiliśmy, że błąd zrobił Łagutą, że może być błąd, że wybrał to pierwsze pole. I tak też się stało, bo Dominik wygrał start, natomiast no widzimy, jak Łagutą, jakim dysponuje szybkim motocyklem, tak? I z łatwością nabiera prędkości, wyprzedza naszego
zawodnika Polaka. Natomiast Dominik bardzo mądrze pojechał, bo nie szykował się na szarże na Artioma, pilnował drugiego miejsca, szybko chciał jechać i musiał odpierać ataki Doyla, który był strasznie szybki i był taki moment w bodajże chyba na trzecim okrążeniu. To teraz będzie. Tak. Gdzie rzeczywiście tylne koło jechało ślisko i złapało przyczepnego i postawiło, tak jakby mała dziura była, która była nierównością i pociągnęło Kuberę. Oczywiście w tym momencie, tak. Wyratował się i patrząc, kto jedzie po wewnętrznej, delikatnie ściął i to się udało. Cieszymy się dlatego, że to jest drugi Polak w wielkim finale o zwycięstwo dzisiaj. No i człowiek, który debiutuje, prawda, w związku z tym w Grand Prix. I jeszcze U24. No właśnie, w związku z tym absolutnie tutaj wielki szacun dla Dominika Kuberę. Tomek Golob już wpisał, co ma tam Bartek wybrać, tak? No ja... Jakie jest pole? Czwarte. Znaczy, czwarte, jest wpisane, to zobaczymy, potwierdza, Bartek to potwierdza. A teraz pytanie, co będzie mógł jeszcze wybrać Dominik Kubera, bo teraz będzie... Jak widzimy, już Artiom się nie pomylił. No właśnie, już bierze, przy dobrym starcie bierze zewnętrzne pole, gdzie jest łatwiejsze na jechanie. Idzie Dominik, Tomek, no i co? No, pierwsze czy drugie? Myślę, że dobry start z drugiego, więc chyba nie powinien ryzykować. Pierwsze weźmie. No właśnie, wziął pierwsze. Zaryzykował, czyli jest silny. Czuje się silny i wie, czego chce, tak. Natomiast Fredrik Lindgren to jest taki zawodnik, jak ja to mówię, zimny Szwed, który spokojnie wybiera to, co zostaje. Też należy się po nim spodziewać dużej jazdy. A jaka ona będzie, wspólnie zaraz zobaczymy. Ja tylko chciałbym powiedzieć jeszcze przed finałem, tak? Stal Gorzów ma dzisiaj wielkiego mistrza w wielkim finale. Mam tutaj na myśli też ludzi, którzy pomagali. Panie Władysławie Komarnicki, dzisiaj pan ma znowu swojego zawodnika w wielkim finale. Pozdrawiamy Władysława Komarnickiego, natomiast teraz, dzisiaj chyba nie do końca zadowolony Leon Madsen, teraz z Łukaszem Bencem. Good old friend. Ale bardzo mocno powiedział po polsku, pozdrawiam Marek, tak więc pozdrowienia wędrują do trenera Marka Cieślaka, oczywiście wszystkich pozostałych gości Tomasza i Marcina, gości studia. Leon jechał dzisiaj bardzo dobrze, ale nie uzyskał tego, co chciał. Jaki był powód? You were flying, but you didn't reach that what you wanted to do. Yeah, it's true. After we swapped the bike after two races, I felt much better on my second bike, and I should have done it to my second race. But you know, sometimes you are doubting if something is wrong with the bike or not, and then you take it and give it one more chance. And you know, being clever now, I shouldn't have done that. But that's how Speedo is. And in the final, I didn't know what to choose. Semi-final, so gate 3 or 2, but I think it didn't matter. 1 and 4 was my favorite gates, and they were chosen. So you know, in the semis, it's always tough, and you need a little bit of luck also. I tried my best, and I went very wide and few laps, and I just got a lot of spray, as you can see, straight after the trike service. So it wasn't easy, but I'm not satisfied because, you know, my closest competitors, Ty and Freddy, they are just above me, and I wanted, you know, catch those guys tonight, but didn't win that way. So we have another shot tomorrow, and I'll give it a go and do my best. Jutro zrobię, co w mojej mocy, to obiecuję. Dzisiaj moim wyborem było pole pierwsze bądź czwarte, ale te pola były już wybrane, więc nie miałem za bardzo na co liczyć. Smuci mnie półfinał, bo tam moi najbliżsi rywale, czyli Wolfinden i Lindgren, byli wyżej ode mnie, dlatego to ich muszę gonić i na ich pogoni muszę się skupić. Cóż, ten tor dzisiaj tak wyglądał, jak wyglądał. Ja zmieniłem motocykl dopiero po drugim starcie, a powinienem był zrobić to już po pierwszym, ale czasem tak jest, że dajesz szansę swojemu motocyklowi. Jak to mówią, mądry Duńczyk po szkodzie. Tyle Leon Madsen, któremu dziękuję pięknie. Tak, Leon. I'll be back tomorrow. Dzięki. Jutro wracam. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Leona Madsena. No dobrze, że Duńczyk po szkodzie niż Polak po szkodzie, mądry. Natomiast panowie, ten finał. Tomek, powiedziałeś, że Łaguta dobrze Cwano wybrał ten trzeci tor, bo widzi, że ma Zmarzlika. Mądra decyzja, gdy przegra z pierwszego pola, no nic nie zrobi. Natomiast trzeciego może wiele rzeczy zrobić. Przedłużyć, zahamować, zmienić tor jazdy, więc chcę na pewno zrobić wszystko, żeby utrudnić Bartkowi przy szarży wygranego startu. No można wpaść w kompleksy, jak się przegrywa tyle razy z Bartkiem, z Marzlikiem. Jedziemy finał. Wielki finał pierwszego historycznego Grand Prix w Lublinie. Tomek Dryłak, Krzysztof Cegielski. Co
coś pięknego, coś fantastycznego, coś, co po raz kolejny, a nie musimy czekać długo, od poprzedniego turnieju Grand Prix każe nam być przekonanym, że żużel, że Speedway to jest nasza biało-czerwona sprawa narodowa. Dominik Kubera i Bartosz Zmarzlik, dwóch Polaków w wielkim finale, pierwszego w historii turnieju Grand Prix na torze przy Alejach Zygmuntowskich 5 w Lublinie. Stawkę na polach wewnętrznych uzupełniają Fredrik Lindgren i Artiom Łakuta. Za moment gra o wszystko. Oczywiście życzymy mistrzowi świata zwycięstwa, ale Dominikowi Kuberze życzymy, żeby powtórzył to, co zrobił chyba w 2014 roku Bartosz Zmarzlik jako zawodnik startujący z dziką kartą, czyli zwyciężył Grand Prix. To uczynili wcześniej Martin Dugard, Mark Loram, Hans Andersen, Mikkel Jebsen-Jensen, Tomasz Kolo, Adrian Miedziński. Więc kilku zawodników było, ale tylko kilku. I Dominik staje przed ogromną szansą, żeby to również przy jego nazwisku było zwycięstwo w turnieju Grand Prix. Tak dużo mówiliśmy o historii, tak wiele wspominaliśmy, tak mocno budowaliśmy biało-czerwoną narrację, a tych dwóch dżentelmenów sprawiło, że będziemy emocjonować się za chwilę wielkim żużlem. Spoglądam w prawo na tych kibiców, na wejście w pierwszy łuk i jestem w latach 90. Widzę pasję, widzę wzruszenie, widzę oczekiwania. Być może takich werbli i takiej adrenaliny nie było tutaj od 30 lat. Jedziemy! Lublin, kocham cię! Kubera, Lindgren, Łakuta i Zmarzlik! Lecą Polacy! Oj, 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 oj! Będzie powtórka, oby wszystko było w porządku z Artiomem Łakutą. Mam nadzieję, że będzie, bo podnosi się błyskawicznie Rosjanin. On już zmierza w kierunku swojego motocykla. Tak, no tak to jest, kiedy zawodnik z czwartego pola dobrze wystartuje i zamyka wszystkich rywali, a ten z trzeciego też nieźle sobie radzi. No wtedy brakuje miejsca. Wyprostowało motocykl Artioma Łaguty. Tutaj dobry start Bartosza Zmarzlika. Bardzo dobry, tak. Był właściwie prawie całym motocyklem przed Rosjaninem, ale jednak minimalnie zahaczony Artiom Łaguta. Tu Artiom Łaguta nie przymknął gazu oczywiście, nikt nie oczekiwał jakoś specjalnie, ale próbował chyba od razu przejechać na zewnętrzną część toru, bo tu widzimy nie składa się do wewnątrz, tylko tu jakby, a nie, przymknął manetkę gazu, tylko ten motocykl oczywiście, jak to motocykle w dzisiejszych czasach, nie reagują aż tak bardzo, ale chyba miał już w głowie to, żeby swoją linię toru jazdy przenieść na zewnętrzną jak najszybciej, żeby próbować gonić rywali, więc stąd chyba całe to zamieszanie na pierwszym, na wejściu pierwszego. Przygotowuję sobie kolejne do powtórki. Nie idzie do lekarza, nie idzie na badania. Skoro Christer Gardel, sędzia tego turnieju, stwierdził, że jedziemy powtórkę w pełnym składzie, to warto to oczywiście wykorzystać. Przeanalizowałeś Bartosza Zmarzlika, przeanalizowałeś Artioma Łagutę. Dobrze także w tej pierwszej wersji wyścigu zaprezentował się Kubera. Tak, i kto wie, czy wybór pola startowego numer jeden nie było zasugerowane tym, żeby być jak najdalej od Bartka Zmarzlika, więc te skrajne pola dla Polaków i to przyniosło efekt, bo właściwie jechaliśmy na 5 punktów, Bartosz z przodu, Dominik na drugiej pozycji, więc to się dobrze układało, to dobrze wróży przed powtórką tego finału. Jest w parku maszyn, widzieliśmy Grigori Łaguta, starszy brat Artioma, zawodnik lubelskiego motoru z całą rodziną. To już wiemy, to już mamy potwierdzone fantastyczne obrazki. Zresztą Artiom też z familią na każdych możliwych zawodach ostatnio gratulowali i przeżywali i cieszyli się z podium męża i taty we Wrocławiu, kiedy świetnie zaprezentował się przed swoją klubową publicznością. Czekamy. Budowaliśmy wielkie napięcie. Myślę, że było czuć to, co dzieje się na trybunach, ale jeszcze poczekamy. Jeszcze oddamy głos do studia. Jeszcze kilka uwag, zdań, opinii od was, panowie. To tak na gorąco ten finał w pierwszej wersji. W pierwszej wersji, no, powtórka w czterech jest okej. Okay. Natomiast tak, ja bym na miejscu Dominika Kuber wziął drugie pole startowe. Wtedy ma większą możliwość. Wtedy, kiedy przegrywa z pierwszego lub nie wygra zdecydowanie, to nie jest w stanie wyprzedzić tych trzech, tego czwartego, czyli Bartka z Mazlika. Ale tutaj, jeśli chodzi o Bartka, przy bardzo dobrym starcie wjechał na pole Artioma Łaguty.
no, całe szczęście, że się nic nie stało, ale prawidłowa decyzja. Ale Dominik wygrał ten start i ja przypuszczam, że on poszedł, ta decyzja jego była, że on się lepiej potrafi skupić, skoncentrować na pierwszym polu. Przy krawężniku, tak. Przy krawężniku. Mhm. Ja tam myślę, że on, że Bartek nie ma planu innego, tylko ma wygrać plan start. A, plan A, tak? Wygrać start. Wszystkie ręce na pokład, proszę bardzo. Jest Grisza, no. Łaguta też tutaj pomaga Artiomowi. Ale ja myślę, że Dominik pomoże Bartkowi. Znaczy, ja myślę, że tak, że mamy wielkie szanse, żeby dwóch Polaków było na podium i o to generalnie chodzi. Ale Bartek, jeżeli powtórzy start i no ten najazd... No właśnie, powtórzy start. Ja pamiętam, jak we Wrocławiu też była taka sytuacja, że mówi, no dobra, ja już prowadzę, już czuję, że jest dobrze i później jest przerwany bieg. To jest trudne. No tak, drugi raz puścić tak samo klamkę. Panie trenerze, to niech pan powie. Panie mistrzu, pan nieraz jechał w powtórce i było dobrze, jeszcze lepiej. I było dobrze i tego się trzymamy, jedziemy powtórzony. I to jest cecha mistrzów, że zapominam o tym, co było, nie żyję tym, co było, tylko tym, co będzie. To my się też tego trzymamy. To jest fantastyczna lekcja dla Dominika. I dla Bartka z Marslika tym bardziej, zatem my kończymy, ale żyjemy Tomek, tym, ile ja się dzisiaj nauczyłem przy tobie. Jedziemy do naszych komentatorów. Piękna atmosfera tam u was, panowie, cudownie się tego słucha jak zwykle, ale my jednak musimy ją troszeczkę podkręcić, bo za minutę wystartują po raz drugi Fredrik Lindgren z drugiego, Artiom Łaguta z trzeciego, ta sama fura zdążyli mechanicy i reprezentanci Polski. Pierwsze Dominik Kubera, czwarte Bartosz Zmarzlik, tu już nikt nie siedzi, ale kto przy zdrowych zmysłach siedziałby w takim momencie jak kilkanaście sekund przed pierwszą odsłoną tego finału. Zerknąłem w prawo i tak jak powiedziałem, przeniosłem się w inne czasy. Krzysiek, widzisz, co tu się dzieje? Widzisz, jak to miejsce, ten stadion, te trybuny były spragnione takich rzeczy? To wszystko wygląda tak, jak Hans Nielsen opowiadał tuż przed turniejem. Bardzo, bardzo podobny widok. Może trochę więcej kolorów, więcej kolorystyki w ubiorze. I ubrania lepiej dopasowane, bo wtedy wszyscy chodzili w za dużych. Taka była moda, albo to było w sklepie. Finał, drugie podejście. Lublin, karnawał, sztuk mistrzów. Kubera, Lindgren, Łaguta, Zmarzlik, podejście drugie. Strzela Kubera, to jest jednak dla Zmarzlika. Ależ to było prawidłowe, powiedziałby Tomasz Golob i leci z wyjścia z pierwszego łuku, a za nim Dominik Kubera. Przecież lepszego scenariusza nie sposób było sobie tu wymarzyć. Lindgren naciska, Artiom Łaguta zostaje. To jest jazda na samotne prowadzenie w cyklu Grand Prix przez Bartosza Zmarzlika, jeśli Lindgren zatrzyma Łagutę, a jeśli nie, to będzie ciasno, to będą szpilki w generalce, to nas nie interesuje. Cieszmy się tym, co dzieje się, kiedy historia pisze się w Lublinie na Zygmuntowskich. Lindgren jest straszny, Lindgren bardzo chce odebrać przynajmniej drugie miejsce Kuberze, albo Dominik broni się, chciałbym powiedzieć, za plecami, ale to jest za szprycą, za jakimś cieniem Zmarzlika, który na pierwszym miejscu zaczyna ostatnie okrążenie. Lublin będzie historyczny, wszystko tu płonie, szaliki są w górze, konfety już leci, miasto legend, była o czarciej łapie, o wdowie, a teraz będzie o Zmarzliku, szybkim ludziku, Zmarzlik to wygrywa, a Kubera jest drugi. Facet, czego ty dokonałeś, co obaj zrobiliście, Polska, Lublin, biało-czerwono, na maksa, wow, 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 wow! Wielkie gratulacje, panowie, mamy zwycięstwo, mamy drugie miejsce, więcej z tego wyścigu, z tego turnieju wycisnąć nie mogliśmy. Idealny scenariusz, idealna realizacja. Bartosz Zmarzlik na prowadzeniu, na pierwszym miejscu. Dopisuje wiele punktów do swojej punktacji generalnej. A Dominik Kubera jeszcze troszkę nauki, jeszcze troszkę jazdy, więc to jest taka niezła sytuacja wyjściowa przed jutrzejszym turniejem chociażby. To ja już teraz mówię zupełnie oficjalnie jako Lubelak. Zapraszam państwa tutaj częściej, bo tu są rzeczy niemożliwe, nieprawdopodobne, niesłychane. Jest pięknie, a Dominik oczywiście
Bartosz fetuje swoje pierwsze miejsce. Bartosz fetuje to, że zaraz będzie liderem indywidualnym cyklu Grand Prix, ale w objęcia swoich ludzi wpadł Dominik Kubera, a teraz przed mnóstwem kibiców motoru będzie świętował swój największy indywidualny sukces w karierze. To jest jak zwycięstwo, to właściwie radość jest, myślę, podobna albo zupełnie inna, bo Bartosz Zmarzlik tych zwycięstw, tych wiktorii ma już tak dużo, że on cieszy się pewnie inaczej. On ma inne myśli w głowie, on ma, oczywiście nic nie musi, ale może. I kto mu zabroni zwyciężać w kolejnych turniejach czy w kolejnych rywalizacjach o tytuł mistrza świata? Absolutnie nikt mu tego nie zabroni, jak widać. Ta sytuacja jest dla niego bardzo, bardzo komfortowa. To dwa niebezpieczne momenty tego wyścigu. Przepraszam, na to należy zwrócić uwagę. Wszyscy widzą powtórki i ty będziesz je zaraz analizował, a ja widzę to, co dzieje się na torze. Jak we dwóch jadą tę rundę honorową, jak się przytulają, jak dziękują, jak pasja, szczęście sportowe bije od tych dwóch młodych przecież ludzi. Bartosza Zmarznika i Dominika Kubery. Coś pięknego. Dominik to właściwie wszystkich. Wszystkich zna. Wszystkich zna. Wszystkim musi podziękować, ze wszystkimi się cieszy. No to jest wejście, to jest piękny początek kolejnego etapu w już jakże utytułowanej jakby karierze i jak wiele ma już osiągnięć za sobą, ale myślę, że to jest dopiero faktycznie jego początek drogi. No to jest wielki wyczyn, dzika karta, nie zdarzało się to często, mówiliśmy jak daleko trzeba by się cofać, żeby dokopać się do dzikiej karty w półfinale, później w wielkim finale. Ostatni raz, kiedy zawodnik z dziką kartą był na podium, Polak z dziką kartą, to był wspomniany przez ciebie Bartosz Zmarznik, kiedy wygrywał w 2014 roku, był jeszcze w 2015, ale bez rok wcześniej pudła. Chyba właśnie 2013 Adrian Miedziński, aha, tak? W Toruniu, dokładnie tak. A tutaj Dominik Kubera pokazuje, że dziką kartą to powinien jeździć w każdym turnieju, no ale świetnie to zrobił. Startami, znajomością toru załatwił ten turniej. To nie jest proste, oczywiście. Teraz możemy mówić, zna tor, zna każdą ścieżkę. Start jest specyficzny, trochę twardy, więc on wie, jak tutaj się ustawić, ale wiemy, że wielokrotnie zawodnicy na własnym torze po prostu gubili ustawienia, gubili przyzwyczajenia, to się nie udawało, trudno było im wyciągać odpowiednie wnioski, więc wiele razy słyszymy takie jakby argumentacje na to, że się nie udało. Fredrik Lindgren, trzeci był dzisiaj, to jakby kogoś interesowało, Bartosz Zmarzlik, wiadomo, że Polakom poświęciliśmy całą uwagę. Bartek, congratulations, you've proven yourself again, third win in a row, that must be fantastic feeling and you are now leading in the World Championship. How does it sound? Hello Lublin! No siema, trzeci wygrany turniej przez Bartosza Zmarznika z rzędu. Of course, the today so also not so bad, I'm very happy because nie było źle dzisiaj, jestem szczęśliwy, cieszę się, że wygrałem, czułem się dobrze, ale season so long and I all the time looking for the future and this is for me so very important. Cały czas patrzę w przyszłość, for me so historia. Dzisiaj było fajnie, ale to już jest historia, błyskawicznie przestawiam się na myślenie o tym, co przede mną. Dziękuję za wsparcie i do zobaczenia jutro. No jeszcze Bartosz musi uzupełnić te swoje wypowiedzi z angielskiego. I don't have to, I just can, yes? Or something. Nic nie mówię, bo nie wiem, czy słychać to, co niesie się z trybun przy Alejach Zygmuntowskich, czyli Zygmuntowskich. Dominik! Fredrik Lindgren i Dominik Kubera już stoją na podium. Każdy marzy o tym, żeby przejechać właśnie tym szpalerem, motocyklem po ostatnim wyścigu. 7 startów. Każdy z tych zawodników miał dzisiaj na tych swoich motocyklach. Te motocykle muszą być perfekcyjnie przygotowane. Jeszcze powtórka, więc tych startów naprawdę
ogromna ilość, to wszystko musi wytrzymać na najwyższym poziomie i jeszcze się sprawdzić w tym najważniejszym momencie, czyli wyścigu finałowym. I to się sprawdziło dla Dominika Kubery, dla Fredrika Lindgrena, no i przede wszystkim Bartoszowi Zmarzlikowi, który po raz kolejny staje na najwyższym stopniu podium. Ten żółty kask na podium, być może to nie jest przypadek, bo coraz częściej ten żółty kolor, jeden z kolorów jego ukochanego klubu, czyli Stali Gorzów, niebieski z żółtym, ten żółty częściej jednak wykorzystywany w ostatnim czasie, no ale to się komponuje idealnie z tym kombinezonem i z motocyklem w barwach niebieskich, więc to wszystko pięknie zamyka się w świetną klamrę, jeśli chodzi o Bartka Zmarzlika. No a jeszcze bardziej się cieszymy z tego, że obok ma z kim porozmawiać i musi teraz już przestać, bo mamy polski hymn. Fredrik Lindgren, Szwed uzupełniający polskie biało-czerwone podium w Lublinie. Wracamy do klasyfikacji generalnej. Bartosz Zmarzlik 83 punkty. 3 mniej ma drugi Artiom Łaguta, który także był w finale. Kolejny świetny występ Rosjanina. Maciej Janowski spada na trzecie miejsce, traci 10 do Łaguty, 13 do Zmarzlika, a Dominik Kubera ma punktów 18 w klasyfikacji generalnej przed Krzysztofem Kasprzakiem, przed Oliverem Berconem, Glebem Czugunowem, Janem Kwechem. 18 punktów za jeden turniej. Jakub Kępa, prezes Motoru Lublin, wręczył już jedną z nagród. Dominik Kubera dostaje jeszcze większą od Armando Castani, szefa światowego żużla. Jest głośno, jest wesoło, jest szczęśliwie, a proszę mi wierzyć, wiem, co oznacza rozweselony, uśmiechnięty, szczęśliwy, bawiący się Lublin, ale dzisiaj wszyscy grzecznie spać, bo jutro powtórka. Powtórka, ale dosyć późno, więc spokojnie, jeszcze spać nie trzeba. Wszyscy mają tutaj przecież dużo doświadczeń w tym, jak się bawić i na pewno to będzie widoczne i będziemy to słyszeć i wspominać jutro, więc jutro się spotykamy dopiero wieczorem. Jedynymi, którzy muszą przygotować się tak samo, jakby tego turnieju nie było, to są oczywiście zawodnicy. Piękne, okazałe puchary, oryginalne. Specjalnie projektowane, wiesz, wykonane, wyciosane. Ten za pierwsze miejsce wręcza prezydent miasta Lublina, pan Krzysztof Żuk. To jeszcze nowy stadion i już będzie wszystko super. Bartosz Zmarzlik wygrywa. Ciężki chyba. Ciężki. No ale to jest waga ciężka, więc wypadałoby, żeby puchary były również dostosowane do tego, co osiągnęli dzisiaj zawodnicy. To jest ogromny sukces tej trójki. A Dominik jakby z największym doświadczeniem, jeśli chodzi o tę czynność. Zajęliśmy się tutaj, omawialiśmy wszystko to, co działo się pod sportowym, ze względu na sportowe aspekty. To było możliwe dzięki temu, że prezydenci się dogadali. Wielkie dzięki dla Wrocławia. Tak, jeszcze jest. Raz temat tej plandeki, no bo Torek przetrzymał to dzięki tej pożyczce fenomenalnie. Dobra, co tam plandeki? Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera na podium pierwszego historycznego turnieju Speedway Grand Prix w Lublinie. Pudło uzupełnia Fredrik Lindgren Zmarzlik, liderem cyklu Grand Prix. Bartosz Zmarzlik, wydawało mi się, że polał tym szampanem swoim po pucharze dla najlepszego zawodnika świata, więc on nic nie musi, ale woli się kręcić. Parę kropel tam zostawię. Woli się kręcić tuż obok, bo czuje coraz bardziej i tutaj nikt mu tego nie zabierze. I nie może być inaczej. On czuje tę radość, on czuje prędkość, on czuje się świetnie na torze. Wszystko przygotowane, telefon w rękawie. Mam nadzieję, że dopiero teraz go tam wsadził po wyścigu, a nie jeździł z tym telefonem choćby w wyścigu finałowym. Ale niewątpliwie no to jest obywatel świata, przygotowany na wszystkie okoliczności i
pięknie zorganizowany. Coś fantastycznego. Uśmiech, radość, wielki sport, wielka determinacja, wielka walka o chwałę pod biało-czerwoną. Cudowne są takie wieczory, nigdy się ich nie zapomina. Wygrywa reprezentant Polski Bartosz Zmarznik. Drugie miejsce reprezentant Polski jadący z dziką kartą Dominik Kubera. Na podnośnikach płonie raca, trzeci Lindgren. To wszystko starali się Państwu barwnie przedstawić. Krzysztof Cegielski, do jutra. I Tomasz Dryła, do jutra. A teraz jeszcze do studia. Jesteśmy oczywiście, bo tak spoglądałem trochę tutaj na Marka Cieślaka, trochę tak widziałem tam takie kotłujące się łzy, trochę wzruszenie było. No, nie da się ukryć, bo jak przeżywamy takie piękne chwile dzisiaj, Bartek nas przyzwyczaił już do tego, co robi. To już jest normalka. On wygrywa i koniec. Ale to, co Dominik dzisiaj jako człowiek z dziką kartą. Z dziką kartą, ale nie dziki. Ale był miejscami dziki, to tak fajnie dziki. No, ale my tak jak z Tomkiem rozmawialiśmy, prawidłowe decyzje podejmował na torze podczas jazdy i to bardzo cieszy. No, Bartek, cóż, ręce same składają się do oklasku, bo te jego ataki w tych pierwszych biegach i w ogóle to jest kunszt po prostu jeździecki. Kunszt jeździecki, ale właśnie chciałem zapytać, bo mówiłeś o tym, że was coś łączy, tak, z Bartkiem Zmarznikiem, że macie, to może... to już parę ładnych lat, bo Bartek kiedyś widział u mnie moją papugę, no i zapragnął mieć taką samą, no i ma. Ma od jak dawna? Nie, no już kilka lat mam, bo te papugi żyją, ho, ho, ho. Także łączą nas ptaki, no i rower. Tylko on jeździ na Giantie, ja na Treku, ale to się może zmienić. To się może zmienić. Tomek, to przeanalizujmy sobie ten wyścig finałowy z udziałem Bartka Zmarzlika. Poprosimy o analizę tego wyścigu, bo faktycznie Bartek, goni cię, Tomek. Dzisiaj 13 wygrana, ty masz 22, jeszcze trochę masz przewagi, naprawdę. Jeszcze trochę, ale już się boję, co będzie jutro, tak? No tak, ja też się trochę boję, bo dzisiaj trzecia wygrana z rzędu, to... Znakomicie pojechał Bartek. To a propos tych cyfr, to tak, trzy wygrane z rzędu miał między innymi Jason Crump, 4 miał Tony Rickardson, ale wszystko przed Bartkiem, jutro może być, ale jedziemy teraz i analizujemy ten finał. Tak jak myśleliśmy, zrobił start zero-jedynkowo, bardzo dobrze puścił sprzęgło, powtórzony bieg nic jemu nie zmienił w myśleniu i w tym, co chciał zrobić. Jechał szybko, dobrze, według prawideł. Tomek, wiesz co, ja muszę ci przerwać, bo tutaj przyjechał Bartek Zmarzlik, żeby ci żebyś chyba pogadać z tobą i podzielić się tą radością. Tu podjechał do naszego studia Bartek Zmarzlik. Mam nadzieję, że za chwilę z Bartkiem będziemy tu rozmawiać i wrócimy do tej analizy. Powiedz mi jeszcze, bo tak teraz jak Bartek tu podjechał, to jeszcze będziemy analizować, dobrze, możemy jeszcze raz to... Powtarzamy, czyli start zero-jedynkowo, widzimy jak był przygotowany, dobrze, szybko, bez jakichkolwiek poprawek. Potem ten motocykl już po tych biegach jest tak na tyle doregulowany, tak jest dobrane powietrze, temperatura, zapłon, dysza. Wszystkie te rzeczy, które są potrzebne i podczas tych 5 startów jest szukane. Bartek jest absolutnie najszybszy, wykorzystuje każdy centymetr toru. Jedzie po krawędzi odsypanego, czyli to przednie koło jedzie po twardszym, tylne koło jedzie po tym przyczepniejszym. I tak naprawdę już jest daleko z przodu i nie musi się obawiać, nie może tylko zrobić błędu. Natomiast Dominik Kubera napędza się, szybko jedzie, wykorzystuje tor, jedzie dzisiaj po raz pierwszy w tak dużych zawodach na tym torze. Przez tak krótki czas umiał się doregulować w tak trudnych zawodach, z tak trudnymi zawodnikami. Trudnym torze, mimo że jest u siebie, tak, prawda? Tak, tutaj wiemy jak mistrzowie mają, jaki mieli kłopot dzisiaj, problem z dopasowaniem. Widzimy, że Laguta jedzie czwarty, przecież on był w początkowej fazie jeden z szybszych zawodników. Co to znaczy zmiana pogody, tych parę minut, które się zmieniają i ta regulacja, która ucieka. Oczywiście wielki sukces dwóch Polaków, mam tutaj na myśli region leszczyński, bo przecież on stamtąd się wywodzi, czyli gratuluję tym wszystkim, którzy jemu pomagali
i dzisiaj pokazał, że jest... To wielki dzień absolutnie dla Dominika Kubery. Absolutnie dla tych, którzy jemu pomagali przez te lata, tak? Więc, bo to nie jest tylko zawodnik, to jest cała część teamu, ludzi. Całe życie od maleńkiego, tak? Więc no, wielkie święto dzisiaj. Dominik Kubera, który jak ty zostawałeś mistrzem świata, to Dominik Kubera miał dokładnie 11 lat. Ale panowie, przerywam wam, bo przenosimy się do Łukasza Bęca. Tam właśnie Dominik Kubera, który przed tygodniem był u nas w studiu we Wrocławiu, a dzisiaj jest w Parku Maszyn. Gratulacje, Dominik. Prawdopodobnie nazwisko Dominik Kubera teraz rozpala portal Wikipedia i tam będzie kilka smaczków dopisanych. Domin, szacunek, bo powiedziałeś mi coś przed półfinałem, że ja muszę, Łukasz, coś znaleźć, coś specjalnego, że tutaj niby wszystko idzie dobrze. Miałeś wiele rad od wielu ludzi w tym parkingu, a na koniec zdecydowałeś sam. I co zdecydowałeś? No to, co myślałem, że za dobre cały czas. Ten motor troszeczkę gdzieś tam, bardzo mocno go puszczałem z tego startu, żeby dobrze dojechać i musiałem znaleźć takie ustawienia, gdzie uda mi się dojechać jak najszybciej do wyjścia w łuk. Wiedziałem, że z czwartego bardzo dobrego dzisiaj jest Bartek, więc czułem po prostu, że gdzieś ucieknie do przodu, a... Bartek nie dość, że w finale ja był cały czas przy tobie, to jest i tutaj cały czas. No dokładnie, tutaj cały czas podsłuchuję i w Szwecji tutaj razem jeździmy, więc... Nie no, jestem na maksa szczęśliwy tutaj. Przed zawodami byłem jakoś dziwnie spokojny tutaj, totalnie. Potraktowałem to jako zawody szkoleniowe, żeby dobrze się pokazać, potrenować starty z najlepszymi, a jak było widać, no te starty dzisiaj nie były najgorsze. No nie najgorsze, stary, jak ty startowałeś, to pół parkingu odwracało głowę, jak można tak puścić klamkę. No ale po puszczeniu klamki jeszcze jest 35 metrów tutaj w Lublinie, żeby dojechać, więc dalej też trzeba wykonać dobrą robotę. Ja dzisiaj chciałbym strasznie podziękować tutaj wszystkim, którzy mnie wspierali za tą nominację, wszystkim sponsorom, że tutaj ze mną są, mojej rodzinie, mojej dziewczynie, że wszyscy mnie tutaj wspierają, a zwycięstwo chciałbym zadedykować mojej zmarłej mamie, która na pewno gdzieś tam nade mną z góry czuwa i dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, Dominik. Nie będziemy dalej pytać. To miało być ostatnie pytanie. Dominik, sam łączymy się i jeszcze raz szczerze gratulujemy. Dominik Kubera. Dziękuję. Dziękujemy. Trochę mnie tu złapało, nie ukrywam, bo faktycznie wszyscy gdzieś tam słyszeli o tym, w jakiej sytuacji był Dominik Kubera, prawda, i że to też nawet kiedyś żeśmy rozmawiali po tym, co się wydarzyło i mówi, że się trzyma, tak, że to jest faktycznie trudny czas bardzo dla niego, ale nawet sam mówił, że w pewnym momencie, że tak myślał, że może być gorzej. Fajnie, że to przekuł na ten sukces. No i co? No my to już w takim razie szybciutko wracamy do Parku Maszyn, bo tam zwarty i gotowy Bartosz Zmarzlik. I Łukasz, nie, Karolina, będzie Karolina, tym razem. Oczywiście będzie Karolina. Dziękuję, Marcin, za głos. Bartosz, wielkie, wielkie gratulacje. Trzeci raz z rzędu, i teraz przed chwilą rozmawiałam z twoim tatą, był bardzo wzruszony, mówi trzeci raz z rzędu. Ja mówię, to co, jutro czwarty? No, nie wychodźmy tak w przyszłość i w ogóle trzeba robić swoje, tak jak nadal mówię. Chociaż teraz bardzo się z tego względu cieszę, że wygrałem taki trochę cykl historyczny teraz, bo po raz pierwszy raz w Lublinie, także bardzo się z tego miejsca cieszę. I co, no, co nam zostało? No, jeszcze zostało nam wiele pracy i żeby podejść do tego dalej tak, jak podchodzimy na luzie i z głową pełno trafnych właśnie decyzji. Zaraz tutaj zobaczymy bieg finałowy, więc możesz pobawić się teraz tutaj w komentatora i przeanalizować nam to, co tutaj wyprawiałeś. Tak, troszeczkę pierwszy moment zepsułem, bo troszeczkę zły, że tak powiem, luz w sprzęgle ustawiłem i troszkę mnie za bardzo podniosło na pierwszym momencie startowym, aczkolwiek potem motor miałem ustawiony, że tak powiem, trochę na zero, że wiedziałem, że jak wygram start, to po prostu, aby tylko trzymać nawet pół gazu, a jechać po prostu bardzo dobrze i pilnować, by łańcuszka, opona, nic się nie stało, bo szczerze do ataku on troszeczkę nie był, bo on troszeczkę nie był cały czas za słaby był, aczkolwiek bardzo dobrą prędkość rozwijał, jak nic mu z przodu nie przeszkadzało, także bardzo mocno się cieszę i dziękuję wszystkim naprawdę, którzy mi pomagają w chwili nie tylko obecnej, bo to jest tak jakby proces tego wszystkiego złożony i świetny, że tak powiem, kontakt z panem Danielem Kowalskim i z panem Rysiem Kowalskim, który ułatwia to wszystko, ponieważ
trochę może dzięki nim też, nie trochę, tylko na pewno podchodzę ze schłodniejszą głową, bo ja lubię rozmawiać o tych motorach, o tych wszystkim i oni mnie troszeczkę nakierunkowują, za co im serdecznie mocno dziękuję, ale również też moim chłopakom w teamie, którzy naprawdę, tak jak dzisiaj po każdym biegu mieliśmy dosłownie takie same odczucia, dosłownie takie same korekty chcieliśmy robić i z biegu na bieg. Gdzieś tam te dwójki, jedynki, to już my też zaczęliśmy troszeczkę szukać rzeczy w drugą stronę, że co, aby co się działo z torem, żebyśmy byli na to gotowi i gdzieś tam te traciłem punkty, ale byłem gotowy na półfinał i na finał poprzez taki tok myślenia. A czy dzięki Tomaszowi Golobowi też, bo dziękowałeś mu teraz tutaj na drugim łuku, jego obecność też dodała ci tutaj dzisiaj oczywiście, trochę oczywiście, że tak, bardzo się ucieszyłem, gdy go zobaczyłem i to możesz teraz gdzieś tam szczerze na social mediach najpierw się dowiedziałem, że on dzisiaj tu będzie i mówię, ale taka super, fajnie będzie jeździć przy tak jakby swoim mentorze i przy takiej osobie, na której zawsze się wzorowałem, dużo uczyłem, która się do mnie, do mojej osoby bardzo mocno otworzyła i dużo rzeczy mi bardzo opowiedziała, do której dzisiaj rzeczy funkcjonują, za co dziękuję bardzo i ciśniemy dalej. Czyli podsumowując, Bartek, ty jesteś dzisiaj zadowolony tak w pełni, czy jeszcze gdzieś tam masz do siebie jakieś problemy i czy podobnie jak Dominik Kubera, też na takim dużym spokoju dzisiaj przystępowałeś do tego turnieju? Tak, myślę, że zachowanie miałem takie jak zazwyczaj przed Grand Prix. To ciśnienie bardzo zeszło po mnie w pierwszym biegu, bo wiedziałam, że nie muszę skakać jakoś po motorach czy coś w tym stylu, bo wiedziałam, że bardzo dobrze się czuję i po prostu wdrażaliśmy swój plan, który wypalił w 100%. Podejrzewam, że Antek też oglądał ciebie, bo pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy, mówisz, że nie, no jak Antek ogląda, to ja nie mogę jechać lipy. No dlatego wstydu nie mogę przynosić małemu synkowi, bo... No bo jak to tak, żeby tato jeździł gdzieś tam z tyłu. Gratulacje wielkie, Bartek. Dziękuję bardzo. Prosimy o powtórkę jutro. Trzymajcie kciuki. Dziękujemy bardzo. Bartosz Marsyk, jak go słuchałem, to miałem wrażenie, że nie wygrał, może, że był drugi, że trzeci, bo tak się srogo też oceniał. Ale wydaje mi się, że to chyba też tajemnica sukcesu Bartka z Marslika, że to czy Tomek cały czas jest tak, że po zawodach gadacie, czy trochę jest teraz, musi Bartek sobie radzić sam? Ja myślę, że ta tajemnica, o której się nie mówi, to jest to, że Bartek ciężko pracuje z całym teamem, z rodzicami, ze sponsorami, którzy mu pomagają i to jest chyba cała tajemnica. Natomiast czy ktoś zadzwoni więcej, czy nie, to nic nie zmienia. Tak? Ale moje pytanie jest, czy dzwoni, czy nie? Czy trochę to się skończyło po tym, jak dwa razy został mistrzem świata? Nie, nic się nie skończyło, natomiast Bartek, żeśmy dzisiaj, w tym roku na początku, żeśmy ustalili pewne rzeczy i ja powiedziałem Bartkowi, Bartek, jesteś na tyle już doświadczony, już nie patrz się na kogokolwiek, na mnie. Ja jestem z boku, tak jak pewnie jego rodzice i się cieszymy z tego, że zwycięża. Oczywiście lubimy rozmawiać nie tylko o jeździe, o innych rzeczach, które nas cieszą, a przede wszystkim Bartka i tak naprawdę to ja teraz już mogę wyciągać wnioski, uczyć się, zapisywać, tak, co robi Bartek, jak on podchodzi do kolejnych startów, meczy. I to jest już na czyli tyle. Ty bardziej, ty teraz obserwujesz Bartka z Marslika i tak troszkę tutaj też patrzysz. No tak, to jest też dla mnie nauka. Tak jak patrzyłem na Hansa Nielsena, potem pewnie młodzi na mnie patrzyli. Bartek teraz jest dwukrotnym mistrzem świata, więc jakby teraz już jakby trzeba podglądać to, co jeszcze on wdraża. Ja widzę mnóstwo rzeczy, których ja nie robiłem, tak, a Bartek już to robi, więc jakby... Tutaj już należy to delikatnie wyciszyć i Bartek już podejmuje decyzje, które dają nowy etap w jego tym życiu takim dorosłym, tak? Jest jeszcze jedna rzecz, że jak do Bartka się dzwoni, a nie odbierze, bo jest na treningu, to oddzwoni. Tak. I zawsze to jest gość, który mimo, że jest dwukrotnym mistrzem świata i jeszcze był wicemistrzem świata i brązowym medalistą, to jednak jest normalnym facetem i tak dlatego tak mu wszyscy bardzo życzymy, bo żeby dalej zdobywał te tytuły, bo na pewno na to zasługuje. Tomek? To jest bardzo ważne, że mamy takiego w Polsce zawodnika, człowieka, który pokazuje znowu nowy trend, tak? Całej Europie i światu. Dzisiaj pokazał się Dominik Kubera z bardzo dobrej strony. Też powinien nakręcać tych młodych adeptów, którzy czy w regionie leszczyńskim, czy tak jak Bartek w Gorzowskim. Ale ja jeszcze jedną chciałbym na koniec może powiedzieć taką jeszcze raz i powtórzyć to.
Bardzo ważne jest, jacy ludzie Bartkowi pomagali, jacy byli, są i są ale nadal. Poczekaj, ja ci zaraz jeszcze jeden, bo chciałem was zapytać o jeszcze jedną rzecz. Tak. Bo to jest trzecia wygrana z rzędu Bartka z Marzlika. Dzisiaj wychodzi na prowadzenie, 3 punkty ma przewagi nad Artiomem Łagutą. Maciek Janowski traci do niego już 13 punktów. Czy jak dużą przewagę mentalną Bartek z Marzlik ma dzisiaj po takiej serii zwycięstw? Przecież ja na miejscu tych zawodników, którzy się z nim ścigają, to trochę by mi się nie chciało jeździć, no. No ja myślę, że tak nie powinno być, bo turniej Grand Prix jeszcze jest dużo. I dzisiaj, jeżeli Maciek, którego cenię bardzo jako zawodnika, dzisiaj mu nie szło, ale to po to się przegrywa, żeby się uczyć na tych porażkach. Ale można przegrać raz, drugi, ale tu jest seria, prawda? Dobrze, ale potem można wygrać. To cała sztuka polega na tym, żeby wstać z kolan. Żeby się pozbierać. Jeździliśmy tyle razy, prawda, te puchary. Szło nam jak... Ciężko. Pojechałeś jako Joker. I wygrywaliśmy, tak. Nie poddawaliśmy się. Tak samo dzisiaj ani Maciek nie powinien się poddawać, ani stawiać opór temu Bartkowi, któremu wszyscy życzymy, ale ten nie może się skończyć dzisiaj już rozdawanie medali. No jak? Maciek, prawda? Janowski, któremu składamy najserdeczniejsze życzenia. No szkoda, że się nie udało dzisiaj stanąć tutaj, być w finale przynajmniej na urodziny, ale Marek Cieślak mówi o tym, że jest tak sporo tych imprez. No popatrzmy, jest jeszcze Lublin, a później są pojedyncze w Molili turnieje, pojedyncze w Wojens jest Toliatti, no i później jest już Toruń, tak? W związku z tym wbrew pozorom to aż tak dużo tego ścigania nie ma. Na wytłumaczenie tylko można powiedzieć jedno, że ta punktacja jest w dwie strony, czyli Bartek w 3, można powiedzieć, eliminację odrobił całą stratę, tak? Więc w drugą stronę jakby na to spojrzał Maciek Janowski, też mógłby odrobić, ale pytanie, czy Bartek się pomyli, bo jak Bartek się nie pomyli, no to patrząc na to, co robi, to będzie mógł odrabiać po 2-3 punkty, nic więcej, tak? Więc to jest rzeczywiście trudne. W każdych zawodach Maciek Janowski powinien pojechać na 100%, być w każdym finale i czekać na to, co zrobi Bartek i wtedy na koniec tych eliminacji w Toruniu być może się okaże, że będzie dwóch Polaków jechać o tytuł, ale to jest ciężka, długa. Ja tylko jeszcze podpowiem dalej, że wtedy, kiedy się coś dzieje źle, tak? Trzeba po prostu wykonać większą pracę i być może Maciek Janowski musi to wszystko skorygować, zastanowić się na spokojnie i od nowa podejść do następnych zawodów już od jutra, tak? Już od jutra, zatem to co dzisiaj Lublin troszkę świętuje, ale oczywiście wszyscy czekamy już na to, co będzie jutro. Za nami pierwsze historyczne Grand Prix w Lublinie. Przypomnijmy, wygrywa Bartek z Marzlik, drugi Dominik Kubera. My musimy już kończyć. Dziękuję Tomek Golob, dziękuję, że przyjechałeś, ale dobrze, ostatnie słowo należy tutaj do mistrza, bardzo proszę. Chciałem powiedzieć całej Polsce, że w tym kraju jest człowiek, który też wyszukał, wynalazł, może nie wynalazł, bo Bartek jakby jest kierowany przez rodziców i swój team, ale jest człowiek, który się nazywa Władysław Komarnicki, który jako jeden z pierwszych ludzi, a ja byłem tego, przy nim byłem i to słyszałem, powiedział, że ten chłopak ma duży talent i warto by było jemu pokazać drogę. I twoje zadanie drogę. Było takie, że miałeś tutaj moim pomóc. Moim zadaniem było jeździć, natomiast nie zrobić krzywdy, a Władysław Komarnicki, senator RP, pan Władysław Komarnicki, jest dzisiaj najszczęśliwszym człowiekiem, bo to jest jego zawodnik, z jego klubu, z jego miasta i to jest człowiek, który pokazał mu drogę. Także panie Władysławie, życzę dobre whisky i dobre cygaro. No i cygaro. No dobra, to w takim razie po tym to kończymy bardzo serdecznie. Tomek Golob, dziękuję, bo to też takie, nie ukrywam, takie było moje marzenie, żeby właśnie tutaj Tomek Golob, Hans Nielsen, żebyście byli tutaj razem z nami. Fajnie, że to się udało. Dziękujemy bardzo. Marek Cieślak, który przyjechał rowerem, z rowerem tutaj. Nie rowerem, ale z rowerem. I jutro będzie jutro jest
Jutro jest pogoda, trzech enerów. No właśnie, czyli jutro będzie jakieś, ile? 70 kilometrów jutro będzie? A, czy nie? Nie wiem, nie znam tu dróg. Tak. Jasne, Marek Cieślak, który będzie jutro. Jutro będzie też Michał Łopaciński, będzie Krzysztof Cegielski i Mirek Jabłoński, który skomentuje razem z Tomkiem Dryłą. Natomiast dzisiaj w Parku Maszyn pracowali również Łukasz Bęc, Karolina Wieszczycka. Oni zostają absolutnie. Jeszcze taką ciekawostkę chciałem powiedzieć, że dzisiaj na stadionie w Lublinie byli nawet, były osoby z Gruzji, które oglądały po raz pierwszy właśnie zawody Grand Prix. Zatem dziękujemy, to był cudowny wieczór, choć chłodny, ale cudowny wieczór tutaj w Lublinie. Bartosz Marsik wygrywa, jest liderem klasyfikacji generalnej. Tomasz Golob, Marek Cieślak, jeszcze raz dziękuję. Marcin Majewski, dziękujemy bardzo. No i oczywiście liczymy na powtórkę jutro, że będziecie również Państwo z nami. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dobranoc.